Siemanko drodzy widzowie, jest to Trybuna Ludu. Dzisiaj gość wyjątkowy, Tomek Sarara. Siemanko. I co, żeby nie przedłużać, bo pytań jest dużo, czasu jest mało, jak to zwykle przy Trybunie bywa. Zaczynamy. Pobije rekord czasowy? Wątpię, kurde, masz do kasta chyba 5 godzin siedział. Nie, to nawet go nie chcę pobić, nie, że zaraz mamy zwycięzcę. Tomku, czy miałeś w swoim życiu problemy z prawem związane z tym, że kogoś pobiłeś? Nie. Jakoś bijemy to tak, żeby nie było śladu. Nie ma później problemów. Na szczęście nie. Czy jesteś typem człowieka, który lubi, jak się go boi? Nie, właśnie w ogóle nawet nie lubię, jak się ludzie mnie boją. Nawet mnie to często załamuje, że ludzie się mnie boją. Jestem osobą bardzo sympatyczną, pozytywną, ale czasem pierwsze wrażenie ludzi dość mocno paraliżuje, więc to ogólnie nie chcę, żeby ludzie się mnie bali. Choć czasem tak jest. Wiesz, kiedy na przykład to robię? Jak chodzę bez maski i wiem, że ludzie ze strachu na przykład boją mi się zwrócić uwagę i to wtedy jest zajebiste. Czy zrobiłbyś sparing z najlepszym zawodnikiem z białym pasem w brazylijskim jiu-jitsu? Z białym pasem, ale najlepszym. No, to o mnie mowa. O kurwa, tak? No to biorę to. No dobra, żeby nie było, że mi mięknie rura, to biorę, nie? Czy przez to, że trenowałeś w TSW, miałeś jakieś nieprzyjemności na mieście? Czekałem na to pytanie. Ale to kurwa, będzie jeszcze smutne. Pytanie numer ile? 4. Dokładnie. Myślałem, że trochę dłużej wytrzymam. Tak, muszę powiedzieć, że Kraków jest bardzo specyficznym miastem, że ja kocham Kraków, jestem w ogóle fanatykiem swojego miasta, ale kibice w naszym mieście dość mocno zepsuli jego PR, czego byłem wielokrotnie świadkiem. Jasne jest, że ja teraz nie podam ani jednej ksywy, ani konkretnej sytuacji, ale było też tak, że gdzieś tam w cudzysłowie musiałem się tłumaczyć, w cudzysłowie, bo ja nigdy się nie lubię tłumaczyć, jeśli nie zrobiłem czegoś złego, a podejmując pracę, tak to nazwijmy, pracę w klubie TSW, nie zrobiłem nikomu żadnej krzywdy, choć wiadomo, że gdzieś tam było to odbierane różnie, inaczej. Coś tam było, no i trzeba było sobie umieć w tej sytuacji poradzić. Ale nie na zasadzie, że gdzieś przez pochyloną głową, kurwa, kogokolwiek, za cokolwiek przepraszam, tylko muszę czasem swój punkt widzenia stawiać. Bardzo często ludzie mieli do mnie pretensje o to, co robię, z kim robię. Tłumaczy się, że wykonuję moją pracę, że jeśli nie chcesz, kurwa, żebym pracował dla kogoś za te pieniądze, które zarabiam, to daj mi te same pieniądze, żebym tego nie robił i ja tego nie będę robił, nie ma najmniejszego problemu, ale nie lubię, kiedy mi ktoś mówi, gdzie mam zarabiać pieniądze i w jaki sposób. Czy dużo jesz? Ile je ktoś, kto regularnie ćwiczy sporty walki? Czy dużo jesz? Ile ktoś, kto regularnie ćwiczy sporty walki? Ja właściwie wbrew pozorom nie jem dużo, a jak już zaczynam jeść, to właśnie jem nieregularnie i dlatego chyba często właśnie problemy z tym moją nadwagą, ze smalcem. Bo wcale nie jem dużo i nawet mało tego, ja już wielokrotnie gdzieś tam nawet podejmowałem ten temat, żeby faktycznie sobie poradzić z tą swoją dobrą sylwetką, żeby zdobyć dobrą sylwetkę i byłem u specjalistów naprawdę różnej maści, nie? I byłem w ogóle u endokrynologa, do osoby, która się zajmuje całą gospodarką hormonalną. Mówię, proszę mnie przebadać, mówię, bo na pewno coś jest nie tak, nie? Mówię, to jest niemożliwe, że ja zapierdalam, że trenuję po kilka jednostek treningowych dziennie. Naprawdę potrafię trzymać tą michę i nawet jeśli to robię jak taki mnich, który gdzieś tutaj się trzyma w 100%, to ja otrzymuję jakieś tam 30%, mówię, jakiegoś takiego efektu. I mówię do lekarza, weź mnie tutaj, przebadaj, bo na pewno coś jest nie tak. Ja mówię, ja chcę zjeść dwie tabletki, być kurwa zdrowym, jeść maka, być pociętym, krata na brzuchu, dojebanym i znacie wszyscy te hasła. Przebadano mnie od stóp do głowy. Wszystko wyszło zajebiście dobrze, że nie ma żadnych problemów. Lekarka mi powiedziała, Tomek, twój problem polega na tym, że ty przede wszystkim jesz za mało. I dlatego właściwie jesteś gruby, bo nie potrafię, bo właściwie twój organizm czyta to tak, że cokolwiek zjesz, rzuca to do magazynu, czytaj do brzucha, no bo sobie już komórki do siebie między sobą gadają, nie wiadomo, kiedy ten wariat znowu zje, to weź tam wrzuć lepiej do magazynu, bo nie wiadomo, kiedy znowu będzie. Więc z tą regularnością jest trochę problemów, ale jest na to też jakiś pomysł. Nagrywałem piosenki dla naszej piłkarskiej reprezentacji. Jestem twoim wielkim fanem i chciałbym stworzyć specjalną piosenkę dla ciebie na wejście. Daj znać, czy jesteś przywiązany do obecnego utworu, czy mógłbyś go ewentualnie zmienić. Nie, ja w ogóle całe życie myślałem, że będę miał jakiś jeden kawałek, tak jak miał kurwa Rocky, wiesz, Eye of the Tiger, że będę wchodził całe życie, będzie się to z tobą gdzieś tutaj kojarzyć. A muszę powiedzieć, że jestem dzisiaj otwarty, w zależności od tego, co mi się w życiu dzieje, czy układa bardziej pozytywnie, czy negatywnie, to również taki kawałek dobieram do tego, co się dzieje w życiu. Więc jestem otwarty, ale jestem ciekawy o jaki to styl muzyki, bo nie ukrywam, że lubię hip-hop, no ale lubię jakieś dobre techniawki, no. Człowiek jest wychowany na różnych typach muzyki. W różnych klubach się stało. W Krakowie to Energy, co nie? Byłem, jasne, kurwa, swego czasu. Ja w Energy byłem piątek, sobota, wiesz, małolaty, nowa huta, wiesz, ja stamtąd się wywodzę, wiesz, gwizdki, białe rękawiczki, kurwa, i wszyscy jechali, to był ja pierdolę, ale był klimat, no. Co myślisz o Święcińskim, Jotko i tych innych parówkach? No powiedzmy sobie tak, ja też wywodzę się ze środowiska, powiedzmy, takiego osiedlowego, no i dobrze wiemy, że mają tutaj chłopaki jeden wspólny mianownik.
W ogóle świat zasad w dzisiejszych czasach dość mocno runął i w mojej głowie też, też dużo rzeczy pękło, co nie zmienia faktu, że nie zmienia tutaj mojego cały czas sposobu myślenia. No i co tu dużo mówić, każda z tych osób, które wymieniłeś, nie zachowała się tak jak trzeba, a ja lubię zasad, charakterne zachowanie, takiego tam nie było. Tomasz Wariacie, czy Krakowia nie ma do ciebie problemów? Teraz już nie. Dostajesz 100 koła za walkę na Fame MMA z Najmanem. Bierzesz? Biorę. Jasne, że tak. Czemu nie? Łatwe pieniądze. Chyba bym wygrał, nie? Nie wiadomo. No, mistrz WKU jest Marcin. Na przykład, no. No ale za stówkę bym takie wyzwanie podjął, nie? Czy sparowałeś z Miśkiem? Czy to prawda, że Zielak był blisko angażu w Federacji KSW? Chyba, kurwa, śmieję się, że był blisko angażu przez Federację KFC. A to właśnie tak napisali, wiesz? Chyba tak, KFC napisali, no. KFC? Tak, czy to no, prawda, że tak. Aż nie mogę się w to uwierzyć. Nie, zobaczyłem, ale trzy litery tak, z daleka. Jemu było bliżej do KFC niż do KSW, to na pewno, nie? A czy sparowałem? Ja z chłopakami się znałem, lubiałem, gdzieś tam miałem okazję też z nimi trenować, więc ciężko nazwać to sparingiem, ale jakąś taką, powiedzmy, klepanką. No, były takie aspekty. Właściwie każdy mój trening, kiedy prowadzę, to bardzo rzadko odbywa się bez samego elementu walki i niekoniecznie musi być to sparing na pierdalanka, ale dużo zadaniówek, także na pewno, tak, były takie momenty. Co byś zrobił, powiedział, gdybyś spotkał w ciemnej uliczce pana Sławomira Dubę? Where is my money? Czy chciałbyś zobaczyć walkę Różal kontra 7 Balasów i 8 Wychodków na gołe pięści? Znaczy ja wiem, chyba niespecjalnie. Już powiedzmy sobie tak, lubię samą walkę dla walki i nie potrzebuję tu jakichś specjalnych, nie wiem, kurwa, ekstra nowych zasad, 15 na 2 i tak dalej. Lubię Różale, jego walki i niekoniecznie potrzebuję tu ubierać jakieś tutaj, kurwa, cyrkowe zasady. Co sądzisz o Fame MMA? Dalej gdzieś tam, no powiedzmy sobie, że na sercu chyba boli, że faktycznie taka organizacja potrafi zrobić tak duży sukces, oparty na naszej robocie, powiedzmy z zawodnikami nie z naszej branży, ale to po prostu jest, chciałem powiedzieć, było, jest i będzie. Nie było, ale jest i będzie. I tutaj moje obrażanie się nic na to, no to nie wpłynie po prostu, to jest nowa rzeczywistość, dość ciężko się w niej odnajduje, ale tak, no... No jest ten projekt i powiedzmy sobie, przestaję go w ogóle w jakiś sposób czy też negować, czy hejtować. Próbuję się do niego przyzwyczaić, a na razie nie jest łatwo, ale próbuję, no. Mógłbyś zawalczyć z Różalem? Mógłbym. No jak chciałeś raz chyba, co nie? Znaczy mógłbym, bardziej jest co inaczej. Za każdym razem walki bratobójcze i może, mimo że Różal nie jest mi jak brat, to z moim serdecznym kolegą. Za każdym razem serdecznie go pozdrawiam również z tego miejsca. Więc na pewno nie jest tutaj pierwszy na liście życzeń, ale powiedzmy, że dałbym się kupić na taką walkę. Ulubiony polski raper? Kurczę, kilku, ale chyba powiedzmy, że gdzieś tam powiedzmy zacznę od Palucha, ale na tym piedestale również bym tam postawił paru innych. Czy byłbyś chętnym na walkę z Izu Ugonochem w KSW? Byłbym, potrzebuję na to troszeczkę czasu, ale byłbym chętny. Tomek, czy kiedyś jakiś cwaniak myślał, że jesteś leszczym i chciał cię pokazowo poskładać? Nie, chyba nie. W mieście wszyscy wiedzą, kim jestem, że nie. Jak się czujesz po sparingu z mistrzem Europy WKU? Może być to jak odpowiedź? Wolałbyś usiąść do stołu z konfidentem czy z mordercą? Ja pierdolę, skąd wybierzecie te pytania, nie? Skąd wybierzecie te pytania? Nie wiem, lubię wszystko gdzieś tam rozgraniczać bardziej szczegółowo. Kto kogo zabił, kto kogo sprzedał, może to wtedy łatwiej byłoby mi podjąć decyzję. Pokaż zdjęcia, jak wyglądałeś mieszkając i trenując w Holandii. Zapraszam na moje social media, myślę, że zwłaszcza na Facebooku, bo wtedy jeszcze nawet nie było Instagrama. Ale na Facebooku jest parę takich zmianek, ale gdzieś tam może coś opublikuję. Poproszę Kamila Wikinga Janika, kurwa, który ma czarny pas, w przeprowadzanych relacjach. Kamil, rzucić jakąś relację gdzie ze zdjęciem z Holandii? Gościu. No, to bądźcie czujni, stay tuned. Proszę, żebyś poszedł, już, wystarczy Kamil. Telefon już się ładuje. Czy nie obawiałeś się, że Misiek może cię pomówić? Nie miałby o co mnie pomówić, nie? Tylko że powiedzmy sobie, że dzisiaj możesz się bać o to, czy sobie ktoś czegoś na ciebie nie wymyśli, ale ja na szczęście sobie nic nie wymyślił, także ja akurat też mam czyste sumienie w tej kwestii. Co byś zrobił, gdyby podczas niedzielnego rodzinnego spaceru w przepięknym krajobrazie wyskoczył nagle Marcin Najman w samych slipkach i chciał cię obalić? Ja pierdolę. Zmień dealera, no. Czy możesz dotrzeć do Daniela Dowdy i przeprowadzić z nim wywiad? Daniel Dowda, Szczecin, chyba MMA, początki KSW. Tak, no to widzisz, no to pewnie bym mógł, skoro jest to Szczecin, to pewnie tutaj również z grona... To mi się wydaje, że Szczecin. Michał Mateli, także przepraszam w ogóle, że nie wiem, nie, kto to jest, ale
Zresearchuję tę postać i zobaczymy, co się wydarzy. Siema. Czy Wojtek z KFD był dla ciebie inspiracją do nagrań odcinków z opowieściami i historiach z bramki? W ogóle nie był, w ogóle powiedzmy sobie tak, ja dla mnie cały czas środowisko YouTube'a, nie powiem, że było nowe, bo oczywiście z niego skorzystałem, ale odkąd zostałem oficjalnie YouTuberem, to zacząłem trochę mocniej się temu przyglądać. Nie był dla mnie na pewno inspiracją, ktoś zaproponował mi tutaj chłopaki, którzy tworzą ze mną spółkę, również ich pozdrawiam. Podali taki przykład Tomek, bo jest taki Wojtek z KFD, faktycznie robi takie pojazdki, chcielibyśmy zrobić coś w podobny desce, plus rozwinąć ten kanał na inne horyzonty, ale było to gdzieś tam jako przykład, nie jako inspiracja. Czemu śmiałeś się za kopa z Batrą? Bartek Batra ma swój klimat i gdzieś tam ma parę osób na celowniku. Ja z racji, że z Bartkiem się bardzo lubię i trzymam, to gdzieś tam lubię złapać ten jego klimat, nie? Może nie pytanie, ale po prostu stwierdzenie, że Tomek ma zajebisty kanał na YouTube. Historyjka z chuligańską ekipą domofoniarzy i reakcja żony po wejściu do Tomka, poezja. Pozdrawiam, kibic ruchu Chorzów. Pozdrawiam serdecznie. Jak byś widział walkę Sarara z życiową formą versus Różal w życiówce? Z życiową formą, czyli taką rozumiem, kurwa, niekoniecznie... Nie wiem. W sztosie, nie? Albo... Nie wiem, powiem ci tak, że ja już dość dużo walk byłbym w stanie podjąć, mówiąc o walce w stójce. Na samej rutynie, mało osób wie, ale ja bardzo dużo do wielu walk wyszedłem w bardzo średniej dyspozycji, ale jako rutyniarz, jako taki naprawdę dobry koneser jest na dużym przeglądzie, na doświadczeniu, potrafiłem sobie radzić w tej takiej, nazwijmy, życiowej formie, czyli pewnie niekoniecznie sportowej. Czy z Marcinem sobie poradził? Nie wiem, do walki bym nie wyszedł, bo ja to lubię. Jak goniłeś tego gościa, który uciekał z burdelu, to co sobie myślałeś odnośnie swojej szybkości? Nie było myśli o tym, że trzeba robić więcej interwałów? Pozdrawiam i trzymam kciuki, że Sarara wjedzie jeszcze na salony. Po pierwsze, to nie był burdel, to był klub GoGo. To proszę mi tutaj nie ubliżać moje ulubione miejsce pracy, którego już akurat co więcej nie ma. Co tam? Cudownie. Tak, ja sobie tak pomyślałem. W ogóle ja wtedy miałem mnóstwo myśli, nie? Tak sobie biegnę za tym typem, w ogóle patrzę, on mi odchodzi. I sobie tak od razu myślę, ja pierdolę, wyjebię mnie z tej roboty, nie? Przecież ten kurwa szef się załamie, ten Sarara przychodzi, kurwa, tylko siedzi, gra na telefonie, nawet chuja nie potrafił dogonić i mu uciekł. I wtedy mówię, nie, no, mówię, naprawdę on mi odchodzi, mówię, muszę go kurwa zastrzelić. Ale go nie trafiłem, no i patrzę, duże zamieszanie dookoła, patrzę, mówię, moje cardio wygrywa, patrzę, on wie, zwalnia. I tak widzisz, że ktoś łapie kryzys, to ty nagle nie wiadomo skąd, ale dostajesz ekstra mocy. Dojechałem go w ogóle ostatnio, nawet sobie niedawno naprawiłem zegarek, który kurwa mi spadł, jak go tukłem, nie? Znaczy, kurwa, jak go tam, wiesz, jak go tam łapałem. Pierdolę, co ja gadam. Masz możliwość cofnięcia się w czasie. Co powiesz gościowi z ambasady, który nie dał ci wizy? Historia, którą badałeś na kanale. Jakich słów użyjesz? Jeśli to nie pomoże, czy najebałbyś mu, wiedząc, że nie poniesiesz za to konsekwencji? Kurwa, ja to naprawdę pamiętam. Cały czas ten widok mi nigdy nie zniknie, jak mi ktoś po prostu odmówił tej wizy. I wiecie, co z tym wszystkim najlepsze, czy też najgorsze? Ja nie byłem jakiś specjalnie wściekły, ja byłem po prostu załamany. Ja wyszedłem i się chciało, kurwa, ryczeć, nie? Ja w ogóle już jedną nogą tam byłem, ten, wiesz, Google Earth, kiedy już masz podane miejsce, gdzieś pijesz, ja mówię, kurwa, to mój hotel, pójdę tu, wejdę do tego sklepu. Ja tam byłem więcej niż jedną nogą, nie? To w ogóle to było jakieś kuriozum, że ja tej wizy nie dostanę. I po prostu z takim turbo nastawieniem, że przecież ja pierdolę tylko formalność, przecież ja jadę nie na robotę, tylko jadę na walkę, oni mnie tam muszą puścić i w tym momencie... Nie wiem, się do dzisiaj chcę ryczeć, płakać, jak sobie o tym pomyślę. To naprawdę jest taki, wierzę w takie momenty kulminacyjne w życiu. Jedziesz do Ameryki, ja byłem sparring partnerem z Tyrona Sponga, do trenera Henry'ego Hofta. To już pomijając, że ty jesteś dobrym kickboxerem, bo oni cię wyłowili, kurwa, z drugiego końca świata, przyjedź do nas. Przyjeżdżasz, cześć, jestem Tomek, kurwa, widzą, że jesteś normalnym typem, da się z tobą pogadać, pożartować, łapiesz kontakt, numer telefonu, cokolwiek się, gdziekolwiek później dzieje, ty dzwoń do Tomka, bo wiemy, że jest gościem sprawdzonym, to jest coś, co mocno wyhamowało mój rozwój, to uważam, że jest coś, co naprawdę dość mocną stopkę postawiło na rozwoju sportu walki kickboxerskich w Polsce, bo ja takich swoich kontaktów, z których ja w pierwszej kolejności korzystam, lubię później gdzieś tutaj otworzyć innym chłopakom, a to wszystko zamknęło się dla mnie, automatycznie zamknęło się dla wielu zawodników. Załamany byłem, kurwa, aż sobie mogę to mówić. A, daj jest mi się dalsza część tego pytania. O Boże. Założyłem, że mu najebałeś. Zdaję sobie sprawę... Kurwa, jak ja ciotę, ja miałem najebać, aż popłakałem, kurwa. Zdaję sobie sprawę, iż w dużej mierze kariera zależy od tego, jakie osoby spotyka się w swoim życiu, ale przede wszystkim od nas samych decyzji, jakie podejmujemy. Czy miałbyś wyrzuty sumienia, że go ogarnąłeś? Kurwa, takie było wielowiektorowe pytanie. Na samym końcu, czy ogarnąłeś? Czy ogarnąłeś go? Kurwa, ogarnąłem całą tą przede wszystkim sytuację, nie? Muszę powiedzieć, że naprawdę... Kurwa, naprawdę zrobiło mi to straszny szoszor w głowie, nie? Byłem tak mocno zajarany, to było moje marzenie, nie? Było moje marzenie w ogóle, o...
Ja pamiętam scenę właśnie na bramce w tym właśnie klubie Gogu, o którym rozmawiamy. Ja wtedy dostałem informację na Facebooku z tą informacją, że czytałem ją kilkukrotnie. Nie mogłem w to uwierzyć, że naprawdę dostałem taką wiadomość, spodziewałem się, że to jest fake. A tu nagle sprawdzam osobę, która mi to wysłała, faktycznie jest to gość ze sztabu takiego i takiego, zacząłem to na miejscu odpisywać. Nie, może nie odpowiadam wstydnie na pytanie, nie wiem, po prostu było to moje marzenie, kurwa. Ja tam, aha, mało tego. Ja miałem lecieć w ogóle na walkę w Las Vegas, do kasyna, nie? To też jest moje kolejne marzenie. Ja chciałem być, kurwa, w Las Vegas, w kasynie. W ogóle zawsze miałem taki swój American Dream i nie chciałem tam lecieć na budowę, zrywać azbest, tylko dostać szansę walki kickbokserskiej w Stanach, w Las Vegas, w kasynie. To był dla mnie sztos. Ja miałem tam zrobić worek pieniędzy. Ja z tym workiem pieniędzy miałem się przesiąść w inny samolot, z Las Vegas lecieć, kurwa, do Miami, być pari partnerem dla Tarana Smoga przez 4 tygodnie, za co miałem zrobić drugi worek pieniędzy. I w tym momencie, kiedy ja się dowiedziałem, że to się nie stanie, nie wierzę, do dzisiaj nie wierzę. Jeżeli obszedłeś jezioro, to znaczy, że jezioro zostało? Ogarnięte, korzystając ze słówka z poprzednim pytaniu. Na co bez sensu wydajesz pieniądze? Ja pewnie nie wiem. Nie wiem, właściwie z to staram się dość... Nie jestem w żaden sposób żyłą, ja bardzo często lubię albo... Lubię czy nie lubię, ale rozjewać pieniądze rozpierdam po prostu bez roztargnienia, ale to są jakieś takie pierdoły, na które mam nagle ochotę, ale staram się jako głowa rodziny, trochę Dorobkiewicz, mam dwójkę dzieci, to staram się dość roztropnie wydawać pieniądze i patrzeć, to gdzieś tam dość mądrze zarządzać tym budżetem, ale jak mnie poniesie, to król się bawi, złotem płaci. Szybko czy wolno? Nie no, szybko. Jakie masz natręctwo? Natręctwo? Nie wiem. Na brzuchu czy na plecach? Na plecach. Jak pachnie zwycięstwo? Zajebiście. Kocham zwyciężać. Nie? To jest tak, mówi się, że zawodnicy różnią się na UEFA. Jeden taki właśnie wykładowca mi powiedział takie mądre zdanie, że zawodnicy dzielą się na dwie różne, powiedzmy, grupy. Na tych, którzy się boją przegrywać, i ci, którzy kochają zwyciężać. Powiedział, ci drudzy zawsze zostają mistrzami. I ja sobie też to powtarzam, więc ja mam wyjebane na przegrane, ale kocham wygrywać. Kocham, uwielbiam to uczucie. Czego nie umiesz, a chciałbyś się naumieć? Latać samolotem. Prowadzić samolot. Nie, chciałbym kiedyś być pilotem. Czy Amerykanie wylądowali na Księżycu? Nie ma chuja, jestem fanatykiem teorii spiskowych, kurwa. W którym to roku lądowaliśmy? Nie wiem, w 69? Ja wiesz, to rozkminiałem, kurwa, gościu, i z Jankiem, i gościu, z Redem. Gościu, my, kurwa, wylądowaliśmy chyba w 69 i dzwoniliśmy do typa na Księżyc, a kurwa, pójdę, nie wiem, w góry, zadzwoń do mnie, nie ma zasięgu. A w 69 dzwoniliśmy na Księżyc. Kurwa, nie lądowaliśmy. Ale w drodze do Warszawy słyszałem, że teraz lądowaliśmy na Marsie, to już jest grubo. Czego się wstydzisz? Kurczę, niczego chyba tak nad wyraz mocnego, żeby mi to przyszło w pierwszej kolejności. Manual czy automat? Automat, jak zacząłem po raz pierwszy, tylko z mocnym silnikiem musi być automat, ale automat. Najdziwniejsza rzecz, za jaką ci zapłacili? O kurwa, aż ekran zgasł. Dobrze, że zgasł w odpowiednim momencie. Nie, no była tak dziwna, że ja nie mogę tego po prostu powiedzieć, nie? Powiesz mi po programie. Dobra, a w ogóle najpierw jest mi pytanie? Na pytaniu? 42. A mam jeszcze ponad 400, dobra. Ile miałeś szkód z OC w ostatnie 4 lata? Kamil Janik teraz jeździ moim samochodem, ostatnio go rozjebał, więc zostało wpisane w moje papiery, mimo że nie ja go rozjebałem, tak jest, kurwa, Kamil, spokojnie, ale była ochrona, spokojnie, była ochrona zniżek. A tak to ja rzadko walę dzwony. Rzadko, chyba nie miałem z OC swojego, no. Ktoś... Co? No nie jest to po prostu odpowiadam na pytania, no. Kiedy ostatnio oglądałeś porno? Kurwa, dzisiaj, co? Ja pierdolę. Pokonałbyś Janka Bochowicza? W stójce tak, uważam, że tak, no ale jest kotem, kurwa, jest mistrzem UFC, co ja bym się napinał. Słone czy słodkie? Słono-słodkie lubię mieszać. Na grubym czy na cienkim i ostry czy łagodny? Na cienkim, ostry. Jaki rozmiar mają piersi idealne? Tak jest, że się idealnie mieszczą w tej dłoni. O czym chciałbyś zapomnieć? Kurwa, ja bym o wielu rzeczach chciał pamiętać. Ja bym chciał nie zapominać tylu rzeczy, które zapominam. Może bardziej w ten deseń. Walenie czy delfiny? Walenie, jest tak. Co lubisz wąchać?
ładny zapach. Ja pierdolę, ale ciężko sobie to pytać. Dziwne to są, nie? Ile dni najdłużej się nie myłeś? Ja pierdolę. Nie wiem, kurwa, nie wiem. No po prostu nie mogę powiedzieć, że nie pamiętam. Będzie oznaczało, że się chłop kurwa tak długo nie kąpał, że nawet nie pamięta. Nie wiem, nie będzie to jakiś kurwa klimat obozowy, no myślę, że ze trzy, no nie wiem, chyba bym więcej nie wytrzymał, kurwa, sam się udusił. Karp smażony czy w galarecie? A, w galarecie lubię, no. Film, który oglądałeś największą ilość razy? W sumie z jednej strony można byłoby to odebrać jako pytanie, które oglądałem najczęściej, ulubiony film, ale nie oglądałem go najczęściej, o ostatnimi czasy. Króle, w ogóle Króla Lwa ostatnio, z synkiem również. Kiedy ostatnio napisałeś długopisem więcej niż jedno zdanie? No kurwa, niedawno chyba, nie jestem jakimś takim, nie wiem, tukiem, że nie potrafię pisać długopisem. No kurwa, dość często piszę pewne kwestie. Dokończ zadanie. Boję się, że... Wiesz co, mam jakieś takie chore loty, nie? Bo naprawdę ostatnimi czasy gdzieś tam męczą mnie, kurwa, demony, że wiesz, że boję się tragedii życiowej w postaci, żebym się dowiedział, że gdzieś moje dziecko ma jakąś ciężką chorobę, kurwa, czy nie daj Boże ja, i tu nie chodzi o mój jakiś tutaj egocentryzm, tylko jakoś tak zajebiście kocham swoje dzieci i całą swoją rodzinę, że nie wiem, boję się takiej po prostu rozłąki, na którą mogę nie mieć wpływu. W ogóle zajebiście nienawidzę tego uczucia bezradności, że nie jestem w stanie nic zrobić i tego się po prostu boję, że przyjdzie w życiu coś, a ja nawet nie będę potrafił temu sprostać czoła. Czego dawno nie robiłeś? Dawno nie odpoczywałem po prostu. Jak taka pozytywna osoba jak ty zachowuje się w obecności malkontenta? Ja staram się w życiu unikać malkontentów. Naprawdę nie lubię ludzi, którzy gdzieś tam narzekają. Sam właściwie często, jak mnie ktoś pyta, Tomek, co u ciebie słychać? Ja mówię, kurwa, zmęczony jestem. Więc od razu brzmi, jakbym malkontencił. Ale dość szybko z tego klimatu wychodzę, staram się unikać malkontentów, otaczam się ludźmi takimi pozytywnymi i naprawdę wtedy chyba jakoś to kurwa samo rozświetla moje życie. Czy dałbyś radę panu Dudzikowi z serii Anny Marii Wesłowskiej, próbującemu wyprowadzić cię do aresztu sądowego celem odbycia kary porządkowej wyznaczonej przez sąd? Czy dałbym radę? Dałbym radę. Uważam, że dałbym radę. Moja mama za każdym razem to ona do mnie mówi, jak ja zaczynam się z kimś kłócić i to wiesz, właśnie czemu pan nie nosi maseczki, ja zaczynam wtedy argumenty, kurwa, w ogóle uwielbiam to właśnie dyskusje na argumenty, nie? Więc ogarnąłbym to i moja mama zawsze do mnie, ty, mecenas, no weź mecenas, weź coś powiedz. Czy Gillespie żyje po hajkiku od Kevina Lee? Widziałeś tego haja? Chyba nie widziałem, bo musiałem gdzieś umknąć. No. Jak mocno się stresowałeś, gdy musiałeś pogadać z Mirkiem o zakończeniu współpracy? Może nie był to żaden jakiś tam nad wyraz duży stres za każdym razem. Mało tego, pozdrawiam trenera Mirka. Jak ja zacząłem gdzieś tam sobie w swoim stylu, wiesz, zanim ja przejdę do kurwa przekazu informacji, to zbuduję do tego historię i zaczynam gdzieś tam pomalutku to już insynuować trenerowi, że chyba jednak się nie uda i że nie mam do tego możliwości. I on sam to powiedział, Tomek, to chyba raczej nie ma sensu. Mówi, ja tego nie widzę, mówi, uważam, że powinien zacząć trenować z kimś innym. I ja wtedy mówię, Mirek, cieszę się, że właściwie, bo do tego też pomalutku naszą rozmowę prowadzę, cieszę się, że ze mną się zgadzasz właściwie już na starcie. No, także stresu trochę było, bo nie ukrywam, że mocno szanuję trenera Mirka cały czas i tutaj nie chciałem, żeby doszło do jakichkolwiek spinek. Na razie ich nie ma, mam nadzieję, że tak też pozostanie jak najdłużej. Rozpara z Fame MMA chce odbudować polski kickboxing. Czy ktoś się z tobą w tej sprawie kontaktował? Słyszałem o tym, ale miałem to za słaby pomysł i już właściwie jest też, wiem na bieżąco, że tej współpracy nie będzie, bo chyba nie tędy droga. Tomaszu, czemu tylko raz walczyłeś na Małym Glory? Przecież tam powinno być teraz twoje miejsce. Zajebiste pytanie, w 100% się zgadzam. Przez wiele lat była to organizacja, w którą gdzieś tam na siłę celowałem. Ja również mam swój epizod życia w Holandii, poznania tam ludzi przychylnych, nieprzychylnych i skurwiałych. I tam poznałem taką jedną osobę, która uważa, że gdzieś tam zrobiła mi całkiem sporo pod górkę. Nie wymienię nazwiska, a może kiedyś, ale jest tam taka postać, która powiedzmy bardzo mocno zaszła mi tutaj za co, jak to się mówi? Za skórę. Za skórę, tak jest. I jestem przekonany, że miała w tym swoim, dołożyła 3 grosze. Mało tego, ja już od dawien dawna powtarzam, że przede wszystkim to jest też biznes i tu nie chodzi tylko o to, że za zasługi ktokolwiek cokolwiek dostanie. Organizacja Glory jest transmitowana w telewizji ESPN, której nie mamy w Polsce, więc automatycznie ktokolwiek, kto zatrudni Polaka, który będzie wygrywał, będzie najlepszy, nie przyciągnie do siebie 40-milionowego rynku kibiców i tym samym niespecjalnie na tym zarobię, więc tutaj chodzi przede wszystkim o biznes. Ja w tym biznesie byłem tam komuś niepotrzebny, a uważam, że miałem bardzo dużą szansę właściwie tam wygrać, nawet jak samo pytanie sugeruje, że ja bym to po prostu ogarnął, odnalazłbym się tam,
zbudował, naprawdę uważam, ciekawą historię Polaka, który zrobił dużą karierę w Glory. Nie było propozycji, a na pewno nie było poważnej propozycji, a jak wspomniałem, chyba nie wiem, czy już kurwa w tym naszym wywiadzie, czy poprzednim, którymś po prostu, jeśli nie ma poważnej propozycji, to też ja nie mogę do tego poważnie podejść, ani nawet tego realizować. Ile płacił DSF za walkę? Dobrze płacili. Płacili dobrze. Płacili tyle, ile się należało, choć jestem w stanie również wytargować lepsze sumy. Mieszkałeś w Holandii, jak trenowałeś u Husta? Jarasz zioło? Jak wspominasz ten kraj? Jarasz weed. Smoke weed every day. Jak wspominasz ten kraj? Swojego czasu Holandia była dla mnie takim drugim domem. Drugim domem. Naprawdę czułem się tam mega, mega dobrze. Do dzisiaj lubię ten kraj. Chętnie tam wracam, niestety z racji na kurwa wszystkie paraliże komunikacyjne mnie tam nie ma. Odpowiadając na ten weed, kurwa, no jasne, że jaram jointy, nie? Każdy normalny człowiek, oczywiście, że tak. Dokładnie. Z której strony KRK masz więcej kolegów, znajomych? Wisła, Krakowia? Ja nie dobieram sobie kolegów przez pryzmat barw. Bardziej bym może to inaczej, przeinaczyłbym to może pytanie, gdzie często mi ludzie mnie pytają, czy bliżej mi na Wisłę, czy na Krakowie. Ja trenowałem na Wiśle, ja pracowałem na Wiśle, ja mam kolegów na Wiśle, mam też kolegów na Krakowie, nie ukrywam tego, ale powiedzmy sobie, że osoby, które są związane stricte ze Wisłą sportową, czyli przykładowo Kuba Błaszczykowski, Marcin Wasilewski, są moi koledzy, oni reprezentują Wisłę. Jak oni grają przeciwko jakiejś innej drużynie, to czymś normalnym jest, że ja wspieram kolegów i tutaj, wiesz, dlatego też to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, no bo nie chciałbym, żeby mnie ktokolwiek w Krakowie szufladkował. Nie dobieram sobie kolegów przez pryzmat barw, ale przez wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, nie ukrywam, że do Wisły jest mi bliżej oczywiście. Co sądziłeś o akcji spod jubilata? Aha, że jeszcze przerwę. No bo tak, czy Wisłą, Krakowią, a ja jeszcze przypomnę, że jest trzecia ekipa w Krakowie, jaką jest Chudnik Kraków. Jak ja byłem małolatem, chodziłem na te mecze, jeździłem na wyjazdy, także gdzieś tutaj powiedzmy, że najwięcej meczy zaliczyłem jeszcze na Chudniku. Co sądziłeś o akcji spod jubilata? Pytasz pewnie o Boski Roman, tak? Co dostało? Ram, pam, pam. Widziałem, że coś tam było, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Domyślam się, że chodzi o to. No i co? No to, że jest firma z Krakowa, te uliczne zasady. Może było to gdzieś mało spójne z ulicznymi zasadami, że kolega dostaje lepca, drugi się za nim nie wstawił. No ale mnie już mam męczą tego typu pytania. Kurwa, czemu on nie był taki zasadowy, charakterny? Przecież kurwa, wiesz, prawo ulicy już trochę, no, mnie to męczy. Jak oceniasz obalenie i low kick Marcina Najmana podczas walki z Casio? Nie wiem, ja znowu troszeczkę w sposób sprytny postaram się z tego wybrnąć, nie? Dawaj. Jak na przykład do mnie, kurwa, i co teraz powiesz na temat Najmana, miał się napierdalać, on kopie, przewraca w walce bokserskiej, no i co, dalej to jest twój kolega? Ja mówię, kurwa, tak, dalej jest to mój kolega, bo ja się z nim nie zadaję z racji tego, jakim jest zajebistym sportowcem, tylko za to, że się lubimy z innych względów. I dalej mówię, jak chcesz oglądać, jak się ktoś napierdala, to włącz sobie UFC, włącz sobie KSW, włącz sobie boks, załączyłeś kurwa cyrk. I co się dziwisz, że w cyrku, w walce bokserskiej ktoś kogoś kopnął czy obali? Mówię, masz to na co chciałeś zobaczyć. Jaka jest twoja chwila związana ze sportami walki, której nigdy nie zapomnisz? Kurczę, to jest chyba całe mnóstwo takich chwil. Muszę powiedzieć, że to jest taki naprawdę duży fragment mojego życia. Za każdym razem te chwile, kiedy było tak turbo ciężko, czyli miałem momenty, że chciałem się poddać, że chciałem odpuścić, a zdążyłem się odbudować, odrodzić i wszystko to zostało gdzieś tam ukoronowane zwycięstwem, to muszę powiedzieć, że to jest tylko i aż tyle. Opowiedz, to już opowiedziałeś, jak było naprawdę z tobą i Glory. Nie ukrywam, że to podpatruję trochę, nie? Widzę cały czas, ale nie mam jak laptopa postawić, żebyś nie widział. Dobra. Top 3 ulicznych raperów. Dzisiaj tak trochę ciężko jest, powiedzmy, wyselekcjonować, który jest uliczny, a który jest w tym mainstreamie właściwie, bo ktoś, kto jest chyba takim ulicznym raperem, to też wcześniej czy później trafia do tego mainstreamu, bo chyba tak to wygląda i bardziej skupia się na tych chyba. To wcześniej powiedziałem, że takim topem miał być Paluch, więc byłoby nie tak, tem jego teraz w tej pełnej trójce nie wymienić. Strasznie lubię Kaliego i dlatego ta płyta Pali Kaluch też była jedna z moich ulubionych. No i staram się kogoś na te trzecie miejsce podium, brązowy medal, bo tak jak mówię, mam całe grono raperów. Ale tak chyba, również podpierając się dużym szacunkiem, to może Peja, bo to jest też powiedzmy jeden z takich tutaj twórców tej muzyki w Polsce. Realna fura marzeń na teraz. Realna, kurwa, po co dodał realna? Mogę być fura marzeń po prostu, nie? Także odpowiem, że realna fura marzeń... Bo ja jestem fanatykiem Panamery, nie? Porsche Panamera, nawet ta jedneczka, która wyszła, to powiedzmy, że dzisiaj to już koło stówki takie auto marzy, a stówka to nie jest jakieś też wow, znowu nieosiągalne, więc... No, Panamerka jest zajebista. Chciałbyś zobaczyć rewanż Różala z Jaroszem, na przykład na Genesis? I kto byłby faworytem w takiej walce? Chciałbym zobaczyć, tak. Chciałbym zobaczyć,
Łukasz, to jestem jego też absolutnym fanem, kolegą, jego również pozdrawiam, podobnie jak Różala, ale to jest gość, który będzie miał, kurwa, nie wiem, 90 lat i będzie nadal wyglądał tak samo, nadal w dobrym gazie, dynamiką. Na pewno w dużo lepszym zdrowiu jest dzisiaj Łukasz niż Marcin. Postawiłbym chyba na Łukasza, ale samą walkę bym bardzo chętnie zobaczył. Trzech ulubionych zawodników z UFC? No, trzech ulubionych. Izrael Adesanya, nie ukrywam, że tak. I mimo, że przy walce z Jankiem, kibicowałem Jankowi, to nadal jest to jeden z moich ulubionych zawodników. Ten, który skończył karierę, Cain Velasquez, ale nadal myślę, że mogę o nim wspominać, bo nie jest to też dekadę temu, tylko jest jeszcze to postać świeża. No, no i z UFC czy MMA? UFC jest, no. A, bo chciałem podać też Fiedora Emelianko, no ale on w UFC nigdy swojego tutaj nie miał. Ale lubiałem też, powiedzmy sobie, Alistaira Overeema, więc tak powiedzmy, że go wymienię, tak dla samego szacunku. Czy czujesz się spełnionym sportowcem i jak widzisz swoje szanse w MMA? Tak, czuję się spełnionym sportowcem, mimo że gdzieś tam chciałem zajść jeszcze wyżej, to powiedzmy sobie, że moja droga była wystarczająco ciężka i gdybym ją dzisiaj podsumował, to jestem z niej naprawdę dumny, zadowolony. Jakie jest pytanie o MMA? Jak oceniam swoje szanse? Nie nazwę się tutaj, że jak mi się będę, kurwa, będę rozpierdalał, wygrywał wszystkich, że dzisiaj będę się śmiał zawodników, patrzcie, wrócił król, rozjebę was wszystkich. No jasne, że nie, mam bardzo, bardzo dużo w sobie pokory, ale tak samo dużo pewności siebie i potrzebuję tutaj znaleźć taki gdzieś tam szlak pomiędzy tymi dwoma wartościami. Nie idę po to, żeby po prostu dać sobie jakoś radę, idę po to, żeby być najlepszym, a szybciutko klatka zweryfikuje, jak daleko dojdzie. Top 5 ulubionych ciężkich z UFC obecnie walczących z uzasadnieniem. Kurwa, ale trudne pytanie, nie? A to wiesz co, że zaraz będą z każdej wagi, więc jeśli chcesz pominąć takie wymieniania, to możemy no nie, to zrobić. No nic, wspomniałem o tym, a listę, że tam jest o MMA czy o UFC? Nie, to jest top 5 ulubionych ciężkich UFC. A w UFC jeszcze, aha. No, chciałem wymienić tego Fedora, bo chciałem go wymienić, a Lister też został zwolniony chyba niedawno, ta, nie? Tak. No Ngannou jest kotem na dzień dzisiejszy, naprawdę dość jest niebezpiecznym typem, jest hardkorowym typem. No co, no Miocicia tak po prostu lubię, ale nie był tutaj jakiś taki, wiesz... No chyba ten Ngannou dzisiaj tak powiedzmy, żeby był takim on i chyba byłaby trochę mała przepaść, nie? Tak, tak to wygląda na razie. Co tam możemy zrobić? Przerwę chwilę. Chcesz coś powiedzieć czy coś? Bo tak, kurde... Nie, że muszę... A nie, bo myślałem, że jakieś znaki dajesz, czy coś nie, powiedzieć, zapytaj. A. To po prostu Kami się napina, nie ten ludzi. Nie, to sobie... ja go znam, to się nie ma co przejmować. Dobra. To czyli on tak ma. On tak ma, Ja ci będę tłumaczył obecnie, bo istotniejszego to ci tam znajdzie. Dobra. Ej. Panie Tomaszu, czy miał pan okazję złapać kiedyś jakiegoś aligatora za ogon? Nie miałem okazji. Chyba mi się tylko bał. To chyba jest do tego, bo też było pytanie, czy uważasz, że to było rozsądne ze strony Artura Szpilki, że wyciągał aligatora za ogon? No kurwa, chyba rozsądne nie było, nie? No, nie mnie to oceniać, ale ja mnie łapał. W ogóle nie wiem, czym podszedł do aligatora. W jakim klubie, pod czyim okiem będziesz się przygotowywał do najbliższej walki? To chyba powinieneś móc powiedzieć. W ogóle to mega szacun, robisz zajebistą robotę. Dziękuję. No i fajnie, miło, fajne pytanko. Tak, zaraz za chwileczkę tutaj odsłonię, bo z dużą przyjemnością przedstawię osoby, które ze mną współpracują. To jest to nowy sztab. No bo tak jak sobie wspominaliśmy, z Mirkiem już nie współpracuję. Sebastian Kotwica, nie wiem na ile jest to znane ludziom nazwisko, ale jest to bardzo mocna postać. Zawodnik, który jakiś czas temu zapadł dość poważną kontuzję kręgosłupa, dlatego wyeliminowało go to z walk, ale jest świetnym metodycznie trenerem, z dużym doświadczeniem również, który miał swój epizod w Stanach. Siedział tam chyba łącznie 2 lata. Zajebiste podejście, ja potrafię kogoś ocenić jako trenera, bo sam jestem trenerem, nadajemy na wspólnych falach, więc mega mi się podoba ta współpraca, idzie to naprawdę dobrze, składamy puzelki, z których budujemy coraz to szersze elementy, także Sebastian Kotwica jako trener od parteru, Tomek Mambulski jako trener od stójki, dobrze wiemy, że to moją stójkę, którą trzeba przede wszystkim zmodyfikować, bo to nie może wyglądać tak jak walka kickboxerskiej, jest to inna stójka i tymi ludźmi się otaczam. Mega dobrze, w dobrym klimacie mi się trenuje, z dużą wiedzą, no, zapierdalamy. Top 5 ulubionych lekkich UFC. O ja pierdzielę. Nie wiem w ogóle, tak jak to powiedział kiedyś Daniel Omielanciuk, że powiedział, że heavyweight to jest plankton i tam już wiesz, rzadziej zaglądam. Jak wrażenia po roście Marcina Neimana? A tak i spoko, i niespoko. Na przykład ja zajebiście lubię dobry humor, lubię się śmiać, więc jeśli dopóki było to cały czas jeszcze w takich fajnych,
fajnych standardach, że wjechali tam prawdziwi stand-uperzy, których lubię się pośmiać, to było okej. Ale jak wjechał tam jakiś kurwa, nie wiem jak się nazywa, dresik warszawski, tak? I zaczął tu się gdzieś ktoś napinać, ktoś komuś dał w mordę. Nie wiem, jak jestem za tym, że albo jak ktoś komuś wali w mordę, to naprawdę jest tam hardcore, a nie robię udawanych takich gierek, a wiadomo, że był to odegrany cyrk, o którym nie wiedziałem, więc tam w jednym momencie czułem się zażenowany, a tak to było śmiesznie, tak jak miało być. Czy zawalczyłbyś na gali Najmana z Najmanem na zasadach bokserskich? Za dobre siano bym zawalczył, no easy man, jak to się dzisiaj mówi. Jak ocenisz stójkę Janka po wspólnym sparingu? No Janek dobrze zawalczył. Janek oczywiście mówię, to jest specyficzna stójka, to stójka pod MMA, więc ja nie mogę oceniać, to ty, bo on nie poszedł na solówę, chyba się wystraszył, bał się wymian. Ja wiem, że takich po prostu aspektów tam nie ma. Było dobre czucie dystansu, była dobra kontrola, był dobry timing, więc było bardzo okej. Czy miałeś propozycję walki od potężnej federacji MMA VIP? VIP otwiera drzwi. A była. Czy trenowałbyś zawodników Fame MMA, gdyby się do ciebie zgłaszali na okresy przygotowawcze? No właśnie, wiesz co, to jest takie bardzo spójne z pytaniem, które padło chwilę wcześniej w ogóle, co ja sądzę na temat Fame, bo jeszcze do niedawna bym powiedział, że nie ma chuja, niech oni sobie idą gdzieś indziej, cyrkowcy. To jest po prostu, oni weszli w to środowisko i możemy się obrażać, napinać, a dzisiaj bym kogoś przyjął, bym przygotował. Nie użyję, że z dużą przyjemnością, ale bym to zrobił tak. Twoje top 3 sportowców z wszystkich dyscyplin i dlaczego? O kurczę. No dobra, no to może zacznijmy od piłki nożnej. A trochę ciężko mi być w tym wszystkim obiektywny, no bo z racji, że gdzieś funkcjonuję w świecie sportu, poznaję sportowców i bardzo często oceniam ich po prostu przez relacje personalne. I nie chciałbym być tutaj jakimś malkontentem, ale poznałem paru sportowców, odwrócę to pytanie, z którym zawsze kibicowałem, a kiedy poznałem tego typa osobiście i nie podam przykładów, kurwa, już mu nie kibicuję, nie podam tego przykładu, ale na przykład, właśnie z racji, Kuba Basikowski jako zajebista persona, postać, mega człowiek i też mega sportowiec, to jego na pewno, tutaj może nie miałem takiej okazji poznać, ale Robert Kubica, to też chyba możemy powiedzieć wszyscy czapki z głów za wszystko, co zrobił. No nie wiem, jeszcze żyłem, bo jestem wychowany w czasach Mały Szumani, to jeszcze był Adam Mały swojego czasu, kiedy też jako prekursor, wiesz, powiedzmy dyscypliny tej w Polsce zrobił coś fenomenalnego, więc utożsamiałem się z tymi takimi naprawdę bohaterami narodowymi w pewnym momencie. Czy rozmawiałeś z Bonusem BGC po tych pociskach u Najmana? Chodzi o roast. Nie, gdzie? W ogóle bądź tak, dlaczego gdzieś tam ten roast Najmana zmienił się w pewnym momencie na roast Bonusa? Chyba nie. Bo to jest też tak, że ja nie jestem osobą, która gdzieś tam lubi ludziom ciupać, jeśli nie ma do tego powodu. Nie? Jeśli nie ma do tego powodu, to tak trochę jasne, że mam duże poczucie humoru i potrafię z dystansem do wielu rzeczy podejść. Ale patrzę tych ludzi, na każdego musisz ty powiedzieć, kurwa, ten ty w porządku, ten też spoko, no coś mu też trzeba dogryźć. No i wtawiasz, o, jest, można się wyładować, można się wyżyć, bo tak naprawdę mało gość w życiu zrobił dobrego, a zrobił z siebie głupka wielokrotnie, więc jeśli lubię robić głupka z siebie w innych gdzieś tam, tutaj powiedzmy mediach, no to możemy jechać, nie? I nie rozmawialiśmy później, nie poczułem. Jaką historię z bramki byś opowiedział, której nie było u ciebie na kanale i na której akcji było najwięcej roboty? No właśnie z pewnych rzeczy, które tam się pojawiają, nie mogę o takich rzeczach mówić, a chciałbym bardzo, ale to nie wiem, to po prostu byłoby nie fair, nie? Jak oceniasz z punktu typowo sportowego pogromca Adesani Alexa Pereira? Dobry zawodnik, lubię Alexa Pereira, lubię tego zawodnika. Kiedy na twoim kanale pojawi się zapowiadany odcinek o teoriach spiskowych? Pozdro. Kurczę, no nie ukrywam, że czekam na tego wybitnego gościa, który ma chyba w tym czarny pas, mam na myśli tutaj Kaliego. Było pytanie o palony weed, było pytanie o teorie spiskowe, to wiesz, jest tam kilka wspólnych mianowników, które możemy połączyć. Nie ukrywam, że z Kalim gdzieś tam od tamtego roku go tam właściwie zapraszam i prawie co tydzień słyszę, że Tomek za tydzień, ale chyba sobie tam coś pogadamy na te tematy, no bo on też to lubi. Skoro Jaro nagrał odcinek z tobą, to czy ty nagrasz z nim? Kurwa, w drodze do ciebie był taki temat, nie? Wpadniesz do mnie na odcinek, jak się zaproszę? No nie wiem, Tomek, nie wiem. No właśnie, kurwa, Jaro nie chce przyjść, więc jak to się umawiać, nie? Ja jestem, wiesz, wolę zadawać pytania niż, kurwa, słuchać. Widzisz, no właśnie. Ale jak wiesz, ja też lubię zadawać pytania, to może tam, wiesz. Możesz wybrać jedną osobę, którą będziesz miał do swojej dyspozycji w ringu. Kto to by był? Nie mówimy tutaj o zawodnikach.
Że rozumiem do narożnika, tak? Że tutaj do nie, do swojej dyspozycji w ringu. Chyba, że mógłbyś tam wejść do tego ringu i... Aha, że kogoś bym chciał najebać po prostu, nie? No, bardzo ładnie ujęte, no. No, powiedzieć tak, wiesz, tak elokwentnie, że tuki mogą tego nie wyłapać tak jak ja, więc... Ja chyba do nikogo nie żywię jakieś takie tutaj dużej urazy, żebym kogoś potrzebował tutaj namierzać. A nawet jeśli to są pewne osoby, to gdzieś tam ktoś mi coś zrobił w życiu prywatnym, czego nie wyrzucam na światło dzienne. O tym się dowie ta osoba, jak coś się ustanie, a nie będę kurwa komuś groził. Gdybyś mógł dodać lub odjąć jedną zasadę w kickboxingu, jaka to by była? Kurczę, ale fajne pytanie, no, ale tak w sumie... O, co mógłbym dodać? Już wiem. Mógłbym dodać dwie rzeczy przynajmniej. I to jest również zaczerpnięte z tego mojego teraz tutaj już epizodu walk w MMA. Zakochałem się, nie ukrywam, w kopnięciu na łydkę, nie? Czyli lowki na łydę. Strefa lowki w K1 to jest pomiędzy kolanem a biodrem, czyli na udo. A to kopnięcie w łydkę jest kozackie, jest zajebiste. Potrafi tak, nie wiem, zniszczyć, zdekonstruować właściwie walkę, że byłoby to spoko. No i nie, trochę idąc ten desen, że dzisiaj się robią coraz bardziej modne, hardkorowe walki, chyba mam trochę zmniejszą rękawicę. Jak byś ocenił swój naturalny potencjał do kickboxingu i ogólnie rozumianej bitki od 1 do 10? Kurwa, dycha. 11,5. Siema, kiedy seminarium w Łodzi? A było coś ostatnio przecież, byłem w Łodzi, także proszę być bardziej na bieżąco, obserwować. Na chwilę obecną nie mam zapytania o Łódź, mam zapytania o różne gdzieś tam inne skrawki Polski. Będzie kilka zapytań. Dobra, no to w każdym razie nie wiem. Jestem otwarty na Łódź, ale nie ma nic w planie. Czy znasz Miśka z Wisły Sharks? Opowiedz coś o nim. Znam i żałuję, że stało się tak, jak się stało, bo był dla mnie, do mnie był bardzo w porządku zawsze. Zawsze był w porządku, co tu dużo mówić, ja po prostu nie lubię, jak w pewnym momencie, i to nieważne na jakim gruncie, po prostu człowiek zawodzi. Ja myślę, że można chyba tak powiedzieć o Pawle, że rozczarował, że zawiódł. Nie? Ja nie lubię, jak nieważne w jakim kontekście, kiedy ludzie dają ciała, kiedy padają zasady w coś, w co się wierzyło, że to po prostu nie ma potwierdzenia w czynach, to boli, nie? Czy wiesz, co się działo na kadrze? Nabieram wody w usta. Dosłownie. Tak. Witam, mistrzu. Jak wspominasz czasy stania na bramce w Frantiku? Zajebiście. Frantik był ogólnie fajną bramką. Większość ja bramka była spoko, nie? To jest tak, że ja nie chodziłem na bramki, które były niespoko. Było bardzo fajnie. Kurwa, no co to dużo mówić. Chciałem powiedzieć, dlaczego będzie fajnie, było fajnie, no ale to proszę, było praca, a w pracy nie może być fajnie, a wtedy akurat było, nie? Czy w MMA liczysz na sportowe wyzwania, czy raczej bardziej medialne? Sportowe, medialne z dużym naciskiem na sportowo. Nie, nie ukrywam, że chciałbym wyzwania sportowego, ale chciałbym też tak, żeby to budziło zainteresowanie wśród ludzi. Nawet tacy, którzy się nie znają stricte może tutaj odsłoną sportową, ale wiedzą, że ta osoba gdzieś tam funkcjonuje w mediach. Nie ma co ukrywać, że dzisiaj jest to zajebiście istotny aspekt dla zawodnika, że może chodzić fajnie po to, że słuchajcie, ja tam pierdolę te social media, te marketingi, ja trenuję, będę zabijał. Spoko, tylko że nadal nigdy nie będzie zarabiał, bo jednak chodzi o emocje. Dużo większe emocje dostarcza walka wyszkolonych znanych zawodników niż tylko wyszkolonych. Co uważasz za główną przyczynę porażek Husta z Sapem? W ogóle jak przy Ernesto ktokolwiek mówi nazwisko Bob Sapp, to raczej lepiej trzeba uciekać, bo bardzo mocno frustruje go to nazwisko, więc oczywiście wszyscy go o to pytają i wiem, że on wtedy jest strasznie załamany. Powiedział do mnie Tomek, mówi, kurwa, wszyscy zawodnicy z nim wygrali, ja z nim przegrałem 2 razy, jestem po prostu załamany i wiem to bezpośrednio od niego, że po prostu jest to jego taka naprawdę duża plama na honorze, a pytanie jest tylko główna przyczyna. Nie wiem, ja te walki oczywiście obydwie wygrałem, że ten Ernesto już go tam miał, kopnąłby go jeszcze raz od niechcenia i on by tam do teraz leżał, ten Bob Sapp by się już nigdy nie podniósł, a to się nie stało, no nie wiem, no, po prostu nie wiem. No. To jest tak niezrozumiałe, że nawet ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Kto według ciebie bardziej wygląda na hipstera, Jaro czy Daniel Omielańczuk? Ja coś się podoba z Warszawy, cała Warszawa wygląda jak hipsterzy, wiem. Czy planujesz rozmowy na kanale z kobietami? Może Karolina Kowalkiewicz albo Joanna Jędrzejczyk? Ależ to, jakby ktoś normalnie mnie tu kurwa troszeczkę uprzedził, ale i z jedną i z drugą dziewczyną bardzo chętnie siądziemy, porozmawiamy. Że z Joasią mam bliższy kontakt, nawet takie pytanie do niej zarzuciłem, ale ona to chyba tak mocno zabiegana w życiu, że nie zdążyła odpowiedzieć. A do Karoliny również gdzieś tam myślałem podjechać w ogóle do Łodzi, nawet jeśli nie na seminarium, jak było pytanie wcześniej. To również rozmawiałem z Marcinem Wrzoskiem, a skoro już padniemy do klubu, do Szarka, to i z Karoliną, i może z trenerem Zaborem. No gdzieś tam jest z kim pogadać, jest o czym pogadać, więc bardzo chętnie.
Czy Eryk Lubos pokonałby Jurasa i Janikowskiego razem wziętych? Eryk Lubos, ten aktor, co grał w tym, W Plebanii? Nie, w tym filmie Kawula. Aha, dobra. Tym MMA, Underdog, tak? Underdog. Tak, już wiem. Ja pierdolę. Film to nieprawdziwy świat, więc w filmie pewnie gra nawet kurwa z Jamesem Bondem i Supermanem pewnie. Jakie masz rady na zamykanie oczu w trakcie przyjęcia ciosu? Przyjmuj więcej i nie zamykaj oczu. Co sądzisz o sędziach podeszłego wieku z PZKB? Ale tak bardziej na poważnie. Ja wiem, że jest to problem, że ludzie po prostu się boją i tutaj nie wystarczy rada i tak troszeczkę usprawiedliwię to, co powiedziałem. Na zasadzie, ty weź się nie bój, nie? Weź nie zamykaj oczu, bo kurwa tak to ci powie twoja mama nawet właściwie, która niespecjalnie jest trenerem. Ale to jest właściwie metoda prób i błędów. To jest twarda garda, szczelna garda, przede wszystkim wiedzieć, jak trzymać ręce, żeby faktycznie te ręce same nie robiły mi krzywdy. I dawać sobie pułapami, etapami wchodzić do samej walki, czyli przyjmować ciosy, niech ktoś je bije na 20%. Na 20% stoję, nie boję się. Jeśli to przeżyję, to niech ktoś bije na 30%, na 40%, na 50%. No i gdzieś tam finalnie pewnie ta stówa. I to jest metoda prób i błędów, proces. Co sądzisz o sędziach podeszłego wieku z PZKB na turniejach, którzy często sobie nawet procentują przed sędziowaniem? Ja pierdolę, ktoś musiał podsłuchać moją rozmowę gdzieś, ja tam z nimi troszeczkę, wiesz... No, nawet, no trochę jadę, no jak to może być, no nawet samo pytanie jest dość mocno sugestywne, że kurwa sędzia sobie potrafi, wiesz, walnąć banie, nie wiem, na dzień przed, kurwa, i sam wielokrotnie byłem bez podawania nazwisk, kiedy czujesz, kurwa, wódę od sędziego, więc po prostu tak, no, press komuną, nie, ja bym, kurwa, był za tym, żeby wreszcie tutaj to nie sędziowie byli jakimiś największymi gwiazdami na turniejach, żeby to nie oni byli tutaj królami, tylko żeby się przede wszystkim doceniało zawodników, którzy są przyszłymi prospektami, na których ta dyscyplina będzie się opierać, więc jestem za tym, żeby tak, żeby przede wszystkim z największym szacunkiem i priorytetowo traktować zawodników, a nie wszystkich dookoła. Jak ci idą treningi parteru? Coś kiedyś liznąłeś, czy kompletny zielonek w temacie? Powiedzmy tak, no dalej jestem bliżej tego, że zielony niż cokolwiek tam kumam. Powiedzmy, że jakieś takie absolutne podstawy musiałem mieć. Ja też całe życie gdzieś, powiedzmy, stoję na bramce, stałem na bramkach wiele, wiele lat, paręnaście lat. No i tam są sytuacje różne, nie? Za każdym razem będziesz miał, nie wiem, wystarczająco dużo pola, żeby się ustawić, kogoś kopnąć, przymierzyć. A w różnych sytuacjach sobie trzeba było umieć radzić i powiedzmy, że sobie zawsze na tyle radziłem. Gdzie zaczynam tą przygodę niejako od nowa, no dalej powiedzmy sobie, że coś na podstawowym poziomie to jest daleko przepaść od tego, co potrzebuję się nauczyć, więc nadrabiam dużo tych strat, a idzie naprawdę nieźle, bo powtórzę się, jako skoordynowany gość dość szybko to wszystko łapię. Czy miałeś okazję poznać Andrzeja Fiersta? Fiersta. Andrzej Fiers to jest osoba, za którą się bardzo często gdzieś, jak do kościoła idę, modlę się za zmarłych, to Andrzej Fiers jest jedną z takich postaci. Andrzej Fiers na przykład to jest gość, ja w ogóle w pewnym momencie się bałem, że jestem takim jego troszeczkę, wiesz, następcą, kopią, bo to jest kickboxer, najlepszy kickboxer w Krakowie, który został zabity. A wiesz, gdzie pracował na bramce? We Frantiku, tam gdzie później ja. Ja sobie tam myślę, kurwa macie, ale no ja tutaj też taki kolejny prospekt zbudował historię, kickboxer, stoi we Frantiku. A później jeszcze było to kolejne pytanie, wiesz, czy Tomek, nie miałeś problemu związanych z czymś tam, czy z czymś tam ma były i tak sobie w pewnym momencie zacząłem to układać do kupy, kurwa, żeby to się nie okazało, że to się wszystko połączy, ale na szczęście nie. Czy Daniel O był twardym przeciwnikiem w kickboxingu? Tak, był zdecydowanie twardym wtedy. Dla Daniela to w ogóle była pierwsza walka w K1 w kickboxingu, ja już wtedy byłem trochę rutyniarzem, ale był zdecydowanie twardy. Może był bardzo jeszcze niechlujny, jeśli chodzi o technikę, ale to taki twardy skurwel, którego ciężko jest go położyć, więc była to ciężka walka. Są gotowe plany na seminaria? Tak, gdzieś tam mam seminarium w ogóle gdzieś. Są gotowe gdzieś, chyba w maju to prawie cały weekend gdzieś jestem. Rzeszów, gdzieś koło, kurwa, 10 km od granicy z Litwą, nie pamiętam nawet tej miejscowości, ale trochę krążenia jest. Czy na kanale będzie więcej wywiadów z raperami? Czy Ostry z Bezimiennych to tylko jednorazowa akcja? Nie. Ja nie ukrywam, że jako słuchacz to sam się będę jarał wręcz, że gdzieś sobie znajdę sobie gdzieś tą odpowiednią ścieżkę, żeby złapać kontakt do któregoś z raperów i mam jakiś z tyłu głowy, mam sztos ciekawych, ale mimo przede wszystkim z racji, że jeszcze z żadnym z chłopaków nie gadałem, mam tylko plany się tam dostać, to pojawią się. Jak skończył pan, który zajął miejsce parkingowe? No nie jest on znać upałem, bo nawet chyba nie siadła żadna maila, po prostu tylko odjechał. Są w planach wywiady z osobami spoza naszego kraju? Tak, no w ogóle cała sytuacja covidowa dość mocno tutaj ogranicza. Ja już powiedziałem wcześniej, że Holandia jako drugi dom, to tam mam naprawdę, no nie ukrywam, że zaczynam od Ernesto Hosta.
że Peter Ertz, że domyślnie do Mike'a Passaniera z Mike Jimu, może przez Mike'a by się udało do Badra Hariego, to byłby to turbo sztos, nie? Także nie ukrywam, że gdzieś tam i trenerów, i zawodników naprawdę byłbym w stanie dotrzeć, z większością się znam, więc myślę, że jest to formalność, ale często bazuję na kontaktach, weź zapytaj, czy mógłbym na przykład dotrzeć tu czy tam. W Holandii również jest nasz strzelecki ninja Jarek Sobąkiewicz, także do niego również pozdrawiam, jesteśmy umówieni wspólnie tutaj z Jarkiem na rozmowę, więc to jest tylko Holandia, a niech się świat otworzy, no, to podziałamy i dalej. Czy planujesz w przyszłości otworzyć kluby w innych miastach? O kurczę, na razie próbuję rozwinąć skrzydła jeszcze bardziej u siebie w mieście, otworzyć troszeczkę większy lokal, ale taka franczyza, kto wie, czemu nie. Tomek, czy myślałeś o występach w sportach sylwetkowych, bo masz predyspozycję? No jasne, że tak, nie? Myślę, że gdzieś tam murowany faworyt. Jakie były najbardziej absurdalne warunki, w jakich przyszło ci walczyć na zawodach? Dowolnie, amatorskie, zawodowe? Kurczę, wiesz co, tam może nie było jakichś tutaj skrajnych warunków. I to bardziej walki amatorskie często odbywały się w jakichś tutaj, wiesz, norach i tutaj nie jest to chyba nic specjalnego. Pamiętam, że kiedyś walkę chyba robiłem w Londynie w takiej hali i to nie mówię w ramach tego, żeby tu się trzeba czegokolwiek wstydzić. Po prostu zwłaszcza, że była to hala, na której był zapisany kawał historii, bo tam swoje walki bokserskie toczyli swojego czasu Tomasz Adamek i kilku innych fighterów, takich naprawdę z bardzo wysoko notowanych tam walczyło. Ale było to w ogóle w Londynie w takim, nie wiem, jak to był stary teatr czy cokolwiek, to powiedzmy ci, że rozrzewaliśmy się w pomieszczeniu troszkę szerszym niż ten stół. Właściwie przechodząc gdzieś tam, idąc dalej, przechodzimy przed kurwa rozstawionym tutaj sprzętem oświetleniowym przed wszystkim. Więc nie było to żadne, gdzieś tutaj mówię, jakaś skrajność, ale to był taki chyba najbardziej undergroundowy pojedynek. Podoba ci się najlepsza polska dziennikarka? Spoko, ja w ogóle nie podobają baby, więc ona też jest spoko. Pamiętam, że na swoim kanale mówiłeś o pracy w burdelu. Czy korzystałeś również z pań? Czy znasz Aleksa Kuziemskiego i co sądzisz o jego boksie, karierze? Aleksy Kuziemski pamiętam, to właściwie kiedy ja chyba się rozpędzałem dopiero w jakąś karierę, to powiedzmy, to był taki prime Aleksa. To on w boksie amatorskim, nie wiem na ile zrobił szeroką, czy w ogóle przeszedł do boksu zawodowego, ale... No ale tak, to wtedy były cięższe czasy, wtedy jednak będzie ta amatorka niż zawodowstwo. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj znowu boks zawodowy, troszeczkę każdy chce być zawodowcem, a dość mocno wszyscy negują sport amatorski, a później przekłada się to na wyniki. Wariacie, ile miałeś lat, jak zacząłeś trenować sporty walki i jak częste były to treningi? Nie zwalniaj z nagrywkami, pozdro. Ja miałem 9 lat, jak w ogóle tata mnie przeprowadził po raz pierwszy na salę treningową. I wtedy już były to treningi kickboxingu, ja w tym kickboxingu wydawało mi się, że zostanę do końca życia. No tutaj widać, że końcówka troszeczkę namieszała. Ale tak, było to 9 lat i umówmy się, że pierwsze kilka lat, nawet nie użyję słowa kariery, tylko przygody sportowej, zabawy ze sportem, polegało na zabawie, to nie był jakiś hardkorowy trening, to przychodziłem z bratem, bo to razem zaczęliśmy trenować, to się pół treningu kurwa rzucaliśmy rękawicami, drugie pół nas tam trener poustawiał, coś pokazał, ale to przede wszystkim z racji tego, że to od 9 roku życia, no to na dzień dzisiejszy jest 27 lat, będzie niedługo. Z racji tego, że ja naprawdę prowadzę taką sinusoidę, jak są przygotowania, to jest to, jak jest po walce, to jest typowa lajla i powiedzmy, że też ten sport nigdy nie zdąży mnie w ten sposób bardzo zmęczyć, przez to, że sobie go dozowałem w odpowiedni sposób. Czy z racji dobrej lokalizacji planujesz treningi w szkole walk MMA Tomasza Drwala? Nie. W ogóle nie wiem, czy w ogóle szkoła walki Drwala jeszcze istnieje w Krakowie. Ja też nie wiem. No. Jaki bilans na ulicy, rozbójniku? Dodatni. Jak myślisz, jakie jest według ciebie oczywiście lekarstwo, żeby polski kickboxing wstał z kolan? Dobra, dobrze, mądrze zarządzana organizacja, taką jak miał prawo być DSF, a nie chciał zostać. Największe uliczne KO w karierze? Na jakimś czy moje? Nie ma. Ja nie dostałem, no. No nie, to nie ukrywam, że lubię haja na głowę, no. To nie pytanie, ale chciałem ci powiedzieć, że jesteś dla mnie mega kotem, gościem, od którego czerpię wartości i zasady. Życzę ci samych wygranych w nowej dyscyplinie, grubego siana za walki i zdrowia dla ciebie i rodziny. Pozdro. Zdrówko, dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie. Wymień trzech najlepszych obecnie polskich kickbokserów bez podziału na kategorie wagowe. I to rozumiem, że również nie jest polski, tylko chyba nie, international? Nie, obecnie trzech polskich. A, trzech polskich. Tak. Trzech polskich kickbokserów. To nie ukrywam, że bardzo lubię i personalnie, i za styl walki Kamila Janela, bo jest kozakiem.
Chyba to z dużym nie tak nie byłoby, bo od wiele lat powtarzam, że Łukasz Jarosz to zawsze jest taka osoba, którą kiedyś dawno temu każdy chciał być jak Łukasz, także myślę, że Łukasz również zasługuje tutaj na to podium. A, bez podziału na kategorie wagowe. To może swojego czasu jeszcze, czy też Mariusz Cieśliński, czy dawno temu, nie wiem, czy pamiętasz, Michał Głogowski? No właśnie, to jest gość, który się zawinął gdzieś tam w sumie, a walczył jeszcze w tych, pamiętasz, że w ogóle najlepsze czasy K1, te kurwa finałowe ósemki, on walczył w ósemce K1 Max, nie? Czyli tej mniejszej organizacji, tak, bo K1 Max to było tam do 66 tak, czy 65 kg. W tej samej organizacji, tylko że w niższej tak. kategorii wagowej, K1 Max do 70. Tam walczył na przykład. Tak, dokładnie, dokładnie. I na przykład Michał Głogowski walczył w trakcie największej organizacji kurwa na świecie, wtedy w Japonii, jeszcze w tych najlepszych latach i również jego bym w tym wszystkim wymienił, mimo że to już powiedzmy no, więcej niż dekady do tyłu. Jak to się stało, że wyjechałeś do Holandii i trafiłeś do guru K1? Ja do Holandii wyjechałem po raz pierwszy w 2008 roku do teamu Super Pro, gdzie tam był Rico Verhoeven, no, na dzień dzisiejszy chyba największa gwiazda tak, światowego K1. I tam pojechałem z Tomkiem Dwalem, tam pojechałem z Robertem Joczem, z Grześkiem Trendowskim. Tak, tam zaczęli swoją przygodę i tam zaczęło się mój trup do Holandii. Cała ta grupa zawodowa niejako się rozleciała, rozmyła. Ja w międzyczasie zdobyłem swoje znajomości i ktoś z tych właśnie moich nowo zdobytych znajomości zasugerował mi, że Tomek, ja znam się dobrze z Ernesto, mogę cię zarekomendować, możesz tam jechać, możesz tam spróbować się rozwinąć. No i tak też się stało. Oglądasz seriale? Jak tak, to jakie najbardziej lubisz? Nie mam czasu, muszę powiedzieć, że moim najbardziej deficytowym towarem jest wolny czas, więc po prostu brakuje czasu. Jak oceniasz stójkę Michała Materli? Pozdro i dobrą robotę robisz na YouTube, Jaru może się uczyć. Tak, Michał Materla bardzo, bardzo spoko, bardzo spoko. W ogóle go zajebiście lubię jako personę, jako zawodnika, za jego umiejętności, za charakter, więc tutaj mógł mu jeszcze długo słodzić, ale ta stójka jest naprawdę bardzo, bardzo solidna, zwłaszcza jak na zawodnika MMA. W którym momencie przygody ze sztukami walki było takie boom i wszystko nabrało rozpędu? A wiesz, to mam nawet taki odcineczek u siebie na kanale, także chętnie kogoś tutaj oddeleguję, właśnie takie przełomowe momenty. Ja na przykład kiedyś w pokrótce pomagałem chłopakowi, który u nas w klubie się przygotowywał do walki zawodowej. W jego przygotowaniach nagle okazało się, że tam na parę dni przed galą jego zawodnik wypadł, zapytano mnie, czy zawalczę. Powiedziałem, że tak, że bardzo chętnie, powiedziałem to tacie w domu, że będę miał pierwszą walkę zawodową, tato, kurwa, za 400 zł, wiesz, kurwa, rozbiłem bank, nie? No i mój ojciec w ogóle mi kategorycznie zabronił, że on się nie zgadza. W ogóle ja wtedy miałem 18 lat, mój rywal 25, 20 kilo cięższy. Ja tę walkę oczywiście wziąłem, wygrałem. I było takie parę przełomowych, że mówię, kurwa, no chcę zagrać grubo. Wchodziłem na głęboką wodę, na przykład miałem walkę z Michałem Demlerem. Pewnie również tej postaci nie kojarzę, ja go pozdrawiam. Taki dzik z Mazur, jak to mówili, wiesz. Ja miałem wtedy 17 lat, pojechałem na Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie nawet nie powinien być, on miał chyba wtedy ze 30, kurwa, 4, 5 i był w moim wieku. Jak ja bym dzisiaj zobaczył 17-latka, to bym naprawdę bał się mu zrobić krzywdę. A ja wjechałem, go prawie posadziłem na dupę w pierwszej rundzie i on do mnie podszedł po walce, mówi, ja pierdolę mało lat, ile ty masz lat? Mówi, naprawdę czeka cię gruba kariera. I to były takie momenty, gdzie ja, kurwa, naprawdę sobie dzisiaj z perspektywy czasu mówię, no ale się wtedy, kurwa, działo, ale byłem pojebany, nie? Czy kiedyś bałeś się swojego przeciwnika lub czy jest ktoś, kogo się boisz? Nie chodzi o strach, który paraliżuje i powoduje, że nie wyszedłeś do walki, ale taki zdrowy, który dotyka człowieka w różnych momentach życia. No to przed każdą walką czuję właściwie. To mam świadomość zagrożenia, mam świadomość, że wychodzę też do dobrego zawodnika, który potrafi mi zrobić krzywdę. I to generuje również mój stres, ale ja tego stresu się w żaden sposób nie boję. Ja zawsze głośno powtarzam, że stres jest zajebiście potrzebny. Ja jak wchodzę do walki i się nie stresuję, to wiem, że jestem w tarapatach. Jakie masz jeszcze sportowe i niesportowe marzenie? No, ciekawe, nie? Ciekawe. Kurczę, nie wiem. Ja czuję się w życiu spełniony, co mam powiedzieć, że chciałbym mieć, kurwa, nie wiem, domy, jachty, samochody. Jakoś nie, po prostu... Moje życie też mocno się zmieniło, moje gdzieś tam priorytety w życiu zmieniły się w momencie, kiedy mam rodzinę. Ja mam zajebiście proste marzenie. Chcę mieć, kurwa, zdrowe dzieciaki, nie? Chcę po prostu, kurwa, patrzeć, jak się zdrowo wychowują, żeby mnie w życiu nigdy nie dotknęła żadna tragedia. A o resztę sam zadbam, nie? Bo zajebiście dużą przyjemnością jest po prostu pracować na swoją przyszłość. Ja nie potrzebuję czegoś, kurwa, dostawać. Ja chcę mieć możliwość wyrealizowania się. To jest moje marzenie. Czym jest dla ciebie rodzina i jak zapatrujesz się na małżeństwo? Znaczy widzisz, no sam dość mocno za każdym razem podkreślam, że rodzina jest dla mnie takim właśnie mega zastrzykiem motywacji i no i właściwie jeszcze raz bym to chciał wyraźnie podkreślić. Moja żona Magda, często gdzieś tam sobie lubię gdzieś tam jakieś strzyka w jej stronę wrzucić, ale też jest osoba, która przeszła ze mną w życiu bardzo, bardzo dużo, nie? Że mieliśmy zajebiście ciężkie chwile. Ja pamiętam w 2000...
2008 roku po raz pierwszy wyjechałem, wymieniłem tą ekipę Tom Kadrwala, Roberta Jocza do Holandii z nimi, później tam się nam posypało wszystko i właśnie w momencie, kiedy pojechałem do Hosta, pojechałem kolejne pozdrówki z Łukaszem Szulcem i chyba jak pamiętam w 2011 roku powiedział, ty wsiadamy w samochód, jedziemy w ciemno, po prostu próbujemy, jedziemy, 10 lat temu, tak? Gdzieś na temu również, kiedy z moją dzisiejszą żoną byłem, tylko po prostu byliśmy parą, to mówię, że Magda, mówię, posłuchaj, bo chcę podjąć taką decyzję, żeby nigdy nie żałować, że tego nie zrobiłem, to chcę zaryzykować, chcę jechać do Holandii. Mówię, no i mówię, słuchaj, no ja cię nie mogę zmusić, ale bo nie wiem, jak chcesz, to może jechać ze mną. I pamiętam, moja Magda wtedy powiedziała, co mam bez ciebie tutaj do roboty. Wsiadła i pojechała i mieliśmy na miejscu dużo problemów. Moja mama zachorowała na raka i tak dalej, wiesz, ja w pewnym momencie zdradziło mnie parę osób gdzieś tam na miejscu, kurwa, wylądowałem w środku Europy, mając, kurwa, nie wiem, pralkę w samochodzie, mamę chorą na raka, żonę właściwie w samochodzie i 500 euro w kieszeni, bez żadnych właściwie specjalnych perspektyw, a moja żona nigdy właściwie ode mnie nie odchodziła, nie mieliśmy kryzysu, nigdy nie mieliśmy żadnej separacji, więc po prostu naprawdę przeszliśmy zajebiście dużo i no i co? No i to gdzieś tam buduje tym mocniejsze więzi. Co sądzisz o organizowaniu walk w formułach stójkowych, boks, kickboxing w klatce? Każdy, kto był w ringu, każdy, kto był w narożniku, wie, jak bardzo jest tam przejebany. Uważam za najniebezpieczniejszą platformę do walki właśnie sam ring, którym jest narożnik, kurwa, kąt prosty, z którego nie uciekniesz. Klatka jednak nie masz, ty zawsze tak ostry kąt są szerokie, łatwo stamtąd wybrnąć. Więc każdy, kto był w narożniku, wie, jak tam jest przejebany i nie chce tam wracać. Więc tutaj wszyscy mówią, kurwa, klatka, jak zwierzęta, to tak brzmi bardzo, bardzo ostro, ale ostry to jest ring, mały ring jest ostry. Kiedy walka w KSW? Maj? Nie no, na maj nie wyrobimy, ale będzie, już wiem, już możemy powiedzieć, że będzie. A nie możemy jeszcze powiedzieć? Możemy, no, już nie. Teraz to już musimy. No dobra, w sensie coś tam zrobimy. Nie, puszczają niedzielę, co nie? Trybunka. No to tak? No. No to słowo na niedzielę, tak, będzie walka za tym w takim razie, ale nie w maju. Idzie wakacji. Jak się czujesz w nowej roli youtubera? Nieraz wspominasz, że to bardzo pomogło ci medialnie, ale czy po tym roku na YouTube czujesz się komfortowo w nowym środowisku, czy dalej się jeszcze oswajasz? Po skryptum pozdrawiam serdecznie obu panów, obaj robicie super materiały. Tomek, czekam na jakąś walkę, ma być. No właśnie, oswajam się chyba nadal chyba się gdzieś tam cały czas tego uczę. A teraz właśnie druga część, nawet nie pytania, tylko czekam na jakąś walkę. No i uważam, że gdyby właśnie nie zasięgi medialne, mówiłem o wielu różnych tutaj propozycjach, które do mnie spadały, nie dlatego, że ja jestem mistrzem świata organizacji WKM w kickboxingu, tylko dlatego, że mam dzisiaj ten tak zwany monitorowany marketing swoich subskrybentów, odbiorców. No co tu dużo mówić, no chętnie ktoś dzisiaj siada ze mną do biznesu, widząc jakie mam też za sobą argumenty. Gdybym mógł, nie wiem, przekazać jakieś info do zawodników, ja sam się bardzo dużo obrażałem, ale kurwa, powiedzmy sobie, ja jestem tutaj jednym, powiedzmy, z bardziej wiekowych zawodników. W tym roku kończę 36 lat, a nadal potrafiłem się, kurwa, na tyle obrócić, na tyle zmodyfikować, że potrafiłem wsiąść do tego, kurwa, internetu, do komputera, nie obrażać się. Ja się nigdy na kamerę nie obrażałem, ale wykonałem parę zabiegów marketingowych, że dzisiaj ludzie chętnie do mnie dzwonią, kurwa, chcą siadać do biznesu. Więc jeśli ktoś chce siedzieć, beczeć, kurwa, że nie zarabia, to nie dalej tylko bije worek, ale dzisiaj niestety jesteśmy firmą jednoosobową, wielokrotnie to powtarzam. Nie zagrasz, kurwa, żadnej drużynie, która będzie dbała o twój marketing. Jesteś jednoosobową drużyną, kurwa, nieważne jak się nazywasz. Tomek Serrara, Mietek Kramerznik, kurwa, nie wiem, ktokolwiek inny. Pracuj na tym, żeby twoja marka była znana i to nie wystarczy czasem do tego tylko poziom sportowy. Doczekaliśmy też czasu, że czasem ludzie skupiają się tylko nad poziomem marketingowym, olewając sport. Ciężkie to jest zajebiście ciężkie zadanie, ale jedno bez drugiego dzisiaj troszeczkę nie poleci, niestety. Czy też oglądałeś Pudziana na TVN w weekend do obiadu? Oglądałem, jasne, że tak, nie? Oglądałem, kurwa, Strongmanów. Jak oceniasz z perspektywy czasu? Kiedy był najlepszy moment w twojej karierze na przejście do MMA? Myślę, że mogę zrobić to kilka lat temu, odnosząc się do jeszcze pytania wcześniej. Gdybym wiedział, jaki jest to dobra, naprawdę zdrowy zabieg marketingowy, to sam kanał pewnie bym otworzył dużo wcześniej. To wszystko, o co dzisiaj walczę, pewnie już byłoby po mojej stronie, łatwiej może byłoby podjąć tą decyzję. Ale ja nie lubię gdzieś tam za bardzo gdzieś tam, wiesz, żałować tego, co się mogło stać, czy nie stało. Trudno, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jak oceniasz pierwszy start Gamrota w UFC? Ja już widziałem i pierwszy, i drugi, także gdzieś tam. No bo to pytanie było zadane jeszcze przed drugim. Aha, no więc właśnie. Więc w ogóle i pierwsza walka, którą przegrał, zawalczył naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Byłem w ogóle pod mega wrażeniem tego, kurwa, typa, z którym on walczy. Też był debiutantem, bo był takim kosiorem, że to naprawdę poziom jest naprawdę pro. Druga walka już sobie na szczęście Mateusz wygra przez fajny, zajebisty knockout, tym bardziej jego notowania idą w górę. No trzymamy kciuki, mam nadzieję, że tych zawodników i mistrzów z Polski, z UFC będzie co niemiara. Będzie jakieś seminarium w Rzeszowie?
Tak, w ogóle 24 kwietnia, ale muszę je odwołać, kurwa, bo jadę na galę KSW. Właśnie, właśnie, muszę zadzwonić, kurwa, przypomnijcie mi na drodze powrotnej, że mam odwołać seminarium, dobra? Kurwa. Czy zgodziłbyś się na walkę na patogali, gdyby organizator zaproponowałby grubą kapustę na szczytny cel, na przykład leczenie dziecka? Kurczę, patrz, takie, wiesz, tu cię gdy jednak, wiesz, a ja zawalczy dla patosów, dla patosów, ale z drugiej strony na co, dzieciaku nie pomożesz? No. Nie wiem, no tak kurczę, pewnie bym zawalczył, choć chodzi o ostatnią rzecz, którą chciał robić, to właśnie takie walki tych kurwa patostymerów czy czegokolwiek, bo mimo, że wszedłem cały czas w platformę internetową, to cały czas chcę ją podpierać takimi zdrową hierarchią wartości, a na pewno nie opierała się ona kurwa o tych patostymerów, czyli robienie totalnego gówna. Ale powiedzmy, że gdybym sobie to sam w swojej głowie potrafił usprawiedliwić szczytnym celem, no to chyba tak, no. Czy brałeś udział w ustawkach kibicowskich? Nie. Czy na twoim kanale będzie więcej historii typu domofon? Ten filmik zamiótł. Tak, ja w ogóle widzę, jestem w szoku, że to tak fajnie się ludziom podobało. Nie widziałem tego jeszcze, ale też muszę nadrobić, bo ja dzisiaj robiłem pytania i to o będziesz wiedział, dlaczego nie wolno mi zostawiać miejsca parkingowego na osiedlu, to się dowiesz między innymi, ale tak. Może inaczej, niekoniecznie jest tych w domofoniarzy, ale jak widzicie, ja nawet prostą historię potrafię zrelacjonować w dość komiczny sposób, a że u mnie w życiu dużo się dzieje i co chwilę gdzieś ktoś kurwa obrywa jakimś rykoszetem, to kogoś tam jeszcze ubierzemy w historykę. Czy zawsze musisz się zgadzać ze swoimi gośćmi? A widziałem gdzieś taki komentarz, a bo kurwa liczysz każdemu dupę, to czy tamto. Nie ukrywam, że lubię zapraszać gości, na szczęście takich, których ja sobie wybieram, a nie takich, których ktoś mi podrzuca, więc dobieram sobie ludzi, z którymi się najczęściej zgadzam. A jeśli trafi się ktoś, z kim się zgadzać nie będę, to mu to oczywiście oficjalnie powiem. Tylko, że co jeszcze mnie jara też w tym realizowaniu siebie jako youtubera czy prowadzenia kanału na YouTubie? Są naprawdę ludzie, którym ja przede wszystkim czy kibicowałem, chciałem poznać i teraz z racji, że mam okazję, fajny argument, słuchaj, może siedlibyśmy do rozmowy, ja tych ludzi po prostu poznaję. To nie są wszyscy moi koledzy, których ja gdzieś tutaj wielokrotnie już gdzieś tam przeszedłem wiele rozmów. Są też takie osoby, ale są takie, z którymi, których poznaję po raz pierwszy, cenię sobie czyjąś twórczość, jestem jego kurwa kibicem czy też fanem, to co mam mu ciupać, jechać, kurwa, no jeśli będzie o coś się do kogoś zjebać, to nie mam też z tym problemu. Zobacz, a propos domofonu. Czy zgodziłbyś się na rewanż w dowolnej formule z twoim rywalem z dawnych lat, kolesiem montującym domofony? Ja pierdolę. Kurwa, nie dowiarę, że ten domofon tak przeszedł do historii, nie? No mówię, on jest wyrzucony jeszcze tam razy. To był kurwa w ogóle jakiś dziadek, kurwa, czy może nie dziadek, miał około 50 lat, kurwa, więc chuj wiem, może był dziadkiem, ale był chamem przede wszystkim, więc... Ja w ogóle jestem tak, ja jestem bardzo elokwentny do ludzi, jestem kulturalny, jestem zajebiście grzeczny. Do momentu, dopóki ktoś jest ze mną grzeczny, ale jeśli ktoś, nie wiem, sobie nagle znalazł w własnej głowie gdzieś tam wytłumaczenie, że on może być dla mnie niemiły, może być chamy, może mnie kurwa wyzywać, bo on ma do tego prawo, bo jest starszy czy cokolwiek, no to się zaczynają dziać właśnie takie rzeczy. Czy Bartek Batra nie planuje startu w MMA? Pytam, bo wiem, że jesteś jego przyjacielem. Z tego co wiem, to chyba nie. Bartek cały czas skupia się tutaj na aspekcie stójkowym. Wziął udział w walce na gołe pięści, więc myślę, że tutaj te nowe odsłony walk strajkerskich są dla niego cały czas jak najbardziej opcją, a chyba MMA samo nie. Jak oceniasz szansę Szpili w walce z Różańskim, o ile do takiej dojdzie, biorąc pod uwagę, że obaj nie będą ważyli tyle, ile w ciężkiej? No, już wiemy, że ta walka chyba już dojdzie do skutku. Miał być to 8 maja, została przełożona chyba na 21, jeśli się nie mylę. I w tej nowej wadze, co nie? Między Cruiser a ciężką. Właśnie, to została te Bridgeweight, jakoś tak, nie? Coś takiego. No, jestem w ogóle strasznie ciekawy. Naprawdę polski boks dawno czekał na tak ciekawe zestawienie. Uważam za technicznie lepszego zawodnika Artka Szpilkę, ale już wielokrotnie ten sport udowadniał, że tu nie chodzi o samą technikę. Pytanie, na ile sobie jeszcze Artek jest w stanie poradzić ze swoją psychą po tym nokaucie Wildera, po którym widać taki bardzo wyraźny gdzieś tutaj spadek odporności na ciosy. Walka się wydaje z jednej strony dość prosta do przewidzenia, że Łukasz się na niego zerwie, rzuci, no bo to się wydaje też najsłabszym punktem Artka. No i pytanie, jak Artek w tej wszystkim sobie poradzi, nie? Więc powiem wam też tak, to jest bardzo ciekawe zestawienie, to jest właśnie zajebiście zestawienie i sportowe, i medialne, czyli te aspekty, o których cały czas głośno powtarzam. Mega jestem ciekawy, nie całe swoje pieniądze, ale bym chyba postawił sobie parę złotówek może na Artka, z racji, że może się przełamie i w końcu zrobi taką walkę, na jaką chyba sam czeka. Co mistrz poleca przy weekendzie, piwko czy buszek? Jezus Maria.
No, jedno z drugim, no co tu dużo gadać, przecież kurwa, jedno by drugie w ogóle się da? Da się, ale no, podobno... No, no ale, po, ale że podziały nie służą, no to wiesz, zawsze razem, nie? Jestem najstarszy góralem, ale się da, to, w ogóle tak, no to wiesz, to jest to pytanie, ja tak, ja nie lubię palić frana, palenie jointów, ja nie stosuję używek, nie, ja nie stosuję, kurwa, nie palę papierosów, nienawidzę, w ogóle moja żona, o, znowu cię Magda pozdrawiam, poznaliśmy się w wieku 23 lat i ona w tym samym prawie 10 lat jarała szlugi, nie, no i powiem ci, że w tydzień przestała, do dzisiaj właściwie nie pali, także gdzieś tam, ja nienawidzę papierosów, twarde dragi też, też nie służą, nic dobrego nigdy z tego nie wyniknęło, a powiedzmy sobie, że jointy to jest kurwa light, naprawdę, to jest kurwa coś, co... Każdy ma życie, potrzebuje się czymś odurzać, kiedy ma się naprawdę dość duże kurwa tempo życia i tak dalej. No, oczywiście wszystko dla ludzi, wszystko z umiarem, nie? Czy nie myślałeś o tym, aby wzmocnić się fizycznie? W MMA siła ma spore znaczenie. Nie, no dość mocno teraz staram się ten aspekt i nadrobić. Ja nigdy nie miałem do tego dużych predyspozycji, ale ja mam również świadomość tego, jak sport MMA jest bardzo mocno sportem siłowym, w odróżnieniu troszeczkę od samej stójki, więc nadrabiam. Tomku, jeśli twoja następna walka będzie w MMA z Izu, to w losowym momencie tego wywiadu, na przykład za godzinę od tego pytania, mrugnij 3 razy do kamery. Ty nic nie będziesz musiał mówić, Jaru dużo pali, więc nie zauważy, a my przynajmniej nie będziemy się musieli dłużej zastanawiać. Zdrówka i powodzenia. Co myślisz o turniejach pierwszego kroku w kickboxingu, na którym występują często profesjonalni fighterzy przeciwko faktycznie początkującym? Jeszcze raz całe pytanko. Co myślisz o turniejach pierwszego kroku w kickboxingu, no, na których występują często profesjonalni fighterzy przeciwko faktycznie początkującym? No to hejtuję zawodników profesjonalnych, którzy pojawiają się na walkach pierwszego kroku, no bo umówmy się, że każdy ma swoją platformę walki. Jeśli jesteś kozakiem i czujesz się na tyle mocny, to albo jedziesz na mistrzostwa Polski po medal, albo stajesz do walki zawodowej, a ustąp miejsca tym, którzy robią swoje pierwsze kroki. No i umówmy się, że nawet z racji mam to tutaj hejtuję i samego zawodnika, i organizatora, no bo wszystko spoko, ale w odpowiednim momencie. Jak radzisz sobie ze stresem przed walką? Pamiętasz swoje pierwsze wejście do ringu w zawodowej walce? Jak się wtedy czułeś? Pamiętam, no właściwie to jest taki, podsumowując, w głowie jeden wielki kibel, nie? Ciężko się na czymkolwiek skupić, właściwie wszystkie hasła, które cię motywowały w trakcie przygotowań, nagle kurwa nie działają, ty sobie to w głowie powtarzasz, ale nagle ten, nie wiem, wewnętrzny głos wszystko dusi, wszystko zabija. Ja, jak wiecie, lubię gadać, nie? No ja sobie również w głowie wtedy prowadzę taki wewnętrzny monolog. Zwróćcie uwagę, że kiedy ja wchodzę do ringu, to ja nigdy gdzieś tam nie biegam po kurwa sali, nie przybijam piątek, nie cieszę się. Ja cały czas sobie prowadzę wewnętrzny monolog i... No i masz te... Każdy to ma, tego diabełka i tego aniołka, nie? I powiedzmy sobie, że ten diabełek ci mówi, że nie dasz rady, ten aniołek mówi, że słuchaj, dasz radę. Staram się wyłączyć tego, który mówi, że nie da rady. Prowadzę wewnętrzny monolog, sam dużo gadam. Mówię, Tomy, wejdziesz tam, mówię, cały czas balans, praca na nogach, on cię kurwa nie trafi, nic się nie wydarzy. Naprawdę sam siebie bardzo mocno motywuję, tłamszę tego malcontenta, którego w życiu nie chcę mieć. A widzimy tylko wtedy różowe scenariusze. Naprawdę buduję jeszcze mocniej swoją pewność siebie. Powtarzam to sobie, żeby tego kurwa w najważniejszym momencie nie zapomnieć. Jaki miałbyś plan na Andryszaka? No ja w większości z zawodników, o których byś mnie zapytał, jakie by to nie było nazwisko, to bym chciał utrzymać walkę w stójce. Mówi się, że gdzieś tam, czy Michał, czy kilku innych, z którymi bym mógł mieć do czynienia, nie są takimi wirtuazami stójki, a ja bym tam potrafiłbym ich na tyle gdzieś tutaj ograć, oszukać, że tą walkę mógłbym skończyć. W parterze miałem z tym dużo większe problemy, czy Michał, czy ktokolwiek inny, no to wiadomo, że mi zależy się napierdalać. Z którym z zawodników najprzyjemniej prowadziło ci się wywiad, a który okazał się lekko mówiąc bucem? Kurwa, po wywiadzie ci powiem tą drugą osobę, nie? Dobra, ale pamiętam, że już musimy mi dwie rzeczy opowiedzieć. Tak. A no. Ja już zapomniałem, co było pierwsze. Ja coś pamiętam jeszcze, no, także patrz, ja pamiętam. A ten, kto mnie tak pozytywnie zaskoczył? Łuka. Tak, Krzysiek Głowacki, myślę, że jest dobrym pomysłem tutaj podpowiedzi od Kamila, bo Kamil razem ze mną. Pozdrówki dla Krzyśka, którego wcześniej nie znaliśmy się. Znaliśmy się z racji pewnie, że mamy wspólnych znajomych, że gdzieś tam wykonujemy tą samą czy podobną robotę, ale właściwie tak dobrze się z Krzyśkiem rozmawiało, że Kamil się mnie pyta po wywiadzie, gdzie razem wspólnie wracaliśmy. Długo się znacie z Krzyśkiem? Ja mówię, kurwa, teraz go poznałem. Mówi, co ty gadasz, bo wyglądało to, jakbyście się znali naprawdę już lata. Co świadczy o tym, że naprawdę jest fenomenalną osobowością i dlatego bardzo szybko do mnie trafił, także... Nie jestem zdziwiony, po prostu jeszcze bardziej mnie zaskoczy, że był tak naprawdę otwartym gościem. No i Cieśka chyba jeszcze, nie? Michał, kurwa, właściwie każdy z tych swoich gości, z którymi siadam, to rzadko kiedy brakuje tutaj gdzieś tam, wiesz, tematów do rozmów, pomyśl tą jedną osobę tu później. Jakie opinie panują w Krakowie o dwóch znanych raperach stamtąd, Popku i Karambie?
No Popek, jak to Popek, no wiesz, 3 dni w sobocie, Gang Albanii, tutaj każdy ma chyba wyrobione swoje zdanie. Karamba został trochę bardziej zapomniany. Ja znałem jego twórczość. Z tego czasu jeszcze nawet jak małolaty, to był wtedy cały hip-hop, który znaliśmy, więc trochę się tym jarałem. No powiedzmy, że na dzień dzisiejszy to już nie jest dla mnie jakiś taki sztos, wow, który bym się dzisiaj podniecał. Ale sentyment do tej muzyki mam. Jeden zawodnik z KSW i jeden zawodnik z UFC, którzy robią na tobie największe wrażenie. Zawodnik z UFC i zawodnik z KSW. No to może tak, może polskie podwórko i znowu się powtórzę, Michał Materla, to jest dla mnie osobowość, to jest dla mnie gość z umiejętnościami, no naprawdę pakiet, nie? Ja bym chciał, żeby tak wyglądał zawodnik sportu walki w Polsce, żeby tak się mówiło. Nie wariat, nie chuligan, nie idiota, kurwa, nie baran, tylko ojciec, dwójki dzieci, mąż, kurwa, normalny typ, prowadzę normalne życie. Potrafię się normalnie wypowiedzieć, składnie, jestem inteligentnym typem, a mimo wszystko mogę potrafić, że mam jaja i potrafię wykonać swoją robotę najlepiej, jak się da, mimo że jest ona bardzo, bardzo ciężka. I przez ten pryzmat oceniam często zawodników. Nie tylko jakim jesteś sportowcem, tylko również jakim jesteś człowiekiem. I w UFC może aż tak mocno nie śledzę poczynań zawodników tego, co robią poza ringiem, więc tutaj się skupię trochę bardziej na aspekcie sportowym. Kurczę, ale znowu gdzieś tutaj chciałbym, spropsuję trochę naszą rodaczkę, bo lubię bardzo Aśkę Jędrzejczyk, nie? Także Aśka również znam trochę jej drogę i również bardzo mocno robi na mnie wrażenie, jaką musiała przejść drogę, co osiągnęła, w jaki sposób osiągnęła, więc patriotycznie, czy polskie, czy zagraniczne, przepraszam, podwórko, ale... Ej, jest opcja, że moja Magda, bo zawsze jak mówię mojej żonie, to ona dzwoni. Patrz, kurwa, nie patrzyłem na telefon. No. Że ona będziesz w Trybunie Ludu, ale ja nie mogę rozmawiać. Jesteś na mnie na wizji. Aha, dobra, no. No, dobra, pa. No, już tam 6 dzieci, tata. To na robocie nie da rady, no. Więc zawsze tak jest, jak mówię mojej żonie, to ona dzwoni, kurwa, nawet na wizji, nie? To znaczy, że masz dobry podsłuch w telefonie. No. O kurwa, w sumie nie brałem tego pod uwagę. Kiedy nowy live z Bartkiem Batrą? Tęsknimy. A zadzwonię do Bartka. W ogóle u Bartka też coś tam się dzieje, jakieś ciekawe zmianki, także trzeba Bartka wziąć na rozmowę. Ostatni posiłek przed śmiercią? Ty, ale ja rozkminiałem wczoraj to pytanie i to jest ciężki. Taki no, jeden ostatni posiłek, no. Kabanos. Tak, Kamil się mieje, bo ja zawsze do mojej opierdalam kabanosy, nie? Zawsze gdzieś tam zostają mnie na wieczór, nie? Ja jeszcze do lodówki, to jeszcze kabanosik, no, także no co ono, kurwa. Trzymajmy się, nie? To kabanos. Tarczyńskiego, kurwa, najlepszy. Drobiowy, wieprzowy, kurwa, pikantny, kurwa, z chili, wiesz. Tak, Kamil, kurwa, jako wege wikingie, kurwa, wegowskie nawet, wegańskie. Wegańskie nawet jadłem ostatnio. Zjadliwym. Wyciszam, no. Czy będziesz trenował w Grappling Kraków? Chyba nie, ja w ogóle nie szukam specjalnie żadnej sekcji, gdzie ja będę trenował, nie? Przede wszystkim potrzebuję mieć trenera na prywatne, indywidualne zajęcia, gdzie sobie dobieram jakiegoś innego trolla, powiedzmy, moich gabarytów. No i tu się tarzamy, to ja wiem, jaki szybki progres robi ktoś, kto ćwiczy indywidualnie, kto ćwiczy w grupie. Ja oczywiście najwięcej robię tych treningów indywidualnych, no ale tutaj, będąc pod opieką Sebastiana Kotwicy, no to chodzę również na zajęcia grupowe do niego. I w pewnym momencie, kiedy będziemy potrzebowali tutaj w cudzysłowie chyba się bardziej skonfrontować z zawodnikami, z kimś innym, przykładowo Michał Kita, który jest tutaj na Śląsku, czyli za rogiem, czy jestem w stanie znaleźć dobrych zawodników, tylko potrzebuję mieć jakikolwiek warsztat, żeby się tutaj do kogoś wybrać. Czy uważasz, że przejście do MMA przez kickbokserów jest trudniejsze niż ze sportów parterowych z powodu rozbicia i kontuzji? Nie, wydaje mi się, że jednak chyba po pierwsze walka zaczyna się w stójce, więc to jest ta nasza mała przewaga. Nie wiem, nie chcę tutaj sam sobie gdzieś tutaj, wiesz, budować jakiejś pewności, czy słodzić. Po prostu wydaje mi się, że stójkowicz chyba się jeszcze tej stójki, przepraszam, stójkowicz chyba tego parteru się prędzej nauczy niż parterowiec chyba stójki. O, i na tym zostawię to pytanie. Jakiego największego kozaka, wariata poznałeś w swoim życiu z biało-czerwonej części Krakowa? Paru znam, ale to również nie jest, wiesz, nie na wizję. Walka ze szpilką w MMA, bierzesz? Biorę. Miałeś może kiedyś sparing z najczystoniejszym? Jeszcze powiedziałem, że biorę i też dla jasności. Nie dlatego, że Artka bym uważał za jakiegoś słabego sportowca, wręcz przeciwnie, tylko powiedzmy sobie, że MMA to mamy pewne narzędzia, tak? Stójkowe umiejętności, tylko że ja w tej stójce mam kurwa 4 kończyny, Artek ma tylko 2, no i umówmy się, że ten co ma 4 raczej ma przewagę na ten co ma 2 i tyle.
Miałeś może kiedyś sparing z najprzystojniejszym zawodnikiem sztuk walki, Danielem Michaszkiem Omelanczukiem, i czy rzeczywiście potrafi naśladować styl każdego zawodnika na świecie? Nie wiem, z Danielem miałem tylko walkę w 2008 roku, nigdy więcej nie mieliśmy chyba później jeszcze okazji nawet czy trenować, czy to jest sparować, także... To wszystko przed tobą. No. Na ile cię przekręcił DSM? Chciałem, że powiedziałeś, że to już wszystko, nie? Jestem się, kurwa, patrzę na ten ekran, mówię, nie. Chyba Farmazon. Na ile cię przekręcił DSF? Boli, ten przekręt boli, nie? No. I jakie, Tomku, posiadasz największe sportowe osiągnięcie? Pozdrawiam z Walii. Największe sportowe osiągnięcie, no to powiedzmy sobie, że gdzieś tam ja bym nie chciał tutaj należeć do ludzi, którzy słuchajcie, kurwa, pas taki, straki, czowaki, ale faktycznie mam na swoim koncie kilka pasów. Żadnego chyba z nich nie nazwałbym paskiem o spodni, ale taki pas organizacji WKN. To jest pas, który miał Jerome Le Banner, Giorgio Petrosian i kilka naprawdę fenomenalnych zawodników kickboxingu, więc tutaj możemy mówić o randze organizacji, federacji, i ten World Kickboxing Network to jest, powiedzmy, mocna organizacja. Czy to prawda, że treningi u ciebie są zajebiście wymagające? Ja jestem wymagającym trenerem, jestem też wymagającym trenerem dla samego siebie, jestem w życiu maksymalistą i bardzo często powtarzam hasło, że jeśli robisz coś dobrze, to znaczy, że jest to przeciwieństwo doskonałego. Czy Michał Oleksiejczuk dojdzie do top 5 kategorii 9-3 kg w UFC? A uważam, że ma szansę. Jakie były główne błędy organizacji DSF, które sprawiły, że upadła? Dużo, no... Nierozsądnie zarządzany budżet i przede wszystkim, kurwa, nie ma czegoś takiego jak robienie 10 gal zawodowych w roku, czyli co miesiąc, bez wakacji, bo taki też był ich plan. Polski rynek, mimo że uważam, że jest ciekawy, to nie jest na tyle szeroki, żeby robić 10 zajebistych gal, bo tego się po prostu nie da. No i powiedzmy, tych powodów byłoby jeszcze bardzo dużo, ale zacznijmy od tych dwóch najważniejszych. Witam. Czy mógłbyś w ramach pokazania, czy coś tam brazylijskiego jiu-jitsu liznąłeś, pokazać na Jaru jakąś technikę kończącą? Pokazujemy? No, przest. No właśnie. Chciałem, ale widzisz. Ale jakie chętne od razu. Kurwa. Angażowałeś się kiedyś w życie kibicowskie Wisły? Jaki masz stosunek do kibiców i kiboli? Ciężko być obiektywnym, bo gdybym był, powiedzmy, Januszem gdzieś tam chyba z innego miasta niż Kraków, który nie zna nikogo i ocenia tego ze mną, to bym powiedział tak, no co za kurwa głupki kibole się gdzieś tam biją, mordują, kurwa, nic dobrego z tego nie wnosi. To, że mieszkam w Krakowie, niewiele zmienia właściwie z tej pierwszej opinii, że faktycznie psuje to bardzo mocno PR mojego zajebistego, pięknego miasta. Ale troszeczkę wiem, na czym polega ten kurwa dżihad, święta wojna w Krakowie. Nadal tego nie popieram, marzyłoby mi się, żeby to po prostu nie miało miejsca, ale co ja mogę zrobić? Jaka tam była pierwsza część pytania? Czy angażowałeś się kiedyś? A, i czy się angażowałem? Nie angażowałem się, po prostu mimo, że mam pewne informacje, to się nie angażowałem, no bo z racji, że patrzę na to z dość dużym obrzydzeniem, no to jeszcze by tego brakowało, żebym ja w tym brał udział. Ile dni najwięcej nie trenowałeś z lenistwa? Kurczę, z samego lenistwa to może wytrzymam tak z 2 tygodnie, nie? To tak lenistwo. Niestety czasem przerwy były dłuższe, ale spowodowane były kontuzjami, mimo że chęci były ogromne, to chyba... Tak, ostatnio miałem taką mikrokontuzję, że tak powiem, ale ona mnie wyłączyła na 2 tygodnie, po 2 tygodniach już tak przybierałem nogami, już tak z taką radochą wracałem na trening, że wiem, że to chyba jest ta górna granica. Jak dużo palisz? Oglądając cię na różnych materiałach, to wyglądasz, jakbyś cały czas był po spaleniu blanta. Wiem, dużo osób mi mówi, że ma łączka, że ja w ogóle jak się śmieję, to wyglądam, jakbym cały czas zjarany, nie? U mnie komentarze pod wywiadami są nocne. Śmieję się często, że wyglądam jak Obelix, co wpadł, kurwa, do kotła z jaraniem i kurwa, ja wyglądam teraz, jakby całe życie był najarany, mimo że nie jara, nie? Ale jakoś znowu dużo nie palę, bez przesady. Czy do świata MMA wkraczasz tylko ze względów finansowych, czy jest coś więcej, co przyciąga cię do tego sportu? Kurczę, chyba sobie tam wymieniliśmy, już nie wiem, mylę mi się to wywiady z tobą, wywiadzie. Nie? W tamtym, nie? Ale 3 aspekty, powiedzmy tak, finansowe tak, jak najbardziej, 2 to była faktycznie ta chęć sprawdzenia się na najwyższym poziomie, no i 3 z racji, że faktycznie w sporcie stójkowym moim, tym właściwie powiedzmy w koronie i dyscyplinie się niewiele dzieje, więc z braku laku. Jakie suplementy stosujesz sam, jakie polecasz dla sportu walki? No chyba te, które polecam, to chyba raczej pod sporty walki, ale to nie są gdzieś tutaj żadne super turbo specyfiki. Klasyczne odżywki, właściwie tak jak są na siłowni, na dobrą regenerację. Przed każdym treningiem kawa. Jak ocenisz swoje szanse w MMA? Czy jesteś w stanie zdetronizować mistrza KSW Tomasza Narkuna? No, czy to jest pytanie o wagę 9-3, powiedzmy sobie tak, no ja dobrze wiem też, kim jest Tomek, jakie ma zajebiste umiejętności parterowe, że jest bardzo, bardzo dobry, fenomenalny właściwie w tym parterze.
I jeśli walki nie udałoby się skończyć w stójce, na co jest szansa, to powiedzmy, że tu na dole już właściwie ona równa się prawie zeru. Jedna największa szansa, o którą by walczył, to się podnieść i znowu szukać swojej walki w stójce. Więc jestem realistą, jestem też marzycielem, ale jestem realistą i no i co, no chyba już w tym wieku twardo stąpam po ziemi. Gdyby mi przyszło wejść do takiej walki, to i tak wychodzę tylko po wygraną, nie? To kurwa realizuję ten swój plan, że w tej stójce to bym tam, wiesz, jakby trzeba było temu kurwa laserem strzelać, żeby mnie nie przewrócił. No i do spodu. Co czułeś po zdobyciu pasa DSF i jak zareagowałeś, jak się dowiedziałeś, że DSF już nie będzie? Znowu musiałem oddelegować do kolejnego naszego wywiadu, ale co? No była to, no powiem wam, taka dość mocno paraliżująca informacja. Dostajesz właściwie z dnia na dzień informację, że zostajesz odcięty od twojego sposobu na zarabianie pieniędzy z dnia na dzień. Mało tego, pieniądze, które zarobiłeś już kilka tygodni temu, na które czekasz, z dnia na dzień ma być przelew, dowiadujesz się, słuchaj Tomek, tych pieniędzy już jednak nie będzie. Nie masz kurwa ani roboty, nie masz ani pieniędzy, których zarobiłeś. Pieniądze, które wydałeś na przygotowanie do roboty, również ci tego nikt nie odda. No więc co tam jest za główny trzon pytania? Co czułeś po zdobyciu pasa i jak zarywałeś, jak się dowiedziałeś, że już nie będzie DSF? Więc powiedzmy tak, no z piekła do nie... z nieba do piekła, tak? Bo nie wiem, było faktycznie zdobycie pasa najlepszej polskiej organizacji, zajebiście się rozwijający, z perspektywą, wszystko miało być pięknie, ładnie. Ja wykonuję swoją robotę, mega ciężka walka, mega emocjonująca. Kurwa, czułem, że ta walka naprawdę bardzo dużo zrobiła dla mnie, dla polskiego kickboxingu, że to naprawdę był sztos, nie? Że to... Tak właśnie powinien wyglądać kickboxing, o który ja walczę i mówię, kurwa, wszystko jest z tym na fali, nie? Tak długo czekałem i sobie sam powtarzam te hasła, widzisz, Tomek, warto było być lojalnym wobec swojej dyscypliny. Stało się coś, na co tak długo czekałeś, podpowiadali ci, przenoś się, przetransformuj, inni to zrobili, ty nie, kurwa, jednak warto było. No. Niespodzianka. A tu ząb. Czy znasz się z zawodnikiem Łukaszem Chlewickim i czy wiesz, co się z nim dzieje, ponieważ całkowicie zniknął ze sportu i mediów? Znam się bardzo Łukasza, znam, lubię i nawet nie używam w ogóle czasu przeszłego, ale za bardzo słyszałem, mam jakieś plotki, co się z Łukaszem dzieje, bo faktycznie zniknął. Plotek absolutnie nie będę powtarzał, bo nie mam potwierdzenia rzeczywistości. To już było. Kiedy zobaczymy Stanka na jakiejś większej gali? Pozdro z Bochni. Aha. No kurczę, powiedzmy sobie tak, no mam nadzieję, że niebawem. Niebawem, no Bochnia City. Jaka to mówię, miasto seksu i biznesu. Co sądzisz o frajerstwie, które napada ze sprzętem w kilku na jednego, nieraz z tragicznym skutkiem oraz o setkach ich kolegów z trybuny, którzy szczycą się tym, wykrzykując hasła wyśmiewające śmiertelne ofiary takich działań? No to właśnie to, że wiesz, trzeba byłoby żyć w Krakowie, żeby to zrozumieć. Ja mimo, że w Krakowie żyję, to specjalnie tego nie rozumiem. Na pewno tego, wiesz, nie przykładam do tego ręki, nie pochlebiam tego, jestem wręcz załamany, no bo kiedy ja mówię o zasadach, to na pewno nie wiąże się to z takimi zasadami, jak tutaj właśnie wymieniony przykład, tylko moje są zupełnie, zupełnie inne, więc co sądzę? No jestem załamany po prostu, uważam, że na takie rzeczy nie powinno być miejsca. W ogóle cały świat wartości, w który ja wierzę, mam dość duży problem się odnaleźć w dzisiejszych realiach, no bo co tu dużo mówić, nie są one spójne z tym, w co ja wierzę. Tomek, mega szacun za to, co robisz oraz za to, jakim człowiekiem jesteś, a teraz do rzeczy. Co sądzisz o naszym olimpijczyku z Kanady, Bińkowskim, oraz co sądzisz o Rafale Jackiewiczu? Pozdro. Może Artur Bińkowski? Ja widziałem jeszcze jego walki, wywiady sprzed kilku dekad. To był normalny typ, nie? To był normalny gość, który się potrafił normalnie wypowiadać i uważam, że teraz, nie wiem, kompilacja przyjętych ciosów, pewnie nie wiem, kurwa, z mefedronem albo z czymś innym, tam nic dobrego w głowie nie zrobiły i na dzień dzisiejszy jest bardzo charyzmatyczną postacią, z której się lubię pośmiać, no ale nie chciałbym tak skończyć, żeby tak się skończyło, a na przykład, żeby tak wyglądało, kurwa, żebym ja to wyglądał po karierze zawodowej, bo bym nie chciał. A druga persona to był kto? Rafał Jackiewicz też ma swój styl, nie? Także Rafała po prostu trzeba lubić, to jest taki gość, on akurat się chyba niespecjalnie pozmieniał od sportu. On taki zawsze był, mimo że starszym ode mnie kolegą, to moi starsi koledzy zawsze tak samo go tutaj przedstawiali, jak to jest dzisiaj. Czy wystąpiłbyś w Fame MMA za pół bańki? Kurwa, wystąpiłbym, nie? Powiem ci tak, no w tym momencie właśnie oznaczałoby to tak, kupili mnie, nie? Kupili, no i tyle. Ulubiona akcja na ulicy oraz na ring, która zawsze zmiatała rywali? No lewy haj, kurwa, lewy haj działa na zawodowców, to na kurwa Januszy też działa, no co? Tylko powiem wam tak, no, to już ktoś musi zasłużyć na haja, bo to się najczęściej oznacza, kurwa, problemy, nie, zdrowotne. Najczęściej to jest, kurwa, prawy low, no i to jest taki ostrzegawczy. Z kim w ogóle prawy low, wiesz, ktoś, kto nigdy nie przyjął low kicka, to się komuś wydaje, bo ja oglądam walki, kurwa, i oni tak kopią, wiesz. Ja właśnie nawet gadałem z którymś z kolegów, nawet z tego właśnie kręgu kibiców.
Tak powiedział mi to ktoś w momencie, kiedy zaczął trenować. Mówi, to Tomek, bo ja tak oglądam te walki, kurwa, czy to w boksie, czy w kickboxingu i tak patrzą i tak się kopią. I tak kopię go tak raz, drugi, piąty, ja sobie tak wtedy pomyślałem, kurwa, czemu go nie kopnie tak, żeby się przewrócił i byłby koniec walki, i tak się kurwa kopią. I ktoś to dopiero przeżyje, przyjmie prawdziwego loła, nie? Powiedz tak, taki zwykły zjadasz chleba, który nigdy nie przyjął kopnięcia przykładowo ode mnie. To jest naprawdę dramat, nie? To jest kurwa... KO, nie na głowę, ale KO zawsze. Z kim powinien zawalczyć teraz Mamet i jakie ma szanse? Czy Soldic jest najlepszą opcją? No, byłaby fajna walka z Soldiciem, choć teraz tak, no Mamet już oficjalnie skończył swoją karierę. Ma na tyle też bogatą karierę, że pytanie, czy on jest jeszcze naprawdę chętny i gotów na to podejmować takie grube, bo co tu dużo mówić, byłoby to grube wyzwanie, nie? Pytanie, czy Mamet nie chciałby zrobić jakiejś kariery na, przepraszam, jakiejś walki na już teraz stricte ukoronowanie swojej zajebistej, bogatej kariery. I teraz tak, gdyby on wygrał z Soldiciem i powiedział, to wszystko, dziękuję, odchodzę jako niepokonany, to jest naprawdę, znaczy, może nie jako niepokonany, no bo walki też przegrywał, ale odejść w ten sposób, to naprawdę czapki z głów. Pytanie, czy on naprawdę jest jeszcze gotowy na tego typu wyzwanie, bo nie można byłoby się w żaden sposób obrazić, nawet gdyby zrobił w cudzysłowie trochę lżejszą walkę, nadal z kimś solidnym, ale czy ta poprzeczka może iść jeszcze aż tak wysoko? No, sam jestem ciekawy. Gromna czy Genesis? Gdzie byś bardziej się widział? Chyba Genesis, bo tam jednak, wiesz, tutaj w Gromdzie się biją cały czas chłopaki, bardziej ulicznicy. Genesis byłoby w stanie przyciągnąć kogoś z dużym nazwiskiem. No i ja również takiego wyzwania bym chciał. Ranking polskich ciężkich w MMA? No co, no albo Marcin Tybura, albo Daniel Mileńczuk. No i chyba powiem Marcin Tybura, z racji, że cały czas walczy w UFC z dobrymi wynikami. Drugi chyba byłby Daniel Mileńczuk. Trzeci, nie wiem, może Michał Kita. No, chyba tak bym to... Ile miałem wymienić? Trzech? Pięciu? W ogóle ranking. A, w ogóle ale... ranking. No powiedzmy, że trójeczka jest chyba. Pod nim jest okej, okay, nie? Miałeś takie chwile w karierze, gdzie to, co robiłeś, nie sprawiało ci już satysfakcji, przyjemności? Miałeś wątpliwości, czy to kontynuować? Czy było to jednorazowe, czy może często takie myśli przychodziły? Jak sobie z tym radziłeś? Nie, muszę powiedzieć, że jako taki naprawdę fanatyk kickboxingu zawsze po każdej walce schodziłem i mnie to jarało, nie? Że gdzieś tam to jest coś, co chcę robić, co chciałem robić. Oczywiście w miarę jedzenia apetyt rośnie, no i gdzieś tam zdobywałem kolejne pasy. No nie ukrywam, że był taki krótki moment, że faktycznie chciałem też płacić w tym glory, ale przede wszystkim, żeby to była poważna propozycja i finansowa i żebym tam naprawdę mógł to co walczę, ten szczyt spróbować osiągnąć. No ale finalnie nie było takiej propozycji. Jak ci się sparowało z Don Diego? A ja z Don Diego chyba nie sparowałem. Chyba nie. Przyjechałem spóźniony na ten trening i nie zdążyłem. Czekaj, znowu mam okoliczność śmierci Andrzeja Firsta. Oj, teraz dobrze nazwisko napisane. Kojarzyłeś Adesanię z kickboxingu? Co możesz o nim powiedzieć, jak sobie radził? Znaczył coś w tym świecie? Znaczył coś w tym świecie, tak. On był tam powiedzmy chyba kategorii niżej, bo jak ja zawsze walczyłem w tej 9-1, to on był w 8-6, ja też walczyłem w wadze ciężkiej. W 8-6 walczył również z jednym z moich ulubionych fighterów strikerskich, czyli ze Stojką. Tam jest dwóch braci, tam jest Andrzej Stojka, który jest... Obydwoje są zajebiście, ale Andrzej jest trochę lepszy, on walczył z Bogdanem Stojką. Wygrał wtedy tą walkę chyba dość bez dużego problemu i pamiętam, że wtedy go namierzyłem, mówię, ale kozacki zawodnik z takim naprawdę fajnym stylem. Jemu zdarzyło się też sporo walk w kickboxingu zwyczajnie przegrać, ale była to naprawdę barwna postać. Jaki dźwięk grzechotki lubisz najbardziej? To chyba w głowie. Tomku, czy chłopaki, których ćwiczysz w swoim klubie, jeżdżą na zawody w kickboxingu? Tak, oczywiście, że tak, oczywiście. Jest jeszcze szansa na twój angaż w KSW? Jak oceniasz Mariana Ziółkowskiego? Bardzo dobry zawodnik, ale czułem się rozczarowany jego walką z chyba ostatnią walkę Mateusz Gamro zrobił z Ziółkowskim? Tak. Tak, i oczywiście rozumiem w 100%, że Mateusz jest kotem, nie? Że tą walkę prowadził też bardzo dobrze i mądrze. Ale że chyba nie jestem tylko kibicem w kapciach, tylko również taki, który gdzieś tam parę razy był między linami i też wie, co znaczy, kurwa, radzić sobie w trudnych sytuacjach. To jedno, co do Mariana bym mu zarzucił, że on wyraźnie przegrał pierwsze 3 rundy, nie zaryzykował w 4, nie zaryzykował w 5, po prostu dotrwał tą walkę do końca, więc nie walczył o zwycięstwo, walczył o przetrwanie. Sorry, że w ogóle zaczynam od jakiegoś takiego negatywnego aspektu, bo ogólnie jest naprawdę zajebistym fighterem. Tego mi trochę brakło i tyle. Jaka kombinacja ciosów jest twoim zdaniem najskuteczniejsza? Akcja klasyk. Lewy prosty, prawy prosty, lewy sierp, prawy low. Panie Tomku, jakie jest najlepsze ćwiczenie na poprawę siły ciosu?
Kurczę, nie ma czegoś takiego, wiesz, to jest takie pytanie, które bardzo często ludzie zadają. Tomek, a co ja muszę robić na siłowni, żeby to było, wiesz, dobre na siłę ciosu? To jest przede wszystkim znowu koordynacja, to jest przede wszystkim od stopy, wkręcić kolano, biodro, wyrzucić luźną ręką, więc tu nie chodzi o samą siłę, chodzi o to, żeby to po prostu wiedzieć, jak swoje ciało poukładać, poustawiać, żeby wygenerować dużą moc. No to bardziej o technikę niż o samą siłę. Czy wygrałbyś z Łukaszem Jaroszem? Kurczę, nie wiem, to byłby naprawdę taki bratobójczy pojedynek. Myślę, że dzisiaj chyba tak. Choć naprawdę mówię z takim chyba, bo nie chciałem takiej walki. Twoje zdanie na temat miasta Łodzi. Nie chodzi o konkretne sporty walki, a raczej stereotypy tego miasta kontra rzeczywistość. Kurczę, czyli nie chodzi o co? Nie chodzi o sporty walki. Nie chodzi o sporty walki, to chodzi o sporty o kluby? Chodzi chyba ogólnie o miasto. O miasto. Ja w Łodzi może byłem tylko dwa razy przejazdem, gdzieś tam powiedzmy, tylko gdzieś tam z kimś siąść na obiad, więc... No to pobędziesz dłużej w sobotę. Tak? No dobra, no to po sobocie się odezwę. Jak się rozstałeś z Fen? Jak oceniasz Fen? No rozszedłem się w bojowych nastrojach z Pawłem Jóźwiakiem. Powiedzmy sobie, że ostatnimi czasy również zostałem ja zaproszony przez organizację na którąś ich jubileuszową galę, chyba numer 30, gdzie przedstawiali swoich czempionów, mistrzów. Ja wszedłem do oktagonu, odegrano We Are The Champions dla wszystkich fighterów, którzy tam byli. Podaliśmy sobie również dłoń z Pawłem. Ja nie potrzebuję szukać wrogów w życiu, ja tego nie robię. No nie było nam po drodze, nie dogadaliśmy się i się już chyba też finalnie nie dogadamy, ale nie każdy sobie żyje swoim życiem. Powodzenia życzę. Czy znasz jakichś kotów, którzy zdecydowali się nie walczyć, a nie motorska, a nie zawodowa, aby mogli? Tak, na pewno było dużo z takich, wiesz, talenciaków, którzy po prostu kończą swoją karierę na sali treningowej. Czy dałbyś radę Tyburze w walce? Nie wiem, ale wybieram się w ogóle też do Marcina na sam wywiad, to może jakąś zadanieweczkę zrobimy, ale inaczej. Co ja się będę napinał do kurwa zawodnika UFC, tak no. Jaka jest twoja ulubiona część Rockiego? Wymień od najlepszej do najgorszej. No, najlepsza to była chyba, czekaj, trójka z Iwanem Drago? Tak. No wiadomo, czy czwórka, bo trójka była chyba z tym, co wyglądało. Nie wiem, ale najlepsza była ta... Z drużyna był chyba z trójka, a czwórka była z Iwanem Drago. I to wiadomo, to jest wtedy, co się przygotowywał gdzieś tam... W Rosji, tak, oczywiście, tak. No to w ogóle jestem wychowany na filmach Rockiego i w ogóle aż dużym nietaktem jest to, że ja w ogóle mylę części, ale trójka była chyba... że ja to powiem z B.A. Barakusem z drużyny A, a czwórka była z Iwanem Drago i czwórka była Sztosem. Najmniej chyba mi się podoba piątka, gdzie on występuje w roli trenera, tak, no. A ta szóstka chyba w ogóle była. Wyższa szóstka. Szóstkę też oglądałem szóstkę, tak, ale czwórka, top, piątka, the lowest level. Czy brałeś kiedyś sterydy albo byłeś do tego namawiany przez kolegów czy trenera? Nie pamiętam. Czy dużo, a to już było, czekaj. Co sądzisz o Kicklightie i czy startowałeś w tej formule? Za moich czasów nie było Kicklightów, całe szczęście, bo to inaczej, są to formy walki dla dzieci, tak? Dla dzieciaków, gdzie tam trzeba zadawać ciosy z kontrolowaną siłą, więc dla dzieciaków jak najbardziej rozumiem, jak najbardziej ma być to etap szkolenia, ale jeśli ktoś nazywa się, nie wiem, jeśli jest ktoś dorosłym mężczyzną, nazywa się przejebany fighterem walczący w kickboxingu i mówi, ja jestem kurwa mistrzem świata, wiem, w Kicklightie, to jest mi wstyd powiedzieć, że ja również trenuję kickboxing, nie? Czyli w tej wersji K1, że się ściągasz ochraniacze, napierdasz gołymi girami, kurwa, że iskry idą i mówisz, że jestem mistrzem świata w kickboxingu, no ale stanie koło ciebie mistrz świata w Kicklightie, który tak naprawdę ma prosty nosek jak kurwa Ken, wiesz, z lalki od Barbie i mówi, ja to, że jestem mistrzem świata w kickboxingu. Dla dzieciaku spoko, ale jak się jebać, to bez gaci. Ulubiona zawodniczka MMA? Dobra, no patriotycznie cały czas Asia Jędrzejczyk. Serwus mistrzu, czy masz czas na inne pasje? Zdrowia życzę. Kurczę, właśnie już powiedziałem wcześniej to, że najbardziej towarem deficytowym w moim życiu jest wolny czas, który poświęcam najczęściej swoim dzieciom. Wolny czas poświęcam swoim dzieciom. Widzisz, już druga godzina kurwa naszych nagrywek, więc mam prawo się troszeczkę przejęzyczać, ale tak, no ja... Kurwa, ja rozumiem w ogóle powiedzenie, że życie zaczyna się po 40, nie? Ja to rozumiem. Jeszcze nie ma 40. No ale czekam, bo nie sądziłem, że będę czekał na swoją 40, a tak się momentami dzieje. Wiesz, co to oznacza? Że będę miał trochę dzieci odchowane, prawdopodobnie już będę po karierze albo na jej schyłku i chyba chcę w życiu trochę odżyć, nie? Bo naprawdę zapierdalam, nie? I to momentami już tak mocno, że chyba potrzebuję delikatnie trochę odetchnąć. Czy kibice Krakowi mogą u ciebie trenować? Mogą, jasne, że mogą. Nawet trenują. Niektórzy. Tomek, jaki jest twój stosunek do służby wojskowej? Zeta zaliczona? Nie, ja byłem w tym rocznik 85, to jeszcze był ten moment, że ja po zwyczajnie poszedłem na studia, nie? Ja tak samo. I to nie w ramach uciekania od wojska, po prostu, kurwa, no...
Panie, się pochwalę, zdałem maturę, kurwa, na piątkę, zrobię zadanie na szóstkę z matematyki. To ja się pochwalę, że miałem nieobowiązkową maturę z matematyki, bo jeszcze bym ją poprawiał do tej pory. Nic z matematyki. No, to jest gdzieś tam, nie, no ja zawsze miałem, w ogóle byłem dobrym uczniem, nie? Ja zawsze miałem zajebiście dobre oceny. Zawsze, nie dlatego, że kurwa kułem przejebanie gdzieś tam, tylko że raczej ta wiedza mi dość szybko wchodziła do głowy. Czy Arek Wrzosek ma szansę zwojować Glory? Mega go lubię, mega mu kibicuję, no ale chyba troszeczkę bałbym się takich haseł używać. Top 3-5 stójkowiczów w Polsce bez kategorii wagowej, włącznie z tobą. No to skoro ze mną, to dobra, Sarara, Jarosz, Róża, Lienel. A, Batra, dobra. Palisz, mistrzu, jakieś CBD? Pozdrawiam. No nie działa to tak trochę, kurwa, wiesz. Jarasz CBD? Lubisz? Wiesz co, paliłem. Czasami no, spoko, ale tak jak... No jestem z oryginałem, nie? No każdy jest z oryginałem. No. Czasami, no, jest to jakaś tam... No z braku laku, no. Jest to jakaś tam tak, opcja, no. Tak, dokładnie. Czy miałeś propozycję... Przekonuję się cały czas od CBD. Czy miałeś propozycję udziału w programie Taniec z Gwiazdami? Miałem, no. Ale wtedy jeszcze miałem małe zasięgi i mnie nie chcieli, nie? No. A kto wie, kurwa, ładzie, a ja pierdolę. A największą blekę z tego miała moja żona. Mówi, jak ty, mój kurwa, to na wyżelu nie możesz ze mną zatańczyć, a ty będziesz jeszcze doszedł tańca z gwiazdami. Mówi, zobaczysz. No, jaja. Siemanko, jakim był zawodnikiem Krokop, twoim zdaniem? Mirko, Krokop? No, chciałbym użyć słowa genialnym. Ja nigdy nie byłem jakimś tutaj jego specjalnym, tutaj wiesz, fanem, ale szacunek do oczywiście jego umiejętności mam. Więc tak, no jest bardzo, bardzo dobry fighter, bardzo dobry. Ile muszę mieć siana, by stworzyć federację kickboxingu na galę? Miliony. Jeśli dzisiaj komuś wydaje się, że można zbudować coś takiego jak KSW, mając, nie wiem, parę dziesięć tysięcy w kieszeni, ludzie zostali przyzwyczajeni do pewnych standardów, tak? Właśnie, wiesz, czyli do samej oprawy, do oświetlenia, do wysokiego poziomu walk, więc tego już nie można budować tak, jak się to robiło kiedyś. To po prostu dzisiaj punkt wyjściowy jest zupełnie gdzie indziej. Czy uważasz, że to koniec kariery Conora McGregora? To pytanie było zadane po porażce z Poirierem wtedy. Teraz już mamy rewanż ogłoszony. Wiem, jestem na bieżąco, ale zaraz po porażce bym powiedział chyba, że nie, że to nie jest koniec kariery, ale że chyba już nie ma co liczyć na to, że zobaczymy takiego Conora jak w swoim prime. Pytanie, czy miałeś kiedyś ofertę z One Championship? O ile dobrze pamiętam, mówiłeś kiedyś, że z Glory nie wyszło, bo ktoś tam ci robi pod górkę. Pozdro, nie mogę się doczekać twojej kolejnej walki. Zgadaliśmy z One, tylko wiesz co, to był taki, jak ja to zawsze powtarzam, że również w życiu trzeba mieć zajebisty timing, zrobić odpowiednią rzecz w odpowiednim momencie, to propozycja dla mnie, czy gdzieś tam oferta do One mojej osoby wpadła w momencie, to było chyba styczeń, luty 2020, czyli w momencie, kiedy oni mieli tam bałagan z COVID-em, nie? Że to jeszcze w Europie nie wiedzieliśmy, że co się za chwileczkę będzie działo, a tam był straszny rozpierdol. I przede wszystkim chodziło o ofertę finansową, gdzie oni nie mogli złożyć wyższej. Ona nie była zła, ona była dobra, a już powiedziałem dzisiaj, że dobre jest przeciwieństwem doskonałego, więc mówię, trochę nam brakło. Czy uważasz, że Marcin Najman powinien stoczyć jeszcze jedną walkę pożegnalną, ale tym razem w boksie, żeby uhonorować jego pięściarską karierę? Nie. Miałeś kiedyś walkę lub sytuację życiową, gdzie złamano cię psychicznie? No kurczę, zastanawiam się nad sytuacją życiową, ale nie, no po prostu nie, tam było zajebiście ciężko, że ja kurwa siedziałem, też ryczałem momentami, wiesz, wydawało mi się, że z tego nie wyjdę i to mówię o problemach rodzinnych, że ktoś bliski ci choruje, że właśnie to co powiedziałem, że ta bezradność, że wydaje ci się, że nie możesz nic zrobić, ale mimo wszystko nagle jak zaczniesz działać z pełną werwą, to wychodzi na to, że jednak się jakieś wyjście z sytuacji zawsze znajdzie. Czy uważasz, że Arek Wrzosek powinien przejść do MMA? I jak oceniasz jego szansę w MMA? Ja się cieszę, że on jeszcze zostaje w kickboxingu. Mam nadzieję, że gdzieś tam niebawem pojawi się jeszcze jakaś organizacja, czy to w Polska, czy nie wiem, czy może Glory się trochę rozwinie, może dotrze bardziej gdzieś tam do Polski. Bo powiedzmy sobie też prawdę, jaki jest problem Glory w Polsce. Że mało, czy gdybyś zapytał, nie wiem, średniego kibica sportu walki, wymień mi trzech mistrzów Glory, to on tego po prostu nie zrobi. Ten sam problem jest niejako z Wandy. Gdybyś zapytał, mówię, zwykłego kibica, nie jakiegoś fanatyka, wymień mi trzech mistrzów WAN, też miałby z tym problem, więc gdzieś tam rozmawialiśmy też na początku, że chodzi o finanse, chodzi również o ten fame, o rozpoznawalność, bo to wszystko musi iść w parze. Tego jeszcze na dzień dzisiejszy nie daje Glory. To dawało swojego czasu DSF i ten DSF również pokazał, że na to wszystko nadal jest miejsce.
I chciałem, żeby Arek się mógł znaleźć właśnie w takiej dyscyplinie, bo mi brakło czasu, żeby na taką czekać. Tak szczerze, jakbyś widział swoją walkę w boksie ze Szpilą? No musiałbym się bardzo dobrze do takiej walki przygotować, powiedzmy sobie, ja tą walkę biorę, o. Gdyby była taka propozycja, to ja taką walkę biorę i jak się widzę, kurwa, ja się zawsze widzę wygrany, gdybym nie podchodził do tego w ten sposób, to właściwie bym w ogóle nie mówił o braniu udziału w jakiejkolwiek potyczce. Uważasz, że w MMA lepiej ci idą zapasy czy parter? Kurczę, tak chyba porówno, chyba nigdzie nie jestem jakimś tam profanatem, ale chyba bardziej ten parter może. Kogo z młodych zawodników K1 i MMA warto obserwować? Damian Piskosz. To jest wychowany Łukasza Rambalskiego. Kolejne pozdrówki i dla Damiana, i dla Łukasza. Muszę powiedzieć, że obserwuję cały czas rynek oczywiście kickboxerski i taką bardzo wyróżniającą się postacią jest Damian Piskosz. Naprawdę małolacik, a zajebisty poziom. Zajebisty poziom, fajny styl walki, dobry trener, dobre papiery na przyszłość. Siema Byku, jak myślisz, dałbyś radę nastukać Izraela Adesanya w kickboxingu? No, chciałbym sobie spróbować, jasne, że tak. Siema, czy zawalczyłbyś na Fame MMA z 7 karłami jednocześnie za milion? Kurwa, milion od karła chcę, kurwa. No. Jasne, że tak, wiesz, to tak bardziej na poważnie, no kurwa. No za banie. Ty byś zawalczył, no. Kurwa, ziomek, który zadaje pytanie, też by zawalczył. Ja bym nawet mu karła mógł dawać za tą bańkę. No właśnie, nie, no. Dobre flow było między tobą a Jarem podczas ostatniego wiadu. Może jakiś podcast albo wizyta u Jara w piwnicy? No i co? Ty na to? No ja na to jak na lata, ale moja piwnica to jest, wiesz, kurde, jeszcze kawałek stąd i... No ale... Ale kiedyś... Logistyka to nie problem. No to dobra. No. Będzie zaproszenie. Czy możesz powiedzieć coś więcej o skutkach ubocznych trenowania i walczenia przez taki długi okres czasu? Jak to wygląda u ciebie oraz u ludzi z twojego otoczenia? Czy znasz jakieś ciężkie przypadki ciemnej strony sportu walki? Znaczy jasne, że znam w ogóle i powiem wam też, jak się przeglądam na otaczające mnie środowisko, czy to kurwa starszych trenerów, czy chłopaków, którzy stali na bramce, to ja mówię, idę do kościoła i mówię, ja pierdolę, co ja mam robić, nie? Ja nie chcę tak skończyć. Mało który trener, powiedzmy, nie wiem, skończył na zasadzie, że jeździ się dobrą furą, kurwa, wychowane fajnie dzieci, kurwa, nie wiem, ktoś realizuje pasję sportową, ten się zajął biznesem, rzadko się to widzi i to dość mocno przeraża. Takie chyba najczęstszy, powiedzmy, gdzieś tam gafa zdrowotna. To jest to, że zawodnikom sportu walki siada na mowę, nie? Na narząd mowy. A jak mi to się wydarzy pewnego dnia, to kurwa, chyba już czas się zawijać z tego świata. Jak widać, na razie nie jest źle. Cały czas gadam. Śmieję się, że zapominam wielu rzeczy, ale ja od zawsze zapominałem. Także jak mam wziąć, nie wiem, kupić 3 rzeczy w sklepie, to żona i tak robi kartkę, nie? Jak ci idzie z parterem i jakie jest twoje ulubione poddanie? Zaskoczę. Taka mało spotykana technika, a mi wchodzi. Kurwa, ale jak teraz zdradzę, to będzie ciężko mojego rywala udusić, nie? No, ale powiem, i tak go uduszę, kurwa. Go plato. Kojarzysz taką? No. No. Chodź, jak ja to napierdalam? No. Chodź, kamień, pokażemy. Żartuję. Jak często i czym golisz głowę? Kurwa, dzisiaj rano robiłem się nabóstwo specjalnie na wyjazd do ciebie, także... Rzadko, jak już jestem kurwa tak zarośnięty, że wyglądam jak zwisz, to żona mówi, kurwa, ogoliłbyś się wreszcie, jak ty wyglądasz, nie? Albo jak na przykład jadę gdzieś z kamerą, czy do kogoś odwiedzić, to właśnie wiesz, wtedy. Co sądzisz o freak fightach w sportowych federacjach? Kurwa, no chciałoby się, żeby w ogóle tego nie było, żeby takie coś na naszym świecie się nie pojawiło, ale to już jest, nie? To już jest i jeśli ma to nabić kiermanę promotorowi po to, żeby miał wypłatę dla sportowców, to chyba jestem w stanie to przeżyć. I mało tego, chciałbym, żeby to były friki niezwiązane z patu streamerami, że ktoś komuś tutaj naciupał, tylko przykładowo ludzie, którzy zajmują się czymś innym, ale hobbystycznie trenowali sporty walki, że nie zaczynają od tego poziomu totalnego zera, tylko coś sobie tam potrafię, kimś wieczu jestem, ktoś by widział moje zestawienie, dla przykładu, nie wiem, od DJ Dex, który właściwie trenował taekwondo, nagle dostał propozycję walki i tak, wiadomo, że nie jest on stricte sportowcem sportu walki, zajmuje się czymś innym, zajmuje się muzyką, ale jego pasją były sporty walki. To o, takie nawet wręcz wspieram, a cała reszta już troszeczkę, no dość ciężko mi jest do tego przekonać. Choć się to dzieje i dziać się będzie. Czy byłbyś otwarty na walkę z Pudzianowskim? Byłbym. Czy jakby zaproponowano ci walkę z Martinem Fordem lub innym tego typu zawodnikiem, czy uznałbyś to za wyzwanie, łatwą kasę, czy w ogóle odebrałbyś to jako potwarz? Może nie potwarz. Byłoby to wyzwanie, no bo co, no bo wiadomo, że jestem dużo lepszym technicznie zawodnikiem, ale oni są przy mnie kurwa silni jak bawoły. Jakby mnie któryś złapał, to prawdopodobnie mógłby mnie wyrzucić za klatkę, a ja bym chciał udowodnić, żeby tego nie zrobił, nie? Więc byłoby to wyzwanie.
Siema, pozdro dla was panowie, a pytanko, w jakiej wadze będziesz chodzić w MMA, kto pierwszy dostanie lanie? Heavyweight i ta waga właśnie, że tak powiem, po kickboksersku jeszcze cruiser, czyli półciężka 9,3 kg. Kto pierwszy? Będzie to jakiś striker jeszcze, nie powiem, bo sam dokładnie nazwiska nie znam, tam powiedzmy, że przebieramy wśród czegoś, ale to chcę, żeby to było naprawdę ciekawe nazwisko. Najważniejsza walka dotychczas i najcenniejsze zwycięstwo? Kurczę, no powiem, jest takie chyba powiedzenie, że najważniejsza walka, najlepsza walka to ta ostatnia i powiedzmy, że ja może powiem o tej przedostatniej walce, czyli z Romakiewiczem, bo była to walka bardzo emocjonująca. No, chyba ta walka. Ile zarobiłeś przez ten rok z YouTuberki? I czy większe zarobki były jako aktywny zawodnik w Prime przez taki sam okres? Wpada coś z YouTube'a. Powiedzmy sobie, że również YouTube jest dla mnie kolejną platformą do tego, że mogę gdzieś pozyskiwać nowych sponsorów i wiem, że ludzie pewnie gdzieś tam, wiesz, z fochem mówią, a kurwa, znowu zanim się ten odcinek zacznie, idzie parę reklam sponsorów, ale to są sponsorzy, którzy właśnie chcą się identyfikować z tym moim projektem. Z tego wpadają pieniążki. Z samego YouTube'a również coś tam wpada. Wiadomo, może to nie są jeszcze takie kwoty, jakie by się marzyły, jakie potrafiłem zarabiać w ringu, poza ringiem w życiu. Więc na pewno nie jest to coś takiego, że ja mówię, ja pierdolę, ale ja mam teraz siana z YouTube'a, bo nie ma go aż tyle, może pewnego dnia będzie. Na razie jest to jak najbardziej jakieś tam wyraźne wsparcie, ale też nie żyję z YouTube'a. Czy oświecenia było najbardziej niebezpiecznym osiedlem w Nowej Hucie? Jak myślisz? Co? Jak myślisz? Ja nigdy nie byłem w Nowej Hucie nawet. A ja ostatnio oglądałem blog ekipę i kolejny odcinek blog ekipy będzie w Nowej Hucie. Tak? Czy widziałeś, no. Kurwa, ktoś tam chyba coś tam walo porwali, kurwa, do Nowej Huty. No. I oświecenia swojego czasu było naprawdę hardkorowym osiedlem. Ja tam do dzisiaj bardzo często bywam właściwie, mieszkam nawet całkiem niedaleko, ale swojego czasu to, no, cuda. Kogo najbardziej jako sportowca i kogo najbardziej jako człowieka szanuje Tomek Sarara? Pozdro z miasta Barbarzyń. Jako sportowca i najbardziej jako człowieka szanuje Tomek Sarara. Kurczę, no. U mnie chyba, żeby kogoś tak jako sportowca, jako człowieka. I to ma być właściwie jedna osoba, ma być jako sportowiec, czy dwie różne postacie? Ja próbuję też zrozumieć pytanie. Kogo najbardziej jako sportowca i kogo najbardziej jako człowieka, czyli dwie inne osoby chyba. Dwie różne postacie. Kurczę, nie wiem, bo po prostu chodzi o to, że tu gdzie mówię, o tego bym powiedział, ale nie, bo może ten jest tak, jest spora liczba osób, które po prostu mają moje duże słowa uznania, wyrazy szacunku. Nie wiem, dobra, może trochę z rękawa, jako lekko zaskoczony, a może wrócę się do tej osoby, Kuba Błaszczykowski jako sportowiec. Człowiek, ale to też domyślam się, że pewnie chodzi o ludzi z... No dobra, zostawmy, Kuba Błaszczykowski jako postać. Tomku, w jakich klubach w Holandii trenowałeś? Jakie polecasz? Jakich trenerów? I czy poznałeś Bassa Rutena? Czekaj, bo w ogóle, sorry, bo zacząłem czytać kolejne pytanie i skupiłem się na tym, co właśnie, wiem. Sorry, dobra, jeszcze raz, no. Tomku, w jakich klubach w Holandii trenowałeś? Jakie polecasz? Jakich trenerów? I czy poznałeś Bassa Rutena? Bassa Rutena nie poznałem. Oczywiście moim trenerem był tutaj Ernesto Hoss i tutaj, mimo że nie będzie nas oglądał, go serdecznie za każdym razem pozdrawiam. To jest zajebista postać, to jest sportowy człowiek, którego tak naprawdę mogę szanować i to również nie mogę o tym zapominać. Pewnie taką anegdotkę opowiem, wiesz. Wesele organizowałem, no i tutaj oczywiście zapraszałem swoich znajomych z Polski, z zagranicy i w tym wszystkim był również Ernesto Host. Dzwoniłem do Ernesto, mówię, że wtedy ma wesele, że zapraszam, mówi tak, Tomek, będę na pewno. No oczywiście już tutaj coraz bliżej samej imprezy, zbliżał się termin. Ja pamiętam chyba na tydzień czy dwa tygodnie przed samą imprezą, już tu chciałem dograć wszystko z hostem, załatwić bilet, ogarnąć wszystko, hotele. I nie mogłem zapewnić dość długo kontaktu, przez tydzień, przez kilka dni. Nie odzywał się do mnie, mam też tam drugiego trenera, jakim jest Orlando Gemmerz. I z Orlando rozmawiałem, pytałem, co się dzieje z hostem, no bo chciałem tutaj właśnie wszystko zorganizować. Mówi, Tomek w Japonii jest, ale rozmawiałem z nim na temat tego twojego wesela, bo my przylatujemy również, no i wiem, że on też się wybiera. Złapałem z nim kontakt chyba dopiero, on też ma czarny pas załatwiania wszystkiego na ostatnią chwilę. I złapałem z nim kontakt chyba na dzień czy dwa dni przed weselem. Mówi, że jest to, no bo chciałem wiedzieć, przylatujesz, to tam wszystko, to nam to. Mówi, dobra Tomek, bo właśnie wróciłem, już kupuję bilet, powiem ci, kiedy jestem w Krakowie, no i załatwiamy.
I odzwoni do mnie po filmie i Tomek, bo wszystkie bilety zostały sprzedane, już nie dam rady dolecieć. Ja mówię, a dobra Ernesto, to w takim razie rozumiem, szkoda po prostu, że cię nie będzie, bo to ważna impreza i tak dalej. Mówię, ale się nie obrażam, okej. Okay. Nie, Tomek nie mówi. Ja siadam dzisiaj wieczorem w samochód, jadę przez całą noc i jestem u ciebie jutro. I on to naprawdę zrobił, nie? Taki gość, który, szacun, no, szacun. Naprawdę szacun, nie? Postać, kurwa, ludzie na dzień dzisiejszy, to jest legenda tego sportu, wiesz, ikona dyscypliny, którą się tak jaram i on, kurwa, wsiadł samochód, całą noc przyjechał do mnie na weselicho, także wracając do tego poprzedniego pytania, myślę, że Ernesto również zyskuje zajebisty szacun, no, jako sportowiec to chyba też to tu dużo mówić, ikona, kurwa, mojej ulubionej dyscypliny. Na jakim poziomie sportowym klasyfikujesz zawodnika K1 Łukasza Paweckiego z południowej Polski? Tak, Bumuma znam właściwie z X lat, także no, co to dużo mówi, to jest też chłopak, który pracuje na swoim poziomie sportowym, powiedzmy, tak samo długo chyba jak ja, bo pamiętam go od pierwszych startów. No więc ktoś, kto trenuje, powiedzmy sobie, 20 kilka lat, też chyba wielokrotnie był mistrzem Polski, zrobił dużo tytułów, no ma swój poziom, jasne, że tak, ma swój poziom, pewnie. Czy spotkałeś się na sali u Mirka z konfidentami trenującymi tam? Nie spotkałem się. Czy znasz Krzysztofa Kułaka i co sądzisz o karierze jego? No tak, znam Krzyśka właściwie, powiedzmy, bo też walczyliśmy na kilku galach, braliśmy wspólnie udział. Pierwszy raz w życiu, kiedy spotkałem Martina Lewandowskiego, to było to w Holandii, kiedy przyjechał na walkę z Krzyśkiem Kułakiem. No ale na tamte czasy Krzysiek Kułak miał poziom, w dzisiejszym MMA już by się nie odnalazł. Czy odważyłbyś się podać rękawicę i zawalczyć w boksie z legendarnym zawodnikiem Fame MMA Kastiuszem? No chyba bym zaryzykował, no. Co z Jankiem po wygranej nad Izraelem? No co z Jankiem? No obronił tytuł mistrza. Szapoba. Jak bardzo byłeś zażenowany roastem Najmana i co w ogóle skłoniło cię do uczestnictwa w tym happeningu? Nie byłem zażenowany samym roastem, bo ja roasty zajebiście lubię, bo jest to kurwa cały czas program, powiedzmy, humorystyczny, a ja lubię się śmiać. Zażenowany byłem sytuacją, że tam wyjechał, jak to co ci mówiłem wcześniej, warszawski dresik, tu niby ktoś kogoś bije. No to było słabe, a tak to było spoko. Kiedy wpadniesz do Stalowej Woli? A byłem tam chyba dwa razy, prowadziłem seminaria, także do 3 razy sztuka zapraszam. Czy zdarza ci się posłuchać nut Kizo? Nie, muszę powiedzieć, że lubię rapsy, lubię hip-hop, a jakoś Kizo do mnie nie trafia. Nie hejtuję, nie neguję, ale niespecjalnie. Jest ustawka 5-5. Kogo bierzesz do ekipy? Janika, Jarosza. Ja jestem trzeci. No, 4-5 to by się znalazł szybciutko. Ile trzeba zarabiać, żeby wyżyć? No ja mam duże koszta życia. Ja mam dwójkę dzieci, żonę, sporo zobowiązań finansowych, prowadzenie klubu, więc gdybym swoje wszystkie rachunki gdzieś tam rzucił do jednego worka, to naprawdę robić to przerażająca suma. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że ja muszę o to wszystko sam zadbać. Gdy pracowałeś na bramkach, zdarzyło ci się znaleźć kokainę, bo na przykład komuś wypadło? Jeśli tak, to co z nią zrobiłeś? Ja pierdolę. Od razu dzwonię na policję, kurwa, wyciągałem wszystko, wiesz, trzymałem wszystkich ludzi, dopóki nie przyjedzie, kurwa, cała żandarmeria, także tak to właśnie wyglądało. Co pan sądzi o swojej walce na stadionie narodowym podczas Narodowej Gali Boksu? Czy była to tak zwana truskawka na torcie w pana karierze? Tak, truskaweczka jak nic. No, muszę powiedzieć, że to była moja w ogóle życiowa forma. To była walka, na której, kurwa, czułem się tak dobrze przez cały okres jej trwania. Nawet niespecjalnie się zmęczyłem. To, co mnie zajebiście boli, że ja tą walkę po prostu wygrałem przez kontuzję rywala. To też zajebisty zawodnik, który właśnie wspominamy kilkukrotnie o Gali Glory. On jest chyba top 5, a ja zapraszam wszystkich, żeby tą walkę obejrzeli. Ja na tej walce nawet, kurwa, ciosu nie przyjąłem. To zawodnik z top 5 Glorą i nawet nie był w stanie trafić. To była dla mnie fenomenalna forma, zajebista walka. Jedno, czego brakuje, to że po prostu, nie wiem, schodzę do neutralnego narożnika, patrzę na sędziego, on nagle pokazuje, że koniec. Ludzie na publicznościach nie wiedzą, czy to koniec, czy wygrał, czy przegrał, co się stało. Ja bym go znokautował, nawet gdybym go nie znokautował, to czekałem na ten moment po prostu walki na stadionie narodowym, zdobyć tytuł mistrza świata, oczekiwanie, werdykt, jeb, ktoś nagle podnosi ręce do góry. Jestem przekonany, że zrobiłbym to na własną rękę, skończyłbym tę walkę wcześniej, a to było takie po prostu najgorsze zwycięstwo, jakie mogłem otrzymać za zajebistą walkę. Podeślesz jakąś fajną koszulkę? No podeślę. Kurwa, tylko wiesz co jest najgorsze, ja do ludzi... Ja w ogóle nie mam problemu, to, kurwa, wysłać zdjęcie, autograf, tylko znowu się powtórzę, czas wolny, brak. Jak dasz rady to podejść, to ci oddam do ręki. Czy Krystian Pudzianowski dotleni płaszcz mięśniowy w następnej walce? No chyba jak sobie weźmie, kurwa, nie wiem, akumulator i butle z tlenem na plecy. Znasz raperów z firmy? Co o nich myślisz? Znam, no Boski był u mnie na kanale, no Kali myślę, że też gdzieś tam niebawem się pojawi. Ja jestem wychowany też trochę na krakowskiej firmie, więc lubię te kawałki i lubię tą ekipę. Co sądzisz o nowych płytach, takich jak Paluch, Nadciśnienie, Słoń, Red Boom, Red Room?
oraz Kali Major SPZ Hucpa. Pozdrawiam i życzę zdrówka dla wszystkich, całej rodzinki i znajomych rozsianych po całej Polsce. Trzech zajebistych raperów, trzy zajebiste płyty, więc to, no polecam, to jest taki hip-hop, jaki właśnie ja słucham. Chyba zaczynając teraz po Kali z Majorem, no kozacka jest ta płyta Hucpa. Hucpa jest kozacka, nie? Są Słoń też, są Słoń stylu rozpierdala. No kurwa, Paluś Naciśnie, tam też są cztery kostki lodu. Są kozackie trzy płyty, są trzy dobre płyty. Muszę sprawdzić, bo żadne nie znam, wiesz? Dawno już przestałem słuchać hip-hop. Oj, to nieładnie, ale to akurat, wiesz co, bo to nieładnie. Ty, no ale co się porobiło, zresztą dobre, nie? Tak, porobiło się dużo złego, a to są dobre rzeczy, które się dzieją, na zapraszam. Temat nie na teraz. Tak. Każdy pana podopieczny ma umieć nawet obudzony w środku nocy? Tip akcja klasyk. No, może być, jak ten klasyk na pewno. Czy byłby pan zainteresowany walką z Bobem Sapem w grapplingu, aby pomścić przegraną Ernesto Hosta w K1? Kurwa, nie wiem, czym go pomścił, kurwa, żeby nie było 2-0, kurwa, w tym momencie, nie? To masz, czy nie masz? Mam, wszystko mam. Mam, co trzeba. Czy skręciłeś kolano, bądź zerwałeś więzadła w nim? Jeśli tak, to ile czasu trwało leczenie na dłuższej twojej kontuzji i jak wyglądał powrót do treningów? Jeśli mógłbyś opisać i doradzić coś w takich kontuzjach? Ja zerwałem więzadło krzyżowe w trakcie walki, tylko w momencie, kiedy dostałem dzwona i leciałem na ziemię, a nogi pode mną były tak dziwnie poustawione, ja spadłem na ziemię jak właściwie worek ziemniaków, bez totalnej kontroli. No tak, to był ten mój taki ciężki knockout, który dostałem w Warszawie. Przebadzono na mnie całego, przede wszystkim głowę, no bo tam był ciężki dzwon, ja cały czas wrzeszczałem, krzyczałem, że mnie boli kolano. Zrobiono mi zdjęcie RTG, powiedziano, że kości są w porządku, a więzadło było dość mocno naderwane. Ja miałem straszne perypetie zdrowotne związane właśnie po tym nokaucie. I pierwszego dnia, kiedy wyszedłem ze szpitala, poszedłem na pierwszy trening, miałem naderwane więzadło i na pierwszym treningu je zerwałem do końca. Z 6 miesięcy chyba trwała po prostu rehabilitacja po rekonstrukcji tego ACL-a, bo to było więzadło krzyżowe przednie. Kurczę, ale ja jestem chyba stworzony do operacji. Prawie każdy zoperowany staw jest lepszy niż niezoperowany. Co myślisz o zerwaniu zgody między Wisłą Kraków a Lechią Gdańsk? Kurczę, no co, no. Nie mnie to oceniać, ale jeśli były tam, chyba tam były do tego pewnie jakieś powody. Z jednej strony tak, no. Słyszałem takie zdanie, że sentymenty są trochę dla frajerów, więc trochę się nie ma co tym odnosić. A z drugiej strony tam jest sporo sentymentów, bo chłopaki z jednej i z drugiej ekipy to gdzieś tam, nie wiem, na tyle się ze sobą zżyli, że jeden jest kurwa chrzestem dla drugiego i nagle ktoś powiedział z góry, że teraz to już nie jest twój kolega, to masz go odpulować, więc tak na dwoje babka wróżyła. Ulubiona zupa? Chyba pomidorowa, każdy lubi pomidorową zupę. Kto jest twoim zdaniem najlepszym obecnym? Nie, przepraszam, co ja gadam, kurwa. Ulubiona zupa to zupa cebulowa, ja w ogóle zajebiście lubię cebulę. Okej, okay. Ja też lubię cebulę, ale zupy cebulowe nie jest mam. Zajebista zupa cebulowa. Kto jest twoim zdaniem najlepszym obecnym zawodnikiem K1 wadze ciężkiej w Polsce? No jeśli ja nie walczę, to Arek Wrzosek. Najlepszy zawodnik MMA twoim zdaniem? Teraźniejszy. No chyba ten Izrael Adesanya. Czy na dzień dzisiejszy ważna jest dla ciebie topowa federacja, czy na przykład chodzi tylko o sprawy finansowe? Nie ukrywam, że finanse są priorytetem, bo to jest moja praca i to tak samo jakbyś zadał pytanie do kogokolwiek, gdzie idziesz do pracy, to co ci pierwsze interesuje, nie wiem, kurwa, miejsce pracy czy wypłata i umówi się, że wypłata, co nie zmienia faktu, że nadal bardzo istotne jest właściwie, gdzie walczę i dla kogo walczę. Czy w MMA celujesz w ewentualną walkę o pas w przyszłości, czy tylko jako forma sprawdzenia się w kilku walkach? Nie wiem, step by step po prostu zacznijmy od tego, zobaczymy, czy ja się w ogóle do tego nadaję, a jeśli tak, no to w miarę jedzenia na pewno apetyt wzrośnie. Tomek Zadymiarzu, czy planujesz sam zorganizować galę? A miałem jakieś takie plany, powiedzmy sobie, że i będę na pewno chciał robić takie rzeczy jeszcze w życiu, ale dopóki jeszcze mogę sam być aktywnym zawodnikiem, to skupiam się na tym. Czy oglądałeś jakieś Trybuny Ludu? Rzadko mam tak dużo czasu na tak długie materiały. Czy znasz raz ewentualnie... Wyrywkowo tylko. Co sądzisz o raperze Lukasyno? Fajny, zajebisty gość, taki właściwie, który nie szuka na pewno poklasku, fejmu, bardzo często występuje zasłoniętą twarzą. Tematyka patriotyczna, rodzinna, czyli takie wartości, które sobie bardzo cenię. Jak to się stało, że Jarów ciągnął cię w Trybunę Ludu? A chyba nie było ciężko, nie? No. Szantażował mnie, kurwa, psa. Kogo uważasz za największego kota w dziejach sportu walki? Mam na myśli jakąkolwiek formę walki. Z kim chciałbyś mieć szansę potrenowania jeden na jeden? No co, no taką postać,
Ja często powtarzam, że gdybym w życiu nie mógł być Tomkiem Sararą, a zajebiście nim chcę być, to bym mógł być tylko i wyłącznie Mike'em Tysonem, nie? Że to jest taka historia, która po prostu, którą napisało życie, a pisze się z tego książki i to nie jest fikcja literacka, to się kurwa naprawdę wydarzyło, czytałem tę książkę, tak, no fenomen, nie? Fenomen. Co sądzisz na temat Artura Gwoździa? Czy tak jak Bartek Batra nie przepadasz za nim? Ja nie muszę za nim przepadać, tutaj wiecie, ja nie szukam żadnych sympatii, antypatii, gdzieś tam wykonuje swoją pracę, my razem nie mamy nic wspólnego i na tym koniec, kropka. Biegałeś kiedyś z maczetą po Krakowie? Never ever. Z której części Krakowa jesteś? Nowa Huta, osiedle blokowiska. Siema Tomek, będzie jego piosenka z pytania. Siema Tomek, jaka jest rzecz, której najbardziej żałujesz w swojej karierze? Pytam, bo najlepiej uczyć się na błędach tych najlepszych. Jaką zrobiłem najgorszą rzecz w karierze? Największy błąd. Największy błąd. Chyba za ciężko trafiłem do samego końca do walki i tutaj powiedzmy sobie, że już to doświadczenie, rutyna ma brać górę nad emocjami i wiem, żeby tego nie robić. Nigdy nie było sytuacji, żebym był niedotrenowany, za to bardzo często zdarzało się być przetrenowanym, czyli za bardzo się chciało. Oglądasz Octagon Live w kanale sportowym? Parę razy oglądałem, coś oglądałem, ale to nie jest coś tak, że mam ustawioną przypominajkę i czekam. Siema Tomek, jak z wagą u Ciebie na co dzień teraz? Ile będziesz musiał robić kilogramów do swojego debiutu? Ja na dzień dzisiejszy ważę około 103-104 kg i niespecjalnie ta waga musi się zmieniać. Musimy dodać trochę smalcu na trochę mięcha i będzie w tych granicach. Panie Tomaszu, jak ocenia Pan z perspektywy czasu, jak wygląda sytuacja młodych zawodników, którzy chcą zacząć walczyć zawodowo? Czy mają dzisiaj łatwiej, czy trudniej się przebić niż kiedyś? No tak, no ludzie się od razu pchają do walk zawodowych, ale z czym się pcha człowiek do walki zawodowej, nie mając tutaj żadnej kariery amatorskiej. Dzisiaj ta amatorka jest tak właściwie bardzo, bardzo niechciana. A uważam, że nie ma dobrego zawodowstwa bez dobrej amatorki. Nie da się urodzić po prostu zawodowym pięściarzem, zawodnikiem MMA czy kickboxerem. Proces i nie ma drogi na skróty. Tomku, czy byłeś kiedyś w Piotrkowie Trybunalskim, czy znasz tam jakiegoś trenera? Tak, prowadziłem seminarium w klubie Toma Center Piotrków Trybunalskiej i tam też właśnie jest trener Krzysztof Toma. Śledzisz portal i kanał MyMMA? Śledzę. Wiadomo. Subskrypcja jest. Ile masz subskrypcji? Coś podobnie chyba jak ja tam. Nawet nie wiem, 50 kilka tysięcy. No. Wiesz, zbieram do tej setki, ale strasznie wolno idzie, bo wiesz. Nagram kilka wywiadów, które mógłbym już do niej dobić, łatwo, wiem o tym, ale wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, bardzo dobrze, bo też idę tą podobną drogą. Czego najbardziej się boisz? Nie chodzi mi o okalectwo, śmierć, bardziej z życia codziennego, wyczuł, na przykład pająki, węże, podatki. Ej, miałem fobię właśnie węży i rekinów, kurwa, jak byłem w Australii. No, to nada się znowu gdzieś tam wiąże z moją rodziną, bo idę z dzieckiem, a jego kurwa wąż chapsnie, albo kurwa rekin, to nawet nie będzie co zbierać. Więc tak, skoro już mnie ktoś uczuli, bo chyba dość często właśnie odpowiadam na tego typu pytania. Powiedz mi to jeszcze raz. Czego najbardziej się boisz? Na przykład pająki, węże, podatki. Kurczę, z życia codziennego nie boję się czegokolwiek. Niczego się tak naprawdę chyba nie boję w życiu codziennym, kurwa. Nawet nie wiem, jeśli powiem, że się boję jazdy samochodem, choć zapierdalam, to dlatego, że mogę z nim zginąć i dalej to się wiąże z tym, że się wiąże z jakąś tragedią, czyli wszystko coś, co gdzieś tam staram się przewidywać, a może dojść do tragedii, no to unikam. Czy zobaczymy Tomasza z włosami? Zakola takie, że helikopter wyląduje, ale pamiętam, że na jakimś odcinku miał nieogolone i faktycznie dobrze wygląda. Też ci powiem parę rzeczy po, ale nie, na razie już Żyleta będzie wjeżdżać do końca życia, musiałby wjechać jakieś przyszłe włosów, a chyba nie będę aż tak wariował. Jaki jest wymiar ochronny okonia? Co jest? Wymiar ochronny okonia. Kurwa, nie mam pojęcia, ziomek. Po każdej trybunie pala to pytanie, w każdej jednej. Witam, czy chciałbyś zawalczyć z Alistair Overeem w KSW? Taktyka na walkę? No, chciałbym, ale na pewno też nie w pierwszej kolejności, bo co to dużo mówić, ja sobie nie wezmę na debiut typa z UFC, to naprawdę kozaka. Taktyka na walkę, no ja dalej, tak niezależnie od rywala, no będę chciał otrzymać walkę z trójce, bo tam się czuję najlepiej. No i tak, no wyprzedzić Alistaira, no bo on jest silny jak kurwa bawoł, ale też wolny jak ślimak, więc można byłoby go... Tomek, czy Zbigniew Syc jest twoim sportowym idolem? Nie zgadniesz, nie. A ja musiałem sprawdzić w ogóle, czy to jest ten, o kogo mi chodziło, a rzeczywiście to był ten. To jest ten kurwa, co wiesz, palcem to zabija wszystkich, kurwa. Siemanko, czy Romankiewicz ma mocne ciosy i czy na nim właśnie był twój najlepszy knockout? Czapki z głów i pozdrowianka. Romankiewicz tak wbrew pozorom wcale mocno nie bił. Kurwa, wiking złoń, człowiek, rozumiesz? Jak się nie może, kurwa, doczekać. Albo nie może tu wejść. No, albo nie może tu wejść. Może go tam ogarnij, może.
Romankiewicz. Romankiewicz wbrew pozorom wcale tak mocno nie bił. Pochwalę się, że ja po pierwszej rundzie, co wszyscy oceniają, że ona była taka tragiczna. Ja już oglądałem na spokojnie wielokrotnie. Nie była aż tak zła, na pewno nie była tragiczna. Pierwsze zdanie, które powiedziałem po wejściu do narożnika, powiedziałem, że Romankiewicz tego tempa nie wytrzyma i że wcale mocno nie bije. I tak to, a czy był to jeden z jakich? Najlepszych. No najlepszy? No chyba jak nie najlepszy, to jeden na pewno z najlepszych. Jakbyś mógł wybrać jedno miejsce na kemp, nie patrząc na pieniądze, rodzinę i wszystkie poboczne czynniki, co byś wybrał? USA, Holandia, Tajlandia, Polska, czy może kompletnie gdzieś indziej? No ja jestem globetrotter i zwiedziłem trochę świata, muszę powiedzieć, że w Tajlandii mi się mega podobało, także nie dziwię się wszystkim Thai campom, które się tam dzieją. I też zakochany byłem mocno w Australii, w której również byłem, też był sztos. Także gdzieś tam powiedzmy sobie o miejscach na ziemi, to mówię po prostu o chyba najpiękniejszych, które widziałem, czyli te. Chciałbyś być komentatorem K1 albo boksu? Chciałbym być, jasne. No, czuję, że mam do tego smykałkę. Ile pan wyciśnie na klatę? Słabiutki jestem, nie wiem, paczkę z hakiem. Gdybyś miał sklasyfikować sporty stójkowe, to który jest najbrutalniejszy, a zarazem najskuteczniejszy? Jeszcze raz. Gdybyś miał sklasyfikować sporty stójkowe, okay, to który jest najbrutalniejszy, a zarazem najskuteczniejszy? No mówiąc o sportach stójkowych, to albo te twarde formuły walki w stójce, czyli K1, albo Muay Thai właściwie, gdzie jest pełen asortyment ciosów. Muay Thai jest zresztą ta przewaga, że mówimy o skutecznym, czyli tak, no powiedzmy, jak kickboxer w klinczu będzie czekał, aż sędzia go rozerwie, w Muay Thai już tego nie będzie, tylko zawodnik się weźmie za robotę, tak? To może niekoniecznie będzie widowiskowa akcja kolanami tego brudnego, szarpanego klinczu, ale zdecydowanie jest skuteczna. Czy byłeś kiedyś świadkiem ustawionej walki? Chyba nie. Kto jest według Ciebie najprzystojniejszym zawodnikiem i dlaczego akurat Daniel Omielańczuk? Wiadomo, że Daniel Omielańczuk, a dlaczego to nie wiem. No. Byłbym chyba homo, gdybym tutaj się zaczął w ten sposób rozwijać, a na szczęście tego nie robię. Tomek, jak wspominasz Starachowice? Co robię w Starachowicach? Ja Ci nie odpowiem na to pytanie. Nie, no chyba tam były mistrzostwa Polski. Jakieś, nawet nie wiem, czy brałem na nich udział, czy nie. No ogólnie spoko, nie? Kto by według Ciebie wygrał walkę Tybura versus Omielańczuk? A widzisz, powiedziałem właśnie, że to top zawodników z Polski z wagi ciężkiej. No chyba Marcin Tybura z racji jako reprezentant Ligi Mistrzów. Sparowałeś kiedyś z Arkiem Wrzoskiem? Tak, sparowałem. Spoko. Leżał mi. Witam Cię Tomku i Ciebie Jaru Hipsterze. Moje pytanko, czy zawalczy na którejś z dwóch nowych organizacji, które powstają? Czyli rozumiem, żeby nie chodziło o EFM, tak? Bo to jest chyba ta nowo powstała. Ale też jakieś freakowe też powstają, może tak? Chyba nie, no na szczęście już wiemy, bo to mówimy, że już wiemy, tak? Jestem w tej nie nowej, że tak powiem. Czy wziąłbyś walkę na gołe łapy z Różalem? Wziąłbym, no wszystko zależy od wypłaty, ale by się wzięło, no. Tomek, powiedz, czy był taki czas, że chciałeś zostawić ten sport i zająć się czymś innym? W chuj razy, nie? Naprawdę ja w ogóle w życiu wierzę w coś takiego jak przeznaczenie. I nieraz chodzi o to, że to musi być prawdziwa sytuacja, że jakby coś tam w życie nieraz tak, wiesz, dobiło znowu do ziemi, a zwłaszcza ten sport mnie gdzieś tam kopnął w dupę i ja potrafię gdzieś tam tak wtedy głośno powiedzieć z takim żalem te słowa, nie wiem, prawie ze łzami w oczach, mówię, że już to pierdolę, że więcej tego nie robię, że nie chcę, kurwa, to nie jest ta droga, którą miałem iść, że to zostawiam. I zawsze jak coś takiego powiem tak prosto od serca, to z 2-3 dni później coś się wydarzy, mówię, kurwa, wracam, coś się odjebało, nie do wiary, niemożliwa akcja. Ale tak to właśnie wygląda, więc było dużo takich momentów, ale również... Ale wracam. Siemanko, kto jest według Ciebie najlepszym bokserem wszechczasów? Wszechczasów. I tutaj nie ma pytań też o Polskę, tak? Nie ma. Nie, no to chyba ja jako fanatyk Mike'a, no to Iron Mike. Jak zdrówko? Ja spoko, żyję. Kiedy mnie trener wystawi do walki? Jak długo muszę trenować w klubie? No, musi trenować. Inaczej, do walki. To jest walka i jest walka. No powiedzmy, że można wysiąść kogoś na ligę pierwszego kroku, dopasować kogoś również z takim samym nowicjuszem. No ale pytanie też, jaki mamy plan, czy ma być to zabawa, bo jeśli chcesz sobie przyjść na festyn, zobaczyć jak to jest, to możesz kurwa w miesiąc pomachać rękami i wydaje ci się, że boksujesz, a chcesz to przeżyjesz, ale jeśli mamy mówić o procesie, to chciałbym, żeby zawodnik trenował przynajmniej 2 lata, miał jakiś, pod warunkiem, że ma do tego smykałkę, no i wtedy może byśmy go chcieli wystawić na to, żeby to miało jakieś podwaliny budowania przyszłości. Ile pan najwięcej zarobił za jedną walkę? Pozdrawiam. No wiadomo, że jest wypłata od samego organizatora, są jeszcze gdzieś tam wypłaty od sponsorów, no powiedzmy, że gdzieś tam, no potrafiłeś zakręcić to przy dobrych kwotach, powiedzmy, no równowartości nowego auta. Kto, Tomek, kto więcej gada w domu, ty czy żona? Kurwa, znasz kogoś, kto gada więcej ode mnie?
Powoli chyba nie, no już teraz. Jeszcze miałem złudzenia przed zaczęciem tego materiału. Gdyby się, wiesz, moja żona wygadała tyle, co ja, to nie wiem, co by w tym domu się tam działo przecież. Siema na Tomku, czy mieszkanie w Nowej Hucie w latach 90-00 było naprawdę tak przejebane, jak te media opisywały? Było przejebane, Beskitu, ale kurwa, tęsknię za tymi czasami, momentami, ale Huta w latach 90 to był już to, nie? Przeżyć to wszystko, to kurwa mać, jest tak, dzisiaj na to patrzę z dumą, zadowoleniem, nawet z tęsknotą, ale był hardcore. Jak podchodzisz do sparingów? Jesteś za stosunkowo luźnymi rundkami, czy może zawsze mocno, czy mocniejsze rundy tylko przed walką, a normalnie luźno? I jakie sparingi uczą najwięcej twoim zdaniem? Najwięcej uczą luźne sparingi. Spokojne tempo, dobre czucie dystansu, dobra reakcja, nie mrożenie oczu. To jesteś w stanie kontrolować tylko w momencie, kiedy tak naprawdę ktoś nie napierdala na ciebie z całej siły. Jestem również zwolennikiem robienia bardzo dużej ilości właściwie gier, zadaniówek, niekoniecznie samego sparingu. I tam właściwie odniosę się do tego, co padło w samym pytaniu, że mocne sparingi tak, przed samą walką kilka bardzo, bardzo mocnych, jasne, że tak, ale opiera się na bardzo dużo zabawach, tych takich jest zwanych, w Ameryce one mówią drill, amerykański drill, nie? Czy Szajka Nowa Huta to ponadczasowy klasyk? No jasno, że tak, nie? Nowa Huta się... Ja nawet nie wiedziałem w ogóle, że wyszła druga część Nowej Huty. Jest druga część, ale wiadomo, że wiesz, oryginał się już nie podrobi, no, tak dobrze, no, więc tak. No. Co zrobić, żeby wykorzystać polski potencjał K1, żeby K1 wróciło na salony? No już było to chyba w wcześniejszym pytaniu. Dobrze, mądrze zarządzana organizacja, naprawdę profesjonalny kickboxing na najwyższym poziomie. Potrzebujemy kogoś, kto dobrze poukłada wszystkie klocki. Tomku, co sądzisz o obecnych czasach? Wróci kiedyś normalność? Zaszczepisz się? Czy nosisz kaganiec maseczkę, czy masz to wywalone? Pozdrawiam, wariacie. Nie noszę maseczki zwanego też właśnie kagańcem. Również lubię używać tego sformułowania. Jestem dość mocno w tym wszystkim butny. No, niestety te wszystkie obostrzenia dość mocno nasze społeczeństwo dzielą. Podziały nie są dobre, ale ja również w tych podziałach biorę udział. Nie zamierzam się specjalnie szczepić. Aż się boję, czy czasy wrócą do normalnych, aż się boję. Choć bardzo bym tego chciał, zrobię wszystko, żeby tak było. Schabowe, młode ziemniaczki i mizeria, czy gulasz, kopytka i ogórek kiszony? Jedynka, opcja numer jeden. Umiesz gotować? Zrobisz kiedyś jakąś dobrą lekcję na kanale YouTube? Ziomek, ja mam w domu Thermomixa, nie trzeba mi ja gotować. Ja też mam Thermomixa, no, całkiem niedawna, ale człowieku, ja też nie. Co tam się dzieje? Tak, nie. No, co lepsze. Ale czujesz się jak mistrz kuchni czasami. Znaczy, bądź tak, no. Dalej moja żona go obsługuje, nie? Ale nawet moja żona też poczuła dużą ulgę, bo sama nie czuła się nigdy żadnym wirtuozem w kuchni i tak naprawdę, kurwa, Thermomix nam uratował życie, nie? Lokowanie produktu, za które mamy niepłacone. Widzisz, tak, jak się można łatwo wysterować? Tak, Thermomix. Krótka piłka z mojej strony. Wisła czy Garbarnia? Nie, no to dobra, no jest mi blisko do Wisły w Krakowie, co to dużo mówić, nie? Czy typujesz czasem walki MMA? Jeśli tak, to jako skuteczność? I czy więź emocjonalna z zawodnikami mydli oczy przy typowaniu? Tak, ciężko jest mi być obiektywnym, także nie ukrywam, że bardzo często kieruję się sercem, a nie rozumiem. Była taka reklama w TVB, nie? Serce czy rozum? Tak. Tak. Czy dużo się rozciągasz, że masz takie luźne biodra? Ostatni raz się rozciągałem chyba kilka lat temu. Także akurat mam to szczęście, że mam do tego smykałkę. Mało tego, mam też to szczęście, że ja zacząłem trenować sporty walki w wieku 9 lat, o czym wspomniałem wcześniej. I to jest taki moment, kiedy twój organizm się przede wszystkim rozwija. Ja wtedy robiłem takie rzeczy, szpagaty, noga za głowę, druga, i to zostało do końca życia. Ale nie każ mi zakładać nogi za głowę. Do walki nastawiasz się bojowo, czy bardziej podchodzisz na luzie? Siła spokoju, a nie anarchii, jak to zacytuje Palucha. Jak wspominasz swoją pierwszą walkę amatorską? Wpierdol! Czemu przychodzisz do MMA, a nie pójdziesz do jakiejś organizacji kickboxingu za granicą? Bo nie ma dobrej organizacji kickboxingu za granicą. Jak często pijesz i ulubiony trunek? Nie piję często. Lubię gdzieś dla towarzystwa wypić piwko z ciężkich alkoholi. To chyba kiedyś jeszcze za mało lata częściej łycha. A dzisiaj jak już mam się na coś przesiąść mocniejszego, to standardowo wódo. Czy pomagasz komuś z KSW do walki? Nie. Jeszcze nie. Czy obstawiałeś swoje pojedynki? Też nie. Chyba nie miałem w ogóle okazji gdzieś tam jeszcze. No przepraszam, były te moje właśnie do obstawienia pojedynki z DSF-u, ale były tak nędzne kursy, że trzeba by, wiesz, ustawiać przegraną. Czy potwierdzasz tezę, że Juras nokautuje Bartka Batrę jedną obrotówką na korpus? Wiesz, no Juras na dzień dzisiejszy od Bartka Batry, zwłaszcza na dzień dzisiejszy, jest cięższy już właściwie o dobrych parę dziesiąt kilo. Więc tutaj w sytuacji, kiedy obydwoje mają świadomość walki, umiejętność walki, jeden jest kurwa cięższy od drugiego parę dziesiąt kilo, to
to akurat wiadomo, że ma duże, duże szanse, ale nie podpisałbym się też pod tym, że kurwa jedną obrotówką, bo nie wiemy właściwie, czy Jura dzisiaj jeszcze kręci obrotówki. Czy miałeś, czy stojąc na bramkach miałeś akcje, jakieś akcje z dealerami? No ziomek, no kurwa, no, jak byś nie stał, na bramce masz do czynienia z każdym, nie? Masz do czynienia ze zwykłym studentem, z pijakiem, masz z dealerem, masz kurwa z adwokatem, który się napina do ciebie, że cię będzie skarżył, masz do czynienia z każdym. To jest tak szerokie spektrum, że... Jaki album najlepszy firmy KRK znasz? Czekaj, jaki najlepszy album firmy KRK i czy znasz chłopaków Boskiego, Tatka? Znam, Kariego, ale lubię najbardziej te, powiedzmy, gdzieś tam niektóre kawałki, a nie z tych te płyty. Czy zarobisz średnio w ciągu roku ponad 2000 zł z YouTube'a miesięcznie? Kurczę, wiesz jak to jest, może nie gadajmy o konkretnych sumach, choć wiadomo, że akurat za mniej niż dwójkę to by mi się nie chciało w ogóle tutaj, wiesz. Tomek. Czy gdy jesteś z Batrą, lubisz go podkręcić na dany temat? Jego wypowiedzi są kozackie, szczery chłop, co się nie pierdoli. Batra nawet nie trzeba jakoś dużo podpuszczać, nie? To gdzieś tam wystarczy, my sobie sami wejdziemy po prostu na parę wrażliwych, drażniących nas tematów i tutaj nie trzeba dużo podpuszczać, to jest... Tomek, tylko tak szczerze, czy po 3-4 walkach na przetarcie myślisz, że masz szansę w walce z tymi najlepszymi? Nie wiem, sam się chcę przekonać. Tu już nie chodzi o same walki, chodzi o cały proces mojego szkolenia jako zawodnika MMA. Te walki będą tylko gdzieś tam, powiedzmy, będę odhaczać jako punkty na mapie, a zobaczymy, co się wydarzy naprawdę. Schabowy czy mielone? A było już chyba za schabowczakiem. Ja tam w ogóle. Maksymalne wyniki mogą być w twoich najlepszych czasach. Mam na myśli wynik, niekoniecznie jedno maksymalne powtórzenie. Tylko, że widzisz, kurde, ja znam tych, co to jest, MC, WL? Co to jak? Są? Gdzie to masz? Tu, MC, WL, przysiad, podciąganie, pompki. Martwy ciąg pewnie? Tak, martwy ciąg. Wyciskanie leżąc. Tak, pięknie. Kurwa. Widzisz? Martwy ciąg, rekord. Ja nie jestem typem żadnego siłacza i też w ogóle nie pamiętam, czy na martwy ciąg, ale myślę, że na pewno jakąś tam paczkę 80 na pewno musiałem wziąć, nie? A na ławce leżąc? A tam paczka z hakiem, to są żadne rekordy. O, lubiłem przysiady, to chyba 170. Powiedzmy, że to chyba gdzieś koło tego było w tych dobrych czasach. Podciąganie? O, słabo. Pompki. Podciąganie. Pompki, no podobnie jak lato, no to gdzieś tam, nie wiem, no pewnie parę dziesiąt, nie wiem, 56, bo to jednym na raz, rozumiem, nie w ciągu dnia, tak? No, bieg parę... na 100 metrów, 1000 metrów. Kurczę, blady. Nie wiem, no nie pamiętam dawno tych sprintów, właśnie na tak określony dystans, nie pamiętam. Wysko w góry, na skrzynię, no właśnie, kurwa, skakanie na skrzynię, to jest ta moja blizna właśnie na prawym piszczelu, nie? Tak. To tam, gdzie mam w ogóle martwicę w nodze, bo kurwa, tak skakanie na skrzynię, złapał mnie skurdzi, zajebałem w kant skrzyni po prostu, nie? Jakiś dystans, basen, no dobrze pływam, w ogóle dobrze pływam i dość szybko pływam, także pamiętam, że robiłem jakiś test Coopera w wodzie i był taki naprawdę bardzo dobry wynik, ale nie pamiętam tych wartości, więc nie chcę tutaj gadać bajek. Okej, lecimy dalej. Czy no. Po tylu latach treningu ma pan problemy z kręgosłupem, odcinek lędźwiowy? Akurat tylko odcinek lędźwiowy, jak coś się dzieje, to tylko w lędźwiowym, choć na szczęście nie jakoś specjalnie dużo. No ale zobaczymy, co będzie na starość. To już kurwa, co raz bliżej. Czy ćwiczenie sztuk walki często rekreacyjnie ma na grupie, ma przełożenie na nasze realne umiejętności fightera, czy jest to bardziej forma cardio? Nie, jasne, że tak. To powiem ci, że każdy właściwie taki trening, na którym zaczynasz trenować, robisz czucie dystansu, widzisz, jak chodzi rywal, uniki, reakcja na ciosy, także to jest coś więcej niż tylko hobbystyczny ten rozruch. W którym momencie sztuki walki stają się dla nas autodestrukcyjne, uściślając, czy można powiedzieć, że ktoś ćwiczy sztuki walki dla zdrowia, czy zawsze one się na nim odbiją? Odbijają się sztuki walki na zdrowie, wiesz, to tam powiedzmy te takie trochę slogany na zasadzie sport to zdrowie, rekreacja to zdrowie. Jak to na WF-ie mnie uczono 3 na 30 na 130. 3 razy w tygodniu po 30 minut na ten nie 130. Jeśli trenujesz wyczynowo, to wykorzystujesz ten kurwa tygodniowy limit w poniedziałek do południa, nie? Już kurwa wszystko dalej, później zaczyna się właśnie w autodestrukcję. W ile sekund bez kubka wody robisz jara w stójce? Sprawdzamy? Może nie. No. Poza tym masz kubek. No właśnie, no, ale już patrz, zeruję. Pamiętasz swój pierwszy knockout? Który ja dostałem, czy który ja zafundowałem? Nie, strzelam, że ja zafundowałem, tak. Kiedy pokazuję tą akcję, to zawsze tłumaczę, że słuchajcie, mam sentyment do tej akcji, bo to jest lewy prosty, prawy prosty i za prawą ręką od razu idzie prawa noga, której totalnie nie widać. No i to jest tak. Ja byłem tak jeszcze tym dzieciaczkiem i pamiętam, że jak kurwa kopnąłem kogoś, to byłem gotowy go przepraszać, bo nie wiedziałem, co się stało, a wyszło zajebiście. Usman czy Nurmagomedow? Usman. Jakie kino Cię interesuje?
A lubię chyba się w życiu dużo pośmiać, także chyba jakieś śmieszne komedie. Może trochę horrorów, thrillerów, to tak trochę dla adrenaliny. Miałeś miano najlepiej boksującego kickboksera w Polsce. Czy po sparingach z Arturem Szpilką dalej sądzisz, że mógłbyś być jednym z najlepszych pięściarzy w Polsce? Czy dalej z takim zapałem chciałbyś się sprawdzić jako pięściarz, czy już temat nie jest ważny? Wiesz, jak to jest, to jest taka opinia, że jestem najlepiej boksującym kickboxerem, to nadal myślę, że gdzieś tam to miano potrafię mu obronić. Pytanie, jakby to się wszystko gdzieś tam teraz odnalazło w świecie z czystego boksu. Umówmy się, że presja nie pomaga, że wszystkie rzeczy, które ja dzisiaj robię, zmiany, to powiedzmy, że tak, że to jest wszystko późno i pytanie, czy nie za późno. Myślę, że dzisiaj nie chciałbym się już po prostu tak mocno przebranżawiać jeszcze w boks, zmieniać pewne nawyki i nadrabiać pewne straty, więc nadal uważam, że potrafimy tam zamieszać, ale już. Tomku, czy mistrz UFC Jano zgasił ci światełko na sparingach? Mm-mm. Jakie miałeś przypały w szkole? Kurde. Różne, no, różne są przypały w szkole, ale żadne chyba jakiś taki. Ja raczej, ja mam więcej, nawet lubiłem szkołę. Ja nie wiem, bardzo rzadko chodziłem na wagary. Jak coś odpierdalałem, jakiś numer, to właściwie w samej szkole, no. Czy lubisz konfitury albo dżemory? No to dżemory jak coś. Tomek, prosto z mostu wiem, że nie wypada, ale nie walcząc i nie robiąc nic, jesteś w stanie dobrze żyć? Stawiam, że tak. Mam nadzieję, że tak jest. Tak, ja powiedziałem wcześniej, że duży popyt na sporty walki spowodował to, że trenerzy, a trenerem jestem zawodu, naprawdę mają spoko, bo jest pełno chętnych do trenowania i nie ma co narzekać, naprawdę. To właśnie dało też ten komfort wielu negocjacji, że ja powiedziałem, że słuchajcie, ja naprawdę nie muszę, bo sobie poukładałem swoje życie na tyle, że mam dobrą strefę komfortu. Jeśli chcecie mnie z niej wyjąć, to słucham, co macie do zaproponowania, bo za śrubki się zwyczajnie nie chcę. Jak kopniesz Karła w głowę, to będzie low kick czy high kick? Dobre pytanie, no. Będę go kurwa butował kolanem na głowę. Ilu znasz sportowców o tak potężnej sile mentalnej jak Szymon Kołecki? Znam trochę. Szymon jest, myślę, że nie jest tutaj wyjątkiem, po prostu na pewnym etapie każdy musi być naprawdę bardzo mocny mentalnie, nie? Każdy może to troszeczkę inaczej gdzieś wyeksplorować, ale myślę, że znam wielu takich naprawdę. Kto jest dla ciebie najlepszym polskim pięściarzem na teraz? Polskim pięściarzem na teraz. No pytanie, czy tutaj się ktoś by ze mną zgodził polskim, mam na myśli, Boże, jeden krzychotka moja znowu w głowie. Z Ukrainy zawodnik, wadze lekkiej, 70 kilo, z Czerkaszyn. A, wiem. To ja, wiesz co, chyba z jedną jego walkę widziałem. No i uważam, że to jest taki prospekt, nie? Albo Maciek Suleński, o. Czy gdy i to jest ta sama kategoria wagowa, więc naprawdę ciekawe zestawienie. Czy gdy zadzwonią na policję i wiedzą, że ktoś znęca się nad zwierzęciem, to będę konfidentem? nie będziesz. Czy znałeś Oskara Pam Pam, zanim stał się konfidentem? Nie znałem, na szczęście. No ja widziałem też tego Oskara, dzisiaj sobie przypominałem, czy to był ten, co myślałem. Ja to był ten, co myślałem. Jak trudno jest ci przedstawić stójkę na MMA po tylu latach w kickboxingu? Inaczej, no, uczę się po prostu nowej strategii, muszę wyłączyć pewne nawyki, muszę wdrożyć nowe. No, na szczęście ja uważam się za osobę bardzo kompletną w kickboxingu i dlatego gdzieś tam mam dobre tutaj narzędzia, którymi po prostu muszę częściej operować, a niektóre muszę schować tutaj do lamusa. Co sądzisz o Marcie Linkiewicz i bonusie BGC i innych zjebach tego typu? Czy nie uważasz, że Fame MMA jest najlepszym dowodem na to, że świat się dobrze pokurwił? Zgadzam się 100%, to nie jest pytanie, to jest kurwa stwierdzenie po prostu, wiesz, no to jest kurwa samoocenie kogoś właśnie ten czy ten inni zjeby, no to są zjeby, tak, no powiedzmy sobie, że tak, no. Marta Linkiewicz, która zrobiła karierę za to, że opierdoliła parę kurwa kogutów, nie, i za to buduje swój fame i za to mamy ją kurwa wielbić, czy Bonus BGC, który się, wiesz, zeżygał, zesrał kurwa, zjadł własne gówno i to są dzisiaj bohaterowie, no to, no właśnie, no, co mam powiedzieć, po prostu świat oszalał, nie, nie sądziłem, że dożyję czegokolwiek takiego świata, no a to się po prostu dzieje i się dzieje właśnie, niestety się dzieje. Jaka kwota cię interesuje za walkę? Powiedz chociaż przedział, jakie granice? Nie, no nie mówię takich rzeczy, wiesz jak to jest. Czy pański trener, to już troszeczkę mówiłeś, Ernesto Host wspomniał coś o walkach z Bołem Sapem? Chyba nie podał mu ręki po przegranej z nim. Nie sądzę, żebym mu nie podał ręki, bo znam Ernesto bardzo dobrze i to w ogóle nie wpisuje się w jego typ zachowania. No, jest frustrowany, to właśnie mówiłem o tym wcześniej, że naprawdę siedzi mu to bardzo mocno na sercu, na wątrobie, no, boli go to. Jaki najlepszy zamek w Heroes 3? Jak? W Heroes 3, jaki nie najlepszy grałem, zamek? Nie grałem, nie.
Czy uważasz, że Najman w walce z Doncasem faulował, bo uznał, że nie ma szans tego wygrać i chciał wyjść z twarzą, czy są inne powody? Tylko nie mów, że to twój kolega i się nie wypowiadasz. Pozdro 600. Powiem tak. Wydaje mi się, że gdzieś tam był to numer, który został zrobiony z premedytacją. Nawet bym tego Marcina w jakiś sposób zrozumiał, no bo powiedzmy sobie, że tam było dość dużo takiej, wiesz, niezdrowej krwi przed walką. I on mógł się tłumaczyć tym, że mu wywaliło kory, nie zgodziłby się na przegraną w normalny sposób z kimś takim. Tylko, że to tak naprawdę jeszcze bym zrozumiał tą sytuację, gdyby on z nim wyszedł na tych zasadach, gdzie się umówili. Podjął tą walkę, próbował, zaryzykował, dostałby dzwona, jest liczony. Podejmuje walkę, walczy dalej, jest drugi raz dzwon, idzie po raz trzeci go skończyć. Ja wtedy sobie mógł pomyśleć, kurwa, co jak co, ale w ten sposób nie przegram z takim typem, to niech mnie zdyskwalifikują, ale nie w ten sposób. I powiedzmy, że gdyby to była sytuacja już stricte podbramkowa, bez wyjścia, to bym powiedział, okej, dobra Marcin, no, jakoś to rozumiem, ale takiego czegoś, no, nie wypadało robić. Mimo, że mówię cały czas, rozumiem tutaj, że nie wytrzymał ciśnienia za to, co padły słówka, trzeba go wcześniej napierdalać na tych zasadach, jeśli mówiliśmy, a jakby się już do końca nie dało, to wtedy trzeba było. Czy uważasz nokaut Mameda na Askamie za najlepszy w historii KSW? Kurczę, może nie jako jeden z najlepszych w historii, bo tam było dużo zajebistych nokautów, ale muszę powiedzieć, że tak, że bardzo, bardzo mocno mnie zaskoczył. No, faktycznie gdzieś tam nawet chyba miałem okazję się wypowiedzieć na ten temat. Żeby to źle nie zabrzmiało w stronę Mameda, ponieważ miał trochę szczęścia, bo ja za każdym razem, jak urywam komuś, składam życzenia, to za każdym razem życzę zdrowia, szczęścia, bo uważam, że szczęście jest potrzebne wszędzie, kurwa. Jak będę jechał do domu, to też chcę mieć szczęście, żeby mi nie wyskoczyła, kurwa, na ulicę sarna, czy cokolwiek innego. Więc miał szczęście. Przy okazji, kurwa, no, nie odjebał kawał dobrej techniki. Wyszło bombowo, no. Grałeś w Tibie? O Jezu, pamiętam coś takiego, ale to wiesz, króciutki epizod i to chyba jeszcze wtedy miał kurwa Atari, czy nie wiem, jaki to był komputer. No, nie grałem nigdy, więc nie. Kojarzę. Tylko ja wiem, że coś takiego było. Tak, no właśnie. Znasz ekipa Wysoki Lot z KRK? Lubisz ich? Kojarzę, ale nie osobiście po prostu z racji mieszkania w Krakowie, tylko z samego słuchania muzyki. Jak oceniasz galę Marcina Najmana na Narodowym? Dobrze płacił? Czy to prawda, że było tak mało osób? Dobrze płacił Marcin. Organizacji nie wszystko było spięte. Ja z perspektywy zawodnika muszę powiedzieć, nic nie brakło. Miał kilku pomagierów, którzy również są w tym środowisku i mu bardzo dobrze doradzali, więc ja z perspektywy zawodnika spoko. Teraz tak, ile było osób, bo podają bardzo duży jest właściwie tutaj rozmach w tych podawanych liczbach. Myślę, że finalnie mogło się to zakręcić około 10 tysięcy. Weźmy pod uwagę, że jest to cały czas 60-tysięczny obiekt i te 10 tysięcy nadal tam ginie. Tam byli ludzie rozrzuceni po całym stadionie, tam byli ludzie, którzy wyszli na pierwsze walki, później wyszli, przyszli tylko tacy, którzy przyszli na ostatnie walki wieczorem, więc to mogło cały czas gdzieś tam mieć jakąś taką, powiedzmy, ciekawą liczbę, bo zrobić dzisiaj bezę na 10 koła to jest dobry wynik. Chyba, że się liczyło na 60. No, chyba, że tak. No. Czy czytasz książki? Jeśli tak, to jaka jest ich tematyka? Brak czasu. To jest problem numer jeden. Z zazdrością nieraz rozmawiam z kolegami, którzy opowiadają mi o kolejnych ciekawych książkach. Mi się ostatnimi czasy udało przeczytać historię faktycznie któregoś z fighterów, bo to jest jeszcze mi najbliżej. Czy prowadziłeś dzienniczek, to znaczy co robisz w danym dniu, jaka twoja waga stoi i tak dalej? Nie, w ogóle czegoś tego nie robię. Ja w ogóle na razie próbuję się przymierzyć do tego, żeby sobie kupić notes, kurwa, i muszę notować, co mam do zrobienia na dzień następny. To jest dobre, ja tak mam. To jest kozackie, lat, nie? To jest, no. Kurde, powiem ci, że pomaga. Tak, właśnie, no i na tym etapie jestem. Czy Michał Lord Olekszejczuk, z którym miałeś okazję trenować, poradziłby sobie z Tomaszem Narkunem? Mega ciekawe zestawienie. Z Michałem Oleksiejczukiem też robiłem swoją rozmówkę ostatnio na swój kanał na YouTubie i też mu takie właśnie pytanie zadaję. Więc ja odpowiedź znam, no ale to dobra, no to odsyłam do odcinka, który jeszcze nie został opublikowany, ale myślę, że to jest kwestia tygodnia, może dwóch. Interesujesz się innymi sportami poza sportami walki? No lubię tą piłkę nożną, co tu dużo mówić, nie? Ostatnio Przemek Saleta stwierdził, że byłby zainteresowany walką na gołe pięści. Czy pomimo różnicy wieku podjąłbyś, Tomku, taką walkę? Podjąłbym, proszę pana. Ile najwięcej ważyłeś? Kurwa, chyba ze 118 kilo. Albo już w pewnym momencie było tak dużo, że chyba bałem się, kurwa, wchodzić na wagę, nie wiem. Czy znasz jakichś Romów? Znam, ja się nie znam. Oglądasz live, który tworzy Garu? Czyli nie. Ja?
Przed walką Różal Barnett na kogo stawiałeś? Byłeś zaskoczony dyspozycją Marcina? Oglądałeś tę walkę drugi raz na spokojnie? Byłem zaskoczony dyspozycją Barnetta. Zrobił zajebisty kawał dobrej roboty. Naprawdę, naprawdę zaskoczył mnie ze wszystkich walk nagłe pięści. Obrał najlepszą strategię. Nie stawiał tylko na te mocne bomby, że chciał swojego rywala zabić, tylko bardzo szybciutko wpadł w bliski dystans. Z takim dobrym balansem tułowia, z angielskiego ten head movement, on sobie tam wjechał. Przed blisko, bum, bum, zaczął te krótkie ciosy, łokcie rozcinać. Byłem pod dużym wrażeniem tego, jak dobrze to rozegrał taktycznie. Nagrałeś jakiś wywiad, który okazał się tak mało interesujący, że nie trafił do Ciebie na kanał? Nie, wszystko właściwie, co mamy nagrane, zostało opublikowane. Czy gdybyś wiedział, że będzie taki kibel z walkami, to pchałbyś się w sporty walki? Ja muszę powiedzieć, że sporty walki mnie w życiu trochę jednak rozczarowały, że liczyłem na trochę łatwiejszą drogę, albo może inaczej, nie łatwiejszą drogę, bo ja byłem gotowy przejść taką hardkorową drogę, tylko że myślałem, że troszeczkę jest za to rekompensata inna. Co zdarza się oglądać na YouTube? No, mam zasubskrybowane kanały. Ja nie wiem, cały czas chyba idę w tą tematykę, że lubię się pośmiać, to więc pozdrówki dla dzikiego trenera, bo dziki zawsze jak coś nagra, to kurwa ja tam, wiesz, pękam ze śmiechu, ale lubię też jeszcze inne, taki kanał Globalista TV na przykład, co by było, gdyby w Polsce coś, Jasna Strona, jest też taki kanał, pewne eksperymenty, wiedza mi jara też, nie? Co lubisz robić w wolnym czasie? Nie ma wolnego czasu. No i krótko. Śledzisz inne portale branżowe MMA, polskie na świecie? Jak tak, to jakie zagraniczne? Kurczę, nie śledzę zagranicznych, śledzę polskie. Dlaczego tacy charyzmatyczni, prawdziwi sportowcy jak ty, Łukasz Jarosz, Bartosz Batra nie mają walki wieczoru? Dlaczego was tak mało? No właśnie, bo za mało jest takich odbiorców jak ty, nie? Za dużo zjebów. Najlepsza akcja na pijanego chama pod dyskoteką? Nie, no gdzie na pijanego kurwa chama, tam nie trzeba mieć żadnej akcji, no. Lewy prosty na wykroku. W ogóle lewy prosty na wykroku to jest 90% kurwa nokautów, które możesz zaserwować. Dokończ moje zdanie. Mój lewy prosty jest tym mocniejszy im? Nie wiem. Im mocniej odepnę się tylnią nogą. Ja to każdy zapamiętam, sięgam kurwa, to jest mnóstwo dzwonów wyjebanych lewą ręką, za to się dobrze odpierasz tylnią nogą. Często na swoim kanale mocno gestykulujesz rękami podczas wypowiedzi. Czy nie myślałeś kiedyś, żeby coś zarapować? Pod skryptum gadka siedzi i mówisz, że słuchasz dużo rapu. Nie wiem, po prostu tak bardzo lubię, kocham hip-hop, że nie chciałbym się okazać też jego profanatem, a nie wiem, czy chciałbym próbować własnych sił. Nie wiem, czy bym chciał. Kurczę, może by mi ktoś tam, nie wiem, coś podpowiedział. Chyba nie, po prostu to, że ja macham rękami, to wiesz. To jest po prostu taka natura. Lata temu wygrałeś walkę z Danielem Omielańczukiem w kickboxingu. Czy patrząc na jego karierę w MMA nie żałuję, że nie zmieniłeś dyscypliny wcześniej? Ja w ogóle w życiu staram się nie żałować, ale powiedzmy sobie, że gdzieś tam no nieraz zostaję sam z tą myślą i mówię, skoro się to teraz już stało i się to dzieje, no to dobrze wiemy, żebyś tylko lepiej na tym wyszedł, gdybyś zrobił to wcześniej. Ale nie wiem, no już też się powtórzę, wierzę w przeznaczenie, kurwa, może tak miało być i tyle. Czy na Nowej Hucie rządzą kibice Hutnika? Nie no, Nowa Huta jest dość mocno podzielona, są różne osiedla, na tym osiedlu rządzą ten tu, kurwa wojny między jednymi a drugimi, także no. W ogóle teraz ta dzielnica jest dużo, dużo spokojniejsza, także gdzieś tam powiedzmy, że chyba odniosę się do tego pytania bardziej lata 90. i lata, początek lat 2000. Tam był większy hardcore, a dzisiaj to zajebiście spokojna dzielnica. Czy gdyby zawodnicy, na przykład Fen, walczyli na małe rękawice w formule K1, to mogłoby to podnieść kickboxing w Polsce? W ogóle uważam to za taki naprawdę mega temat perspektywiczny, bo jest to taka walka w stójce, czyli bardzo czytelna walka, na której nikt się specjalnie nie musi znać. Jest bardzo przejrzysta, jest bardzo czysta. Uważam to, że naprawdę jest to furtka na przyszłość. Gdyby Maciej Kawulski zamiast Federacji Walk na Gołe Pięści stworzył Federację Kickboxerską, to byłaby duża szansa na odrodzenie tej dyscypliny w Polsce? To byłby kurwa sztos. Pamiętajcie, że to właśnie między innymi tego typu takie osoby z fajnymi pomysłami, z możliwościami wzięły się za takie coś, to tak, to byłoby wow. Siemka Tomasz, całkiem niedawno walczyłeś z bokserem ze Świdnicy, Zygmuntem, to jego nazwisko. Spodziewałeś się aż tak łatwej walki? Znam go i wiem, że mógł lepiej zawalczyć. Też znam się z Zygmuntem. Dobrze, z Łukaszem Zygmuntem, tak chwilę trwało, aż kurwa, to nie chciałem po nazwisku, tylko po imieniu. Poszło dobrze, ale to też muszę powiedzieć, że naprawdę ja w formie byłem taki wybitny, bo mam go za bardzo dobrego zawodnika i tym samym jego nazwisko było dla mnie dużą motywacją do tego, żeby zrobić zajebistą formę. Przygotowałem się świetnie, pamiętam, to była moja życióweczka. Nie wiem, czy poszło tak dobrze, dlatego że Łukasz zawalczył poniżej swojego poziomu, czy ja wtedy naprawdę gdzieś tam wykrzesałem z siebie wszystko.
No w każdym razie udało mi się zafundować taki, no, zajebisty knockout w drugiej rundzie. Ale pozdrówki dla mojego rywala. Gdzie można zjeść dobrą pizzę w Krakowie? Już ci powiem. No, u mnie na osiedlu, czyli pizza. Czyli, od tej papryczki chili, ale pisze się chili po polsku. To lubię. I jeszcze mam ziomka z pizzerii Familia w Bochni, także również takie, no, reklamę robię. Gdybyś został przetransportowany 400 lat w przeszłość, bez ubrań, telefonu, jakiegokolwiek innego gadżetu, to jak udowodniłbyś, że jesteś z przyszłości? Ja pierdolę, nie no. No jest grubo czasami, co nie ci poradzi. No, szacun za pytanie w ogóle, nie, kurwa, szacun za pytanie, jeszcze raz spróbujmy, że za 400 lat w przeszłość nic nie mam, nie? Ubrań, telefonu, jakiegokolwiek innego gadżetu, czyli rzeczy. Ja pierdolę, ale pytanie. No szachmat normalnie, szachmat, nie? Nie, no nie wiem, kurwa, no nie wiem, naprawdę pytanie mnie zaskoczyło. Mając pół bańki na start, da radę stworzyć organizację, dzięki której odrodzi się polski kickboxing? Pół bańki może by wystarczyło na pierwszą dobrą, przyzwoitą galę i teraz pytanie, na ile ona byłaby rentowna, czy pozwoliłaby ci gdzieś tam odrobić pieniądze, zarobić na kolejną galę. A ja mi się wydaje, że jest taka opcja, Ryzykowny numer, ale realny, no. O. Czy na sparingach z Tysonem przed Gromną widziałeś, że jest u niego kiepsko z kondycją? Na tych przybitkach miałem wrażenie, że się z nim bawisz. No tak, ja właściwie nie byłem zaskoczony tym, że Krystian nie jest przygotowany tutaj jako maratończyk, bo nie jest to stricte sportowiec, tak? Mało tego, ja też oglądając jego walki właściwie innych zawodników walczących na gronie, pamiętajcie takie powiedzenie, że walczy się na tyle, na ile przeciwnik pozwala. I umówmy się, że też nie jestem zawodnikiem z pierwszej łapanki, dobrze czuję dystans, robię kiwki, myki, takie, które jego rywale do tej pory, z którymi walczył, nie robili, więc on miał prawo się w tej swojej walce pogubić. Właściwie chyba na każdym kroku, każda organizacja udowadnia, że jednak przy zestawieniu sportowiec versus chuligan, czy powiedzmy osoba spoza świata sportowego, jednak wygrywa sportowiec, no i tak było również tym razem. Lubisz pieski i ogólnie zwierzęta? Lubię psy. W ogóle jak byłem małolatem, założycie prosiłem moją mamę, wręcz błagałem na kolana, żeby mi kupiła psa, ale nigdy do tego nie doszło. Dzisiaj mam kota właściwie i chcę mieć psa, tylko powiedzmy tak, cały czas narzekam na brak wolnego czasu, że mam w domu dwójkę dzieci i dopóki moje dzieciaki nie będą na tyle kumate, że same dowiedzą się, czym jest odpowiedzialność i dbanie o psa, to nie mamy kurwa psa. Czy mimo tego, że dobrze się napierdalasz, to chodzisz po Krakowie z kosą? Nie, nigdy w życiu nie chodziłem z nożem. Ewentualnie mógłbym mieć gaz, tylko po to, żeby ktoś do mnie wyskoczył z kosą, to bym go zagazował, pięć zbutował. Czy pokonał cię ktoś kiedyś na ulicy? Nie, chyba nie. Wymień trzech najtwardszych zawodników sportu walki w Polsce. Według mnie Tomasz Sarara, Michał Matella, Gracjan Szadziński. No, powiem ci, że dobry wybór, nie? Czy masz jakiegoś zawodnika, któremu chciałbyś po ludzku wpierdolić dla zasady? No, zaraz mi zapytasz, a kto to? Ale kogoś tam mam, jest parę, powiedz tak, ja ogólnie jestem gościem, który nie szuka zwady, ale jest parę osób, które mi tam zaszło za skórę i... No i co, naczepną bym w mordę parę rzeczy, parę osób. Czy Kleber Kojke Erbs wygrałby z Najmanem w boksie? Kurwa. Zapytaj Marcina Najmana, no. Czy jest szansa, że zaprosisz do swojego programu Przemka Saletę? Tak, nawet myślałem Przemka, także no, szykuj się Przemek na zaproszenie, jest taka opcja. Nie bałeś się, że gościnny udział w gali Najmana spadnie na ciebie, za gościnny udział w gali Najmana spadnie na ciebie fala hejtu od całego fighterskiego otoczenia, które bojkotowało całe wydarzenie, jak również ze strony części kibiców, którzy się pod tym działaniem podpisywali? Wiesz co, powiem ci tak. Brałem to gdzieś pod uwagę, a mi, jak wiesz, to mimo wszystko to zrobiłem, bo lubię bronić swoich argumentów, swoich racji, bo gdyby też tak było, to powiedzmy, że dużo sportowców dzisiaj hejtuje, powiedzmy, projekt Fame MMA, nie? Coraz więcej osób, podobnie jak ja, się do tego przekonuje, ale nadal wiele osób gdzieś tam to cały czas hejtuje, więc ja teraz bym zadał pytanie, to dlaczego, skoro Marcin, nie wiem, Różalski komentował tą galę, dlaczego z nim nie jedziesz, nie wiem, to dla przykładu Izu, który tańczył w Tańcu z Gwiazdami, to też przecież, kurwa, jak to jest, my fajterzy, kurwa, mamy być, wiesz, ulicznicy, mamy zabijać, jak możesz brać w czymś takim udział? Nie, no po prostu to jest dzisiaj part of the game i tak do tego również podchodzę. Jaką furą teraz jeździsz? A no to pozdrawiam sponsora America Carsów, który dostaje BMW 5, 300 koni, dobrze się lata. Czy trener Milek na treningach opowiada jakieś śmieszne anegdoty o Pudzianie i Jurasie? Nie, niespecjalnie. Tutaj Mirek przede wszystkim jako też profesjonalista skupia się na swoim fachu, na przekazywaniu wiedzy,
a nie naciupaniu komuś tam dookoła. Co sądzisz o krakowskich rowerzystach oraz zmianach w organizacji na rzecz ścieżek rowerowych? Ustępujesz im pierwszeństwa, czy tak jak prawdziwy użytkownik BMW, sandał i wymuszasz pierwszeństwo? No coś pomiędzy... Pewnie powiesz, że zawsze się spieszysz. Oni też wariacie. No, coś pomiędzy jednym a drugim, bliżej tego drugiego, co ci będę opowiadał, nie? No. Co byś robił, gdybyś nie był sportowcem? Co bym robił, gdybym był sportowcem? Właśnie, wiesz co? Dobre pytanie, bo mógłbym w życiu mieć problemy, nie? Z racji, że... Nie chciałem nigdy być narzędziem systemu, iść do normalnej pracy, jeszcze powiedzmy w latach 90., kiedy ja musiałem się brać za życie, nie wiem, iść do pracy za 1200, za 1300 zł, za 1500. Nie stałoby się to tak, więc szukałbym innego sposobu zarabkowania na ulicy, ale pewnie tak też by było, nie, więc... No nic, po prostu nie jestem... Nie lubię naszego systemu, jestem antysystemowcem i dość mocno z tym walczę, więc trochę ciężko byłoby mi pod ten system się tutaj dać okiełznać, nie dałbym się okiełznać, no byłoby głośno. Mama nie byłaby dumna. Wymarzone KO w twoim wykonaniu? Ja chyba nigdy nikogo nie zgasiłem obrotówką, a chyba bym naprawdę chciał. Czy żałujesz, że współpracowałeś z Marzeną S i Damianem D? Nie, z jakiej racji, dlaczego, nie. Czy jeśli obecny zarząd Wisły zwróciłby się do ciebie z prośbą o prowadzenie klubu sportu walki, zgodziłbyś się? Gdyby zarząd Wisły się zgłosił do mnie, właściwie powiedzmy, że ja tam pracowałem, ja miałem tą posadę, ja z niej z pewnych przyczyn świadomie zrezygnowałem, poszedłem sobie na swoje. No chyba nie, chyba po to obrałem pewną drogę, że już nie chcę z niej zbaczać. Czy za dzieciaka byłeś bity? Nie. Czy DSF był spoko, czy od początku było walenie w chuja? Na początku było spoko, ale bardzo szybko już gdzieś tam czułem pismo nosem, że coś tu jednak jest nie tak. Czy oglądasz program TVP Kraków Jedź Bezpiecznie, czy jesteś szeryfem drogowym oraz królem lewego pasa? Czasem oglądam, bo jest to ciekawy program, bo ja się w ogóle mam naprawdę dobrego kierowcę. Dobrego z góry nie oznacza przepisowego, ale są pewne gdzieś tam momentami takie nawet faktycznie dziwne sytuacje w Krakowie, że nawet ja, jako podkreślę dobry kierowca, nie wiem jak się zachować, więc czasem tam sobie sam potrafię na pewne pytania odpowiedzieć. Znaczy jestem na lewym pasie, tak często korzystam z lewego pasa, ale go nie toruję go. Joanna Jędrzejczyk czy Karolina Kowalkiewicz? No chyba JJ. Czy zawalczyłbyś na Gromdzie za dobre siano? Podkreśl jeszcze raz za dobre siano i wtedy powiem tak. Czy wiesz, jak powstało imię Tomasz? Nie mam pojęcia. Ja też nie. Mi nie dało koleżka podpowiedzi. Aha, no właśnie. Kurde, no zostawił nas w niewiedzy. No Tomasz. Zastanawiam się, dlaczego nie walczyłeś z zawodnikami jak Harry, Boniawski czy Overeem. Nie chcieli cię w K1, przecież trenowałeś z legendarnym Ernesto. Dlaczego nie walczyłeś z kimś sławnym? No właśnie, nie dostałem nigdy dobrej propozycji walki i uważam, że przede wszystkim na pewno na nią zasłużyłem. Nie było czegoś takiego, więc nadal mam prawo czuć się nadąsany, obrażony, twierdzić, że może bym kurwa wygrał z całym światem, bo na te walki zasłużyłem, do tej walki doszło. Szacunek ode mnie, ale czy dobrze pamiętam, że kiedyś udostępniałeś post jakiegoś kolegi kickboksera, że to jest prawdziwy twardy sport, a nie jakieś pizdowate ubieranie leginsów i przytulanie się na macie w parterze? Powodzenia w MMA. Czy kiedyś udostępniłeś post jakiegoś kolegi kickboksera, że to jest prawdziwy twardy sport, a nie jakieś pizdowate ubieranie leginsów i przytulanie? To nie wiem, pewnie chodzi o Bartka Batrę, bo on to takie kurwa jego... A możliwe, no to ja jego, pasuje. To do niego tak pasuje, choć muszę powiedzieć, że nie pamiętam, który to był dokładnie filmik, czego dotyczył, więc nie wiem, nie pamiętam tego. No. Czy zajebałeś kiedyś komuś tak, że jak upadł, to bałeś się, że go zabiłeś? No. Właśnie dlatego ja się, wiesz... Boję bić ludzi przykładowo z całej siły, kurwa, jak stoisz na takiej bramce i wychodzi taki, wiesz, no... Typowy frajer, który widać, nie ma nic wspólnego ze sportami walki, bo przyjmuje pozycję do walki, wiesz. No i kurwa, co frajerze, nie? Czyli ręce w dół, broda do góry, a ty dobrze wiesz, że trzeba zrobić inaczej. I już wiesz, że po prostu pierwsze pytanie, wiesz, kurwa, jak tego jebnę, żeby mu krzywdy nie zrobić za bardzo, nie? A to powiedzmy sobie, że tak, po alkoholu włączyła się nieśmiertelność, no i czy, kurwa, samą gadką go nie przekonasz? Nie trzeba go czepnąć, kurwa, no to się zastanawiasz, w jaki sposób, żeby się krzywda nie stała. No powiedzmy sobie tak, no w pewnym momencie widzisz, że też leci na ciebie wariat, może jeden, albo dwóch, albo trzech i też nie będziesz, kurwa, nie wiem, robił light kontaktu, czy kick lightu i bił z kontrolowaną siłą. Kowalisz, bo też właściwie ma pojawiać się jakiś tam instynkt samozachowawczy, walczysz właściwie o swoje przetrwanie, więc pizgasz, kurwa, jak leci, nie? Dostałem czasem przypadkowo osoby, kurwa, ktoś chce cię już odciągnąć, bo żebyś go za bardzo nie dobijał, ale jesteś w amoku, no i powiedzmy sobie, że później się zastanawiasz, mówisz, kurwa, co dalej, nie? Chyba się obudzi. Może. No. Co się stało z panem Dubą? Zapadł się pod ziemię? Macie kontakt? No, wyszedł szczur z kanału. Lisa Ann czy Kendra Last?
Lust? Last? Jak nie wiesz? Ja znam tylko Lizanne. No to konkurentka jest, nie? Ale powiem ci, że chyba Kendra Lust. Tak? No. Co znaczy milf po angielsku w ogóle? Wiesz co, ostatnio mi to ktoś tłumaczył. No właśnie. Znałem nawet, nawet Anita mi moja mówiła. Mama, I like to fuck. No. No ziomek. No. Czy uważasz, że Różal kreuje się na prawdziwego wojownika w social mediach, a tak naprawdę jest ała, nie widzę na oko? Nie, na pewno tak nie jest. Jest w ogóle z dobrym gościem, z dobrym sercem i jest też hardkorowcem, który się potrafi napierdalać. I to, że po prostu kurwa krzyknął, że nie widzi na oko, no bo nie widział. Ja też z nim rozmawiałem na temat tej sytuacji. Mówi Tomek, wiesz jak to jest, no najczęściej w samej walce przede wszystkim nie myślisz o tym, co słychać w kamerach, czego nie słychać. Mało tego, jesteśmy nauczeni walczyć na dużych halach, gdzie zawsze jest głośno, musisz się przekrzykiwać z trenerem, żeby cokolwiek do niego dotarło. No i krzyknął i mówi, że w momencie, kiedy kończył to zdanie, wiedział, że sam sobie strzelił właściwie w stopę, bo prowadzi raz do przerwania walki, ale mał go za fajtera, to, że ktoś nie jest, nie wiem, nie chodzi kurwa, nie niszczy świata dookoła, tylko że potrafi również pokazywać, że ma drugą stronę mocy, dobre serce, to nie oznacza, że nie ma prawa dalej być killerem w samej w robocie walce. Ile walk przed tobą? 10. Dlaczego zakończyłeś współpracę z Ernesto Hostem? Moja mama zachorowała na nowotwór, musiałem wrócić. Właściwie wylądowaliśmy samolotem, przyleciałem prosto z Japonii, może nie prosto z Japonii, bo w Rosji tam i spierdolił samolot, tam poleciałem na Litwę, z Litwy wylądowałem w Holandii. I potem całym turnę, właściwie po mega ciężkiej walce, po mega ciężkiej imprezie po walce, bo to w Rosji wiesz jak to jest, trzeba iść na after i tam nigdy nie ma miękkiej gry. Ja po całym tym turnę właściwie dostałem telefon też od zapłakanego ojca, że moja mama choruje i to bardzo poważnie, że jak się chce ją zobaczyć, to muszę przyjechać do domu. No i wtedy wyjechałem na właściwie spontanicznie z drogi, zapłakany, dzwoniłem do Hosta, mówiłem też co się dzieje u mnie w życiu, co muszę zrobić. Wydawało mi się, że to jest na chwilę, że muszę opanować sytuację tu i wrócę. Ta sytuacja się tak mocno skomplikowała, że my się przenieśliśmy na leczenie do Niemiec, ja tam zamieszkałem, moja żona z Holandii przyjechała do mnie do Niemiec. Tam się urodził mój synek właściwie i życie się zmieniło, więc ja wróciłem wtedy do domu. Do współpracy już nie doszło, nasze relacje się zachowały, ale już nie było wspólnego treningu. Ostatnie pytanie. Nie wierzę. No jest. 400, ile? 59. Czy jesteś czasami pantoflem lub wykonujesz jakieś obowiązki domowe wbrew woli, ale dla świętego spokoju? Kurwa, oczywiście, że nie. Żeby tego brakowało. Ja w domu robię wszystko, co chcę. Sprzątam, gotuję, wiesz. na co mam ochotę. A bardziej na poważnie... To nawet moja żona powie, że nie jestem pantoflem, że jestem kurwa taki butny, że jestem taki skurwysynem niedobrym momentami, nie, że nie chcę sprzątać, nie chcę nic zrobić, że zajebiście ciężko zapierdalam, wiesz, poza domem i że dom musi być dla mnie ustoją spokoju. Nigdy tak nie jest, ale całe życie na to liczę, nie? Także co, drodzy widzowie, mam nadzieję, że zaspokoiliśmy waszą ciekawość. Kamil Janik jest na was wściekły za ilość pytań, które zadaliście. Ale, bo musiał tu czekać. Spokojnie, biorę go na siebie, spokojnie. Kurwa, nie taki wiking straszny, kurwa. Mu zrobię, kurwa, najazd kusari, tak, że się skończy, kurwa. Także co, dzięki. Ja bardzo dziękuję, było zajebiście, nie?